Posiedzenie Komisji Rolnictwa. Odczytam porządek. Punkt pierwszy, omówienie bieżącej sytuacji w rolnictwie. I z tego powodu została zaproszona pani Julia Kucharska, która nam przedstawi najważniejsze informacje. W punkcie drugim, omówienie spraw związanych z gospodarką wodną oraz melioracjami w gminie Dopiewo. Będzie pan Lędzler oraz pan Abramowicz. Są zaproszone. Informacja o pracach Stowarzyszenia Wspólna Przestrzeń, to również będą przedstawiciele stowarzyszenia. Planowany sposób zagospodarowania terenu w Dąbrowce w rejonie w ulicy Komornickiej. Tu chodzi o teren firmy Nickel Development i tam również tak będzie przedstawiciel. Proszę bardzo, punkt pierwszy, panią Warską o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. No, słyszę jak słyszałem. Słyszę się dobrze. Słyszę, ale słyszałem, że gospodarze co mówią, że ziemniaki tak po prostu. Tak. No więc słuchajcie Państwo, jeżeli chodzi o tutaj stan rolnictwa naszego dubieskiego, no to wygląda bardzo nieźle, tak? W tym roku zostało złożone tylko 25 wniosków. Poprzednie lata 140, 180. Dlatego, że już na poziomie wniosku po prostu, żeśmy takiego rolnika niestety już sterowali, że nie dostanie nic. Ponieważ wniosek i protokół, który się składa w tej chwili, jest tak skomplikowaną sprawą, że nawet najmniejsza produkcja jakakolwiek właściwie spowoduje, że dany rolnik nie posiada nawet 30 rolnych spraw. Tutaj apel, prawda, do Izby Rolniczej, żeby to przeanalizowała, ponieważ 500 milionów obiecanych przez Sawickiego na rolników jest fikcją, dlatego że w Agencji Restrukturyzacji nie ma żadnych kolejek, to jest kilka osób dosłownie, które złożyło wniosek, dlatego że ten wniosek tak skomplikowany stworzył niemożność złożenia praktycznie, ponieważ Puławy, Instytut Meteorologii w Puławach nie obserwował suszy na naszym terenie. A my kierujemy się praktycznie suszą wyłącznie przez Instytut Meteorologii w Puławach. Była susza tylko do 15 sierpnia na kukurydza, na zielonkę, ona zniknęła od razu, bo codziennie patrzymy w internet, czy ta susza jest ogłoszona. Niestety na pola kukurydzy, które są u nas dominującą rośliną, niestety tej suszy do dzisiejszego dnia praktycznie nie zanotowano. Jeżeli chodzi o suszę i o to, co się dzieje w tym roku, to ja przez 35 lat nie pamiętam takiego stanu. Ponieważ to, co oni tam do góry chcą, to jest zwykła fikcja, prawda? Pola są bardzo zróżnicowane, naprawdę. Na 25 wniosków, 24 musieliśmy odmowny właśnie załatwić, już na samym brzegu, sporządzając notatkę, że rolnik odstępuje od złożenia protokołu w agencji. Dlatego, że tylko jeden z rolników, który posiada ziemię na terenie, poza terenem, złożył wniosek. Czekaliśmy bardzo długo na wniosek spoza terenu. Jest to obszar kilkuset hektarów, wskutek czego on miał tam zeszacowane straty na poziomie 90%. Jeżeli chodzi o straty, są one bardzo różne, prawda? No co rolnicy chcą zyskać z tych strat? Przede wszystkim obiecali 400 zł do hektara i dlatego tak wszyscy pędzili, prawda, do tych wnioskodawców, aby te komisje te wnioski sporządzały. 400 zł do hektara, jeżeli by miał połowę ubezpieczonych gruntów, 200, jeżeli by nie miał ubezpieczonych. Także też praktycznie rolnikom zależało przede wszystkim na tej dotacji oraz na wnioskach do Agencji Nieruchomości Rolnych, ponieważ tutaj nasi rolnicy płacą ogromne pieniądze, jeżeli chodzi o dzierżawę. No ale niestety nie udało się tych wniosków zrobić, chociaż bardzo chcieliśmy. Po raz pierwszy nie udało nam się zrobić praktycznie, mówię, tylko jeden wniosek. Wszystkie inne niestety musiały być potraktowane o odmownie. I rolnicy wiedzą, na czym to polega, żeśmy im tłumaczyli. Jeżeli chodzi o stan obecny, jest tak katastrofalnie na polach, że wstrzymano siew. Dzisiaj wstrzymałam 10 plantacji siewu, dlatego że siew w tym nie ma w ogóle sensu. Trzeba czekać na deszcz. A poza tym rzepaki w tej chwili, które wychodzą, są kompletnie na niektórych polach niestety łysy. Brak deszczu powoduje, że jeżeli będziemy zaorywać rzepaki, to komisja natychmiast praktycznie będzie współpracowała od nowa. W skład tej komisji w tej chwili wchodzi tam kilka osób, ale de facto wnioski robię wypełniam ja. Czyli wszystko to, co dotyczy tej suszy, wypełniam ja. Tutaj dziękuję także nowo zatrudnionemu panu Łukaszowi, koledze,
który jest ten bystrym człowiekiem, pomogliśmy sobie razem wzajemnie i wie, na czym polegają te rzeczy, bo nie jest pracownikiem dywanowym, nie wiem, czy pracował, bo niemożliwe, żeby po prostu pracownik nowy się, on się znał na tym, wiedział, na czym człowieka, no i bardzo i umiejętnie, prawda, to sprawowanie. Musza się dopiero zaczyna i praktycznie na pewno komisja będzie działała dalej. Czyli zaczynamy apiak od nowa, dlatego że jeżeli będą w tej chwili zaorania plantacji, rzepak i pszenic oliwnej, to praktycznie no, będzie nastąpił no, kompletna zmiana charakteru zasiewu. Bo jak wiecie Państwo, rolnicy od 2015 roku muszą zasiać powyżej 30 hektarów, zasiać 3 rośliny. System dopłat jest bardzo skomplikowany. Właściwie robią go kilku doradców w tej chwili na terenie. Jest tak skomplikowany, że przy takich podziałach, które my mamy, a trzeba te działki wpisać 3-4 razy na danym wniosku, to niektóre wnioski wypełniały się 3 dni, 8 godzin, żeby dostać te dotacje. Dzisiaj otrzymałam formularz, dzisiaj proszę ogłoszono. Jeżeli rolnik nie będzie miał 3 roślin na swoim polu powyżej 30 hektarów, przy czym pierwsze hektary 75%, resztę dwóch roślin 95%. No i oczywiście tak zwanego zazielenienia greening. To są wszelkiego rodzaju różne elementy dotyczą. Najczęściej my siejemy poplony, ponieważ ja rolnikom doradzałam sianie poplonów ze względu na to, że drzewa i rowy, które oni posiadają, a muszą być umieszczone na ich gruntach rolnych, tylko na ich gruntach, nie żadne drzewka, prawda, rosnące i należące do urzędu gminy, te się drzewka nie liczyły, tylko wyłącznie. No niestety często gęsto po tym na rolnicach, prawda, nie ma tego drzewa. I nie spełnialiby tego zazielenienia. Wskutek czego dobrze, żeśmy wybrali właściwie te poplony, no ale nie przewidzieliśmy, że przyjdzie taka susza i że praktycznie tych poplonów nic nie będzie, a jeszcze praktycznie te poplony no, wyczerpały całkowicie wodę z gleby. Także sytuacja na dzień dzisiejszy jest tragiczna, uważam. Bardzo dobre plony dały wbrew przewidywaniom ziemniaki. Szacowali wszyscy, prawda, na niskie plony, a właśnie wręcz odwrotnie. Przyroda jest niedościgniona. 400 kwintali to ziemniaków, 40 ton ziemniaków, to byłam sama zdziwiona. Bardzo dobre wyniki, wbrew pozorom dał rzepak, który szacowali nawet światowi już na 2-2,5 tony, a u wielu wypadkach dał powyżej 3 ton. Właściwa niestety nastąpiła klęska, powiedzmy, na kukurydzy. A kukurydza jest naszym najbardziej powszechną rośliną, no i oczywiście na burakach cukrowych. Buraki cukrowe były w tym, jeżeli chodzi o szacowanie spraw. Mam nadzieję, że Niemcy, czyli opalenica, czyli właściciele niemieccy, ponieważ to właścicielami opalenic są niemieccy rolnicy, 526 rolników, mam nadzieję, że nie zrobią naszym numeru, nie każą płacić kary. I dlatego robiliśmy te notatki, w razie czego jestem przygotowana, prawda, i będą wszyscy podpisywać z komisji, że susza spowodowała ogromne straty w burakach cukrowych. Buraki cukrowe to na poziomie 30 ton to będzie dużo, na trzcielinie to 10 ton, 20. A muszę Państwu powiedzieć, że dopiero średni plon za ostatnie 3 lata to 63 tony z hektara. My mamy najwyższy plon w województwie wielkopolskim oraz w ogóle Niemców pokonaliśmy na Trójmiastach. Czyli to są najwyższe plony. Rolnicy nie są przyzwyczajeni do tak niskich plonów. Dlatego też, no nie wiadomo co zrobią, zaczęła się kampania. Kampania została przedłużona, miała być od września, została przedłużona, ponieważ wiedzą, że buraków będzie bardzo mało, ale jest też druga strona medalu, jest bardzo dużo cukru. Ponieważ tam, gdzie jest susza i burak jest mały, to cukru jest, prawda, ogromne ilości. Zawsze jest tak, że jest mało, to jest oczywiście skondensowane. Nie wiem, jak potraktuje cukrownia, prawda, rolników naszych polskich, czy nie będą płacić kar umownych, ponieważ każdy z rolników dostaje dotację dodatkową do buraka cukrowego. Oprócz dotacji podstawowej 178 euro na dzień dzisiejszy,
prawda, te dotacje zostały dzisiaj wydrukowane. Właśnie sobie skopiowałam z Agencji Restrukturyzacji. Jest cała pula dotacji, którą otrzymuje w tym roku rolnik. To jest dla nas zupełna nowość, zarówno dla doradców, jak i dla rolników, że mają tak skomplikowane systemy siewu. W tej chwili do płatności do ziemniaków 1408 zł, do buraków 2151 zł. Kto ma, kto tu ma buraki, to pewne linii ma, mogą powiedzieć, że 2141 zł. Znając z latami poprzednimi, jeżeli chodzi o dotacje 50 zł do opony, gdzie każdy rolnik miał limit buraka i dostał 50, jest to bardzo mało. Bardzo mało. Jest to straty ogromne, około 50% mniej, jeżeli chodzi o dotacje, ponieważ dotychczas był tak zwany limit dla tony 50 zł. Bardzo, że tak powiem, no niestety Unia oszukała rolników, którzy zasiali lubiny, ponieważ miało być 236 euro na początku, dzisiaj niestety jest, dzisiaj się przeczytałam, 422 zł. Czyli obniżono dotację o 100%. Prawda? Tak. Kiedy, jeżeli chodzi o dotację jednolitą, to dotacja normalna wynosiła około 1000 zł, 980, w tej chwili to jest 453 zł oraz płatność za zazielenienie 304 zł. Jeżeli ktoś nie zrobi zazielenienia, to już przychodzą decyzje z agencji o umniejszeniu dotacji. Nie uznają to za karę, ponieważ rolnik nawet mógł nie wiedzieć, że takie zazielenienie wejdzie, ponieważ ustawa o zazielenieniu weszła w marcu, a rolnicy już dawno zasiali, prawda? Bo zazwyczaj rośliny się dzieje na jesień, o czym agencja i Sawicki pewnie zapomną, że rośliny przede wszystkim się. No i dlatego wielu rolników te 304 zł nie dostanie, tylko dostanie 453 zł na dzień dzisiejszy oraz płatność dodatkowa, która jest na tych wnioskach. To jest tak zwana 171 zł, to jest tak zwana płatność do, od 1 do 30 hektarów. Także to też jest, jak ktoś ma 1000 hektarów, to tej płatności nie dostanie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tylko od pewnej do pewnej, tylko do 30 hektarów. Tak? Czyli praktycznie rolnik otrzyma o 200 zł, uważam, dotacji mniej w tym roku, bezpośredniej. Jest płatność dla młodych rolników, owszem, do 40 roku życia, 258 zł do hektara, uważam, że to jest zupełnie, ale także jest ograniczenie, prawda, hektarowe do 50 hektarów, no i płatności do zwierząt, czego nigdy nie było. W tym roku ta płatność wynosi 261 do bydła, do krów 314 i do owiec tam 116, my owiec tutaj nie mamy, tak? Czyli praktycznie, no, jeżeli chodzi o bydło, to my praktycznie tego bydła nie mamy. Także wszyscy rolnicy, którzy tutaj na terenie dopiewa, to mają przede wszystkim produkcję roślinną. Bydło to są naprawdę pojedyncze, trzeba ich jak skansen już tutaj rolników chronić, dmuchać, kuchać, ponieważ uważam, że powinny być jakieś gospodarstwa, które mają bydło, dlatego że no, obozy nie ma ogólnika, prawda? Nie, sami nie wykończają. No sami wykończą, no, prawda, tak. Mleczne te kwoty... Kwoty mleczne, proszę Państwa, rolnik zapłaci w tym roku ogromne pieniądze za przekroczenie kwot. Ja uprzedzałam każdego z moich rolników tutaj na terenie Dziewa, żeby nie przekraczał tych kwot, w żadnym wypadku. Żeby wylewał, dawał prawo, nie wiem, sprzedawał sąsiadom, ale nie wiem, co robił. Naprawdę, tak, nie przekraczać kwot. Przekroczenie kwot mlecznych powoduje ogromne straty w gospodarstwie i na pewno Unia egzekwuje te pieniądze. Tak. To nie ma to, że nie. Nie ma to, że jest susza, że jest. Po prostu już w tej chwili przysyłać z agencji, że ma zapłacić rolnik 50 tysięcy za przekroczenie kwot mlecznych. Może jedynie zrobić co? Może jedynie rozłożyć na rachunek. Trzyletnie. W pierwszym roku, w drugim i w trzecim. Gdyby nastąpiła susza, w dalszym ciągu, prawda, będzie, bo teraz będzie dopiero susza, uważam. Teraz będą dopiero rozgrywki na polu. Co zaorać, a co zostawić? Na poniesione nakłady na rzepach w granicach 1500 zł już poniesione, ponieważ nasiona z rzepaku są ogromnie drogie. Oprócz tego dokonany oprysk spowoduje, że wielu ludzi nie będzie wiedziało, co zasiać. Będzie czekało znowu, prawda, do... Przepraszam, nie wyłączyłam telefonu, nie będzie miała po prostu co zasiać. Także musi nastąpić jakiś proces inny, wymyślenie jakichś roślin,
jakichkolwiek innych roślin, które dałyby poczucie, no i chociaż zyskanie tych dopłat, które będą w 2016 roku. Jeżeli chodzi o system zazielenienia, jest taka sytuacja, że no co zrobić, prawda? No wszyscy się zastanawiamy, siedzimy i zastanawiamy się, co zrobić, żeby wyjść na to jak najmniejszym. No nic nie zrobimy, dlatego że proszę Państwa, no jeżeli jest pył, sianie, to zaprzestałam w tej chwili 10, 11 gospodarstw, nie wyszło 10 siać. Nie wyszło, to nie ma sensu. Trzeba czekać na deszcz. Dlatego że jeżeli nasiona leżą w glebie, to jest bezsensowne sianie. To jest po prostu tragedia na polach i koniec. Zobaczymy, co będzie dalej. No, miejmy nadzieję, że we wtorek wszyscy patrzą. My mamy 16 jako Sielinko, mamy 16 stacji. Nie wiem, dlaczego Puławy nigdy dogadały się z tymi, z naszymi stacjami, bo my uważamy, że susza jest taki, suszy jeszcze nigdy nie była. Co dwa lata jest susza praktycznie, albo druga to susza. Taki suszy uważam. Ale oczywiście jest to punktowo. Niektóre pola, rolnicy powiedzieli, no, że akurat padał tam deszcz, spadł, no jakoś tam wyrosły wreszcie. Najgorsza sytuacja wygląda w kukurydzy i tutaj są kukurydza, proszę Państwa, ponieważ wszyscy myśleli, że kukurydza, jak nie ma tej kukurydzy, to cena wzrośnie. Nic z tych rzeczy. Cena maleje. Ponieważ to jest światowy trend, kukurydza jest dobra, urodziła Stanów Zjednoczonych i od tej firmy zależy, czy oni będą sprzedawali tą kukurydzę, prawda, nie my. Na pewno nie ma kukurydzy w całej Europie, na pewno, bo Niemcy w tej chwili jeżdżą po naszych rolnikach cały zawód i skupują całe pola na pniu po 5 tysięcy za hektar. Jest to bardzo dobra cena. Rolnicy dlaczego dają? No bo tego, że nie mają czym paść krów swojego bydła, a swojego bydła na pewno nie zlikwidują. To my możemy bydło zlikwidować, ale nie oni nigdy, bo oni nastawiony są wyłącznie na produkcję. U nich produkcja to jest podstawa. Tam nie może być nic nieprodukowane. Tam się produkuje wszystko, od samochodów do produkcja. My natomiast jesteśmy krajem najemników. Pracujemy jako wykonawcy i musimy robić to, co oni sobie życzą. Czyli praktycznie musimy powiedzieć jasno i otwarcie, że oni nigdy nasze kukurydze wykupią w pień, bo już teraz dzwonię do mądrych, nie sprzedawajcie kukurydzy, ponieważ nie ma czym paść krów. Na południu Polski krowy są wybijane. W tej chwili bydło jest wybijane, no nie ma czym ich paść. Tutaj na przykład, nawet gdyby Zapała tu przyszedł, tak, Zapała ma 30 krów, nawet gdybyśmy mu stwierdzili na opalenicy Małątki, nawet byśmy mu tam stwierdzili po 50% sprawy, napisze ci tu 60, to nie ma znaczenia już, po prostu tej paści nie ma. No ale ten wniosek, który jest tu złożony, no nawet gdy napisze mu 50, no i tak mu nie wychodzi 30% sprawy. To jest tak źle skomponowany wniosek, po to tylko, żeby rolnicy to nie dostali. To jest tak, dać, ale nie dać. To jest tak tutaj, dać dopłaty na początku, wszyscy siali lubiny, strączkowe lubiny były bardzo drogie, nasiona były, poszły astronomiczna cena, bo każdy myślał, że dostanie 236 euro, a tu nic. Tu dostaje 400 euro. Tak. I tak samo z burakami wygląda. Tak. Czyli na pewno dopłaty, jeżeli chodzi o dopłaty, bardzo się zmienią. Jeżeli chodzi o status, no bardzo, ludzie muszą naprawdę teraz rolnicy zacisnąć pasa i zastanowić się naprawdę, które plantacje zaorać, a które nie. Plantacje nasze, niektóre są bardzo duże. My mamy gospodarstwa, prawda, od 15 hektarów, 640 gospodarstw. Połowa to jest małych właściwie. Część to są ludzie, którzy właśnie kupili tę ziemię, nie wiadomo skąd przybyli. Stracili dotacje, bo nie wiedzieli, że są tak wielkie zmiany w dotacjach. Czyli każdy, kto się nie interesuje własnym polem, tylko sobie tam założy i zasieje, no bardzo dużo straci w tym roku. A część ludzi, właśnie te 250 osób, to są ludzie o najwyższym poziomie rolniczym, prawda? Tu nie ma wyższego poziomu. To jest absolutny, prawda, tutaj wyżyna, jeżeli chodzi o rolnictwo. Także ci ludzie zastanawiają się, od 3,5 tysiąca hektarów, prawda, mamy tutaj tam włoscy spółdzielnie, prawda, poza terenem gminy. No 1000 hektarów, 500 hektarów, bardzo dużo ludzi ma taki teren, tak? No to są milionowe sprawy. To sobie, jak oni się podniosą, z tego nie wiemy. I jeszcze do tego dochodzi, prawda, w następnym roku dochodzi no, ta sprawa tych dotacji przeprosin. Bo gdyby tej przeprosin i poplonów nie było, no to ludzie by coś tam zasiali na tą wiosnę, prawda? A teraz się zastanawiają, co mają zasiać.
2000, w którymś tam 11 czy 13 roku jechałam z Przesłużewo i kwitł rzepak. 6 grudnia rzepak kwitł. Czyli całość, po prostu w tej chwili system, całość siewu, zupełnie spalinowane, nic do rzeczy, żadne terminy. Tutaj trzeba patrzeć wyłącznie na sposób, na pogodę. Czyli jest ten deszcz, siejemy. Nawet jeżeli termin siewu jest opóźniony o wiele, 2-3 tygodnie, nawet o miesiąc, niestety musimy czekać, ponieważ straty, które spowodują, że zasieją to, a nic nie staniało, prawda, ani rzepak nasiona, są bardzo drogie. Obniżono także, Agencja Rynku Rolnego obniżyła także, także dotacje za nasiona. Dotychczas było to 100 zł do hektara, w tym roku obniżyli do 80. Także obniżają praktycznie. Na Łubiny było 160, w tej chwili jest 130. Czyli po prostu obniżają, z roku na rok są ciągle te dotacje. Czyli jest to rok, powiedzmy sobie, przełomowy. No ale jak to zazwyczaj bywa, przyrodzień z nimi, nie zawsze się jakoś tam wyrówna, prawda, już to bywało nie raz. Ale takiej suszy ja nie pamiętam. A uczestniczę w komisjach suszowych od, nie wiem, 30 lat, bo tutaj komisje pierwsze chyba były co 2 lata, mniej więcej, albo mrozy, albo suszy, albo mrozy, albo suszy, i tak bez przerwy trzeba decyzję podejmować. Ręce mi drżą, jak mam decyzję podejmować. Ja krótko ci powiem, bo pochodzę z rolnictwa, ale to bieżąco. Nic nie zrobi ten rolnik, bo przecież w grudniu nie wyjdzie siana, gdzie kiemistowanie w noc. Ludzie, handlę, w mrozie, gdzie się, to te ziemka, to co, do wiosny będą leżeć w tej ziemi? No, także to jest niemożliwe. Praktycznie jest niemożliwe, także wszystko przesuwamy, jeżeli będzie. A drugie sprawa, tak powiem, że troszeczkę wina rządu, no, bo nie umieją gospodarować, nie umieją wybronić. Te dupniki siedzą przy tych PSL-owcach, tam przy tym wszystkim, co jest. Oni patrzą tylko w własne stołki, a pogrążyć naszych rolników i naszych ludzi, co pracują na roli. No, mama, jak to my płacimy kwoty, tak jak mój tam siostrzeniec płacił, 6 tysięcy zapłacił za to, żeby miał więcej mleka. Kurczę, to... A no, my to wydawaj za darmo, ten tylko nie wykazuj tego ludowi, ponieważ nie jest, może. Jest jak jest, proszę Państwa, wiadomo jak jest. No jeżeli trzeba będzie zaorać rzepaki oraz pszenice, które zostały zasiane, one po prostu nie są. Przyjdzie taka bieda. Będziemy musieli to zaorać i coś wymyślić na wiosnę, prawda? No przede wszystkim wszyscy kukurydzę, no, ale niestety nie kukurydzę. Na wiosnę trzeba będzie się przyrobić, żeby dostać się dotacji, prawda? Przywiozą się za obu. Czyli albo trawy, nie wiem, albo trawa, albo trochę spliska, albo nie wiem, nowczyk. Ja już kombinuję wszystko. Szukam roślin, które wytrzymają suszę. Szukam po prostu takich roślin, nawet egzotycznych, które wytrzymają suszę. No ale niestety zobaczymy, jak to będzie. Ale ściany zauważyłem przez 16 czy 18 lat, że to przesunięcie nigdy nie nastąpiło. No. Chyba dlaczego? No. Bo od 16 lat kwitnięcie jabłoni, kwitnięcie, wszystko poszło do tego, a rolnicy przychodzi 20 sierpnia i wszyscy sieją. No bo rolnik wielkopolski się i tu jest błędne, moim zdaniem, jeśli Państwo na chwilę tego, że i później przed rozpoczęciem zimy rzepak jest tak wysoki, dokładnie. Zaczyna się pleść, zaczynają się choroby, zaczyna się wszystko. I wtedy wszyscy narzekają. Tak. Ale jakby on opóźnił sianie, bo już zimy takiej listopadowej czy październikowej nie ma u nas, na naszym terenie. No, ale może wszystko by było, no to tak samo jak może być susza i wszystko. Ale proszę Państwa, dlatego też mówię Państwu, że wszyscy decydowałam na wielu polach opóźnienie się od 2 tygodni. Dlatego, że w 2013 roku rzeka kwitko, widziałam skórze 6 grudnia. Zrobił to śnieg. Tak, duże plantacje zostały opóźnione od 2 tygodnie. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, na to, nie możemy dostać, zobaczymy, jak będzie sprawa wyglądała dalej. Czy dalej ta komisja będzie obradowała, czy nie? Naprawdę tak, chyba no, tam my właściwie robimy, te 2 osoby robi, a reszta ludzi praktycznie powinna być, ten pan powołany. Wnioskuję o powołanie tego pana.
właśnie tego Łukasza do tej komisji, bo wie, na czym już to polega. Nie chcę tam wszystkich innych zajmować, tych pięciu, którzy w tej komisji są, bo po co, prawda? Jeżeli my to sobie możemy zrobić sami i rolnicy przede wszystkim, którzy jeżdżą po tych polach. Dalsza sprawa. No, proszę Państwa, no co jest? No, ponieważ płacimy, uważam, że jeżeli płacimy już za wszystko, te kary, prawda, za mleko kary, za limit buraka kary, no musimy te wszystkie produkty ładnie, cudownie wykorzystać na terenie naszej gminy. Tak sobie pomyślałam, byłam w różnych rejonach kraju, byliśmy, zwiedziliśmy i praktycznie, tak jak Pan Nowele zrobi tutaj miód, uważam, doskonały, to powinien być absolutnie wykorzystany na terenie i dany naszym dzieciom. Jeżeli mleko produkowane jest bardzo mało gospodarstwa rolnych, to powinny być mleko maty w szkołach, bo tylko mleko enzymatyczne, mleko niepasteryzowane daje dzieciom możliwość rozwoju. I dawno te matki widziały 30 lat temu, a teraz zapomnieli wszyscy, bo tylko mleko niepasteryzowane, schłodzone z naszych gospodarstw. Pełno ludzi siedzi w domach, gospodyń domowych, pełno siedzi, nie ma co robić. Nie macie jak robić kanapek, to my Wam zaproponujemy najlepsze kanapki na świecie, z najlepszego chleba, które piecze Nowaczyk i nasze tutaj piekarnie. Zrobimy Wam takie, kobiety zrobią w każdej stołówce takie kanapki, że dzieci będą łykały je co rano. Łykały i piły z lekomatu nasze mleko. Bo jeżeli Zapała zapłaci mandat za to, że produkuje mleko, jest to uważane największą hańbą. Dlatego, że nasze dzieci powinny pić mleko nasze, nasze produkty, kobiety powinny wrócić do marki, bo ja sama tą markę kupowałam od mojej sąsiadki, tak? A one dzisiaj siedzą w tych domach, nie mają co robić praktycznie i pytają się, kiedy wreszcie będą siali pietruszkę i markę. Wrócą do tej marki i pietruszki, tylko trzeba mieć zbyt na to. Jeżeli będą miały pewność, uważam, że powinna powstać stołówka gminna. Gminna stołówka prowadzona otwarta, przestrzenna, prowadzona przez kobiety na wsi. A dlaczego mówię o kobietach? Na wsi, bo muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj nasze kobiety, tutaj z naszej gminy dopiero, zdobyły pierwsze miejsce w najlepszej zupie w Polsce. Panie z Cielina wywalczyły pierwszą nagrodę w Warszawie, zdobyły ogromną nagrodę oraz pan Grzyb zafundował im wyjazd do Brukseli. Dlatego też takich zup jak one pieką, takich wybiegów, takich kanapek, jak robią kobiety na wsi, to żaden katering nie zrobi. Więc ruszcie wreszcie te głowy i zacznijcie produkować i korzystać z tego, co mamy. Bo inaczej nie będziemy mieli ani krów, ani świn. Od 1 stycznia 2016 roku rusza sprzedaż bezpośrednia. Dzisiaj, proszę Państwa, od 1 stycznia 2016. A mamy sprzedaż bezpośrednią od 100 lat. Czyli ja pracuję w rolnictwie, 37, to ja kupuję zawsze. Sprzedaży bezpośredniej. Od jaja, kury, marchew, od mojej sąsiadki, zawsze. Moje dzieci wiedzą. A teraz mamy, proszę Państwa, sprzedaż legalną. Więc proponuję tutaj Komisji Rolnictwa, ponieważ sprzedaż do określonej ilości od 1 stycznia, dzisiaj dopiero pokazało się to, jeżeli ktoś, na stronach agencyjnych, dzisiaj, to jest najmniejsza nowość. Czy mogłaby Pani zrobić zero, że tak nie, proszę, że będę to komisja rolnictwa jest nieprzygotowana. Skutek czego? Tak, druk, jeżeli druk będziecie Państwo produkowali w naszych gospodarstwach rolnych, a moja sąsiadka mówi, tak, ostatnio namówiłam ją na produkcję drobiu, prawda, bo mówię, siedzisz kobieta w domu, patrzysz do okna, weź kurki, zacznij wreszcie hodować, ja od ciebie kupię ten druk, a ja widzę, jak ci młodzi kupią tej Biedronce, te trujące rzeczy, to normalnie można paść tylko. Przecież my mamy najwięcej dzieci w województwie wielkopolskim. Dlaczego? No ja tak maluję. Wszystkie kobiety na wsi natychmiast zaczną uprawiać druk. No. Tylko musicie je kupić. Jedyna wartość. Druk kaczek trzeba 2,5 tysiąca, to wszystko pisze. Zajęczaki, kaczki, zwierzęty łowne. Mamy puste masarnie. Pan Michalak, proszę Państwa, 25 lat temu ja robiłam wielki konkurs. Tutaj, jeżeli chodzi o konkursy, były na 500, na 600 osób, 3 dni trwały pokazy żywienia oraz pokazy, no nie tylko, pan Nowaczyk wreszcie tam wtedy chleb nam dał, to było oczywiście 500 ludzi było na pokazach i 150 osób siedziało w gospodarstwie, pana Więckowicza siedziało przy stołach.
tiry przyjeżdżały z różnymi wyrobami mięsnymi. Dlaczego my nie uruchomimy zwierzyny łownej? Przecież tyle jest tej zwierzyny. Zwierzyna łowna i w ogóle dziki i tak dalej, jelenie są najlepsze mięso, jakie w ogóle może sobie wyznać. Nie ma lepszego, ono jest bezpłuszczowe, doskonale badane. Jeżeli dwa razy badamy na głośnicę, to powinno być absolutnie jedzone. Także wróćmy naprawdę do tych, tylko zróbmy coś dla tych ludzi, żeby oni zaczęli ruszać. Żeby oni po prostu zaczęli coś robić. Te kobiety, ponieważ mężczyźni, ludzie są całkowicie zajęci. Tak? Oni na pewno nie ruszą się nawet na oko, oni są po prostu zajęci swoim gospodarstwem i swoją fabryką. Czyli od pierwszego rusza i proponuję, żebyście Państwo tutaj no zrobili tak. Ponieważ jeżeli nie tylko produkujemy, prawdopodobnie każdy rolnik będzie mógł sprzedać do 7 tysięcy złotych, ale tego nie wiemy właśnie. Do ilu? Propozycja mówi nawet do 600 tysięcy. No co może rolnik produkować produży bez końca 600 tysięcy, tego nie wiem. Bo nie doszłam? Nie, proszę pana, 600. I dlatego nie wiem, jeszcze sobie nie mogę tego uzmysłowić, co ja mogę produkować z gospodarstwa. Rocznie, bo tak? Nawet chyba handlować i klepać. Proszę powiedzieć. Rocznie czy miesięcznie? Rocznie, od 7 do 600 tysięcy. Tym ustawę napiszę dzisiaj. No jest prawda, to 600 tysięcy. Nie, nie pomyłka, bo już to... prawdopodobnie jest to robione dla małych zakładów przetwórczych, które będą produkowały wino z własnego gospodarstwa, a niestety 600 tysięcy one sobie zarobią. Olba soki jabłkowe, prawda? Na przykład z gospodarstwa można sobie robić. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju z dnia 29 grudnia 2006 roku, zmiana dzisiaj wyszła. Do rozporządzenia w sprawie sprzedaży bezpośredniej. Dzisiaj to wyszło. Wszyscy rolnicy będą sprzedawali bezpośrednio, tylko wszyscy mają na terenie gminy dzieci mają ziemniaki, trzy rzeczy. Ziemniaki, bo są najbardziej wartościowe gotowane, mają je śledzie, nasze polskie, ponieważ omega 3 absolutnie pobija wszystko, co tylko można, oraz kapustę kiszoną, a nie cytryny. Dlatego, że kiszony, proszę Państwa, u dzieci powodują niesamowity rozwój bakterii pozytywnych. Dawniej nasze dzieci to jadły, teraz jedzą przetworzone towary, które kompletnie nie nadają się. Kompletnie nie nadają to. Nie ma mleka kwiatowego, nie ma nic. A mamy tak dobrych producentów chleba, słuchajcie, i wszystkiego, że powinniśmy ruszyć się i po prostu te kobiety zmobilizować. Ja je zmobilizowałam, żeby produkcyjstwo musicie załatwić zbyt. Czyli trzeba ruszyć rynek rolny. Tu, ale trzeba to nie musi być taki rozwój, wystarczy jeden drugiemu powie idzie tego tamo jajka z wolnym wybiegiem. Dokładnie. Już pasuje. Tak. Wystarczyło, że 100 kur pani miała w zakrzewie, 100 kur produkowała, no, która kupiła, wystarczyło jeden dzień, żeby pani w produkcji kupiły każda. Przyjeżdżały do nich. Ostatnio dzwoniła do mnie pani z Dopierca. No chwała jej za to, że jedna młoda kobieta, 30-letnia mama, dwoje małych dzieci i prosi o mleko kozie. Szukałam tego mleka koziego na całym gminie i się dowiedziałam, że kozy ma mój sąsiad w Zakrzewie. No, mają. Właśnie, a ponieważ dzieci były pobre, maleńkie dzieci. Ale mówię, dlaczego pan nie kupuje tego mleka w sklepie? Przecież Piotrze i Pawle, proszę pani, jest świeże mleko kozie w sklepie. I może pani kupić wszędzie. Ale ta mądra kobieta do mnie odpowiedziała, nie proszę pani, ja chcę mleko niepasteryzowane, niepaczkowane, bezpośrednio z hodowli. I ma rację. I ma absolutnie rację. Tylko trzeba po prostu do wszystkiego tego wrócić, żeby do nasze dzieci były zdrowe. Ja zrobię takie krótkie pytanie. Czy do tych znaczy bezpośredni, że są pani bezpośredni? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki oraz sposób zapisu, według tego, co dzisiaj przeczytałam, bo to są pierwsze wiadomości, które mogę wam podać, prawda? Na przykład, już sobie tu obliczyłam nawet, ile zapała, jakby zapłacił mandat, nie do tego, nie dać tej Unii, tylko dać naszym dzieciom do tego, to już sobie liczyłam, że on może wykarmić 35 dzieci. Z jednego, bo dlaczego ci jakiś produkuje kupę mleka? Ale w sprzedaży bezpośredniej może sprzedać tylko 1000 litrów tygodniowo. Widzicie Państwo? Czyli musi mieć więcej gospodarstw, które mogą kupować na przykład szkoły, postawić mlekomaty, tam postawić mleko schłodzone, rano schładza i o godzinie tak 4 do 5 i o godzinie 8 do mleko jest w szkole, dzieci je piją schłodzone mleko. Tak?
przerwę na chwilę, bo przy sprzedaży bezpośredniej w pierwszej chwili musi być załatwiony numer weterynaryjny. To wszystko. Zaraz przyjeżdża, jak będzie numer weterynaryjny, zaraz przyjeżdża kontrol. Muszą być ściany do wycia, sufit do wycia, odprowadzenie wody, ciepła woda, specjalny kąt i wszystkie. To ja idę? Wszystko. Do sprzedaży bezpośredniej. Proszę Państwa, według tego, ja na razie nie wiem, mamy 14 spotkanie z tym szefie, mamy i się zapytamy, tam jest przedstawiciel Izby Rolniczej, tak, o 14, o 13 godzinie z tym szefie, Izba Rolnicza i tak dalej będzie tam. Rysiu, każdy jeden rolnik ma numer weterynaryjny podany. I nie ma takiego czegoś, Rysiu, że trzeba co załatwić, bo po prostu masz każdy jeden rolnik, jeżeli potrzebuje. Bo ja miałem przykład, że sprzedawałem zboże i mi firma mówi numer weterynaryjny. Oczywiście, pan tak powie, ma rację. Pójdzie zboże na... Ale tutaj wchodzi, rozumiesz, i zaraz ci powiem. My mamy sprzedaży. Gospodarstwo jest co innego. Numer musi być ten, sprzedaży bezpośredni i numer weterynaryjny pasieki. A dlatego, że to jest produkt spożywczy. Proszę? Ale, proszę pana, pisze wyraźnie, że sprzedaż bezpośrednia, panie Bawarze, to nie tylko z pana gospodarstwa. Pan może mieć sprzedaż. I masz a ja mogę sprzedawania tego. Jest taka wypuszczana opinia. Cała rodzina może sprzedać, tak? Jak to wygląda od strony fiskalizmu, od strony... Tak. Jeżeli chodzi o stronę fiskalnej, prawdopodobnie ma być to 2%. Na dzień dzisiejszy z tego to 2% od obrotu. Tak? A jak będzie zapisywane? Wszyscy mówią, no Boże, czy tak jak książki do Unii, nie? Kasa fiskalna? Nie, proszę Państwa, nie. Zobaczycie? Nie. Nie będzie żadnego importu. Będą normalne zeszyty, prawdopodobnie. Bo Sawicki może tutaj, poszli tutaj PZL, dlaczego? No bo PZL nie istnieje już właściwie, nie? Praktycznie go nie ma, więc musiał coś zrobić. No to no, prawdopodobnie zeszyt zwykły, który będzie wpisywany. Ja jestem, produkuję dwa jaja, sprzedaję panu, piszę dwa jaja, 15, tyle i tyle, tyle. I potem miesiąc podliczam. I na końcu miesiąca, ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie tego nie wyobrażam. Bo przy jajkach to ja sobie tego wyobrażam, ale przy łowku, zwierzyna, czy królika, czy chola, przy kurach, to za diabła, no ale to nie ważne, proszę. Nie, ale to od sztuk. W tym kraju sprzedaje się alkohol 30 lat i nikt nie patrzy. Jeżeli pojedziecie Państwo tutaj do Szyleniawy na wielką wystawę rolniczą, która odbywa się co roku, na każde święta robią tam wielkie wesele, jest fantastyczne imprezy, to tam rolnicy nasi sprzedają już nalewki od 100 lat. 100 lat się sprzedają i nikt nikomu nic nie zrobił. Także to jest piękno, w ogóle nie sprzedają, także to co to jest tylko udokumentowanie tego co istnieje. Ale tutaj jest dosyć istotna sprawa jest taka. Ci, którzy mieszkają gdzieś tam w pobliżu, to wiedzą, że ten sprzedaje jajka, powiedzmy, tamtego można kupić nawet świnie i tak dalej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, spora część ludzi, szczególnie w tej chwili tych napływających, oni się nie orientują, gdzie można, a poza tym jest tego mało, bo szkoda, że wie, no, kto sprzedaje mleko i ser. No nie, no ser sprzedał kilka bez nazwisk, ale tak. I nie ma tego dużo. Bez pozoru nie ma tego dużo. Poza tym to jest też kwestia skali. Jeżeli tam ktoś sprzedaje tych jajek sobie tam, nie wiem, 100 dziennie, no to nie jest skala duża, czy kilkadziesiąt dziennie, powiedzmy. Ale jeżeli chce produkować tych jajek więcej, żeby tam, powiedzmy, obsłużyć okolice, no to już jest inna skala i czy to też tak samo właśnie z tymi opłatami. Zaraz panu odpowiem na wszystkie te pytania. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo na przykład takie rozwiązania, czy w ogóle przewiduje się takie rozwiązania, które mnie się podobały przy takiej bezpośredniej sprzedaży w innych krajach, na przykład tak jest, Danii, w Niemczech, tak, czyli tak zwane wystawki na zewnątrz. Tak. Oczywiście. Ziemniaki, jabłka i przejeżdżający zabiera sobie tam worek tego, właśnie tam 5 koron, czy tam ile tam akurat było, jedzie dalej, to jest kwestia uczciwości, ale czy to w tym kierunku również zmierza? Proszę Państwa, proszę sobie zdać sprawę z tego, że myśmy tutaj na terenie Dopiewa kiedyś mieli ogromne ilości mleka. Pan Danielewski woził transportami tego mleka, codziennie zbierał. Ludzie może nie pamiętają, bo tu nie mieszkają, a myśmy tu pracowali od wielu lat. Kowalczyk woził przecież. Kowalczyk woził, tak, Danielewski, bo wszyscy wozili, nie mogli nadążyć na tego mleka, tyle świń i tyle krów było. Teraz, proszę Państwa, niestety nie ma.
jeżeli dalej będziemy tymi samymi kategoriami myśleć, to pani Trybusiowa, która robi sobie od wielu lat i nie może ich sprzedawać do sklepów, tylko sprzedaje w sprzedaży bezpośrednio już dawno, wszyscy rolnicy, których ja znam, nawet nie z naszej gminy, sprzedają doskonałe sery, które robią we własnych gospodarstwach. Przykładem jest pan, tutaj znasz Moskal, nie? Genia kucharskiego z Kraszczewa. Od 30 lat ten pan sprzedaje sery, gospodarstwo 8 ma hektarów tylko. 8 hektarów, tak, my go doskonale znamy. A produkuje sery od 30 lat pod egidą innej firmy. I ta firma ostatnio niestety wygrała jako najlepszy ser w ogóle w Wielkopolsce. I oni są po prostu, teraz nie wiedzą co zrobić. Bo Geniu Kucharski musi zlikwidować produkcję. Już zaprzestał, powiedział, że ma dość. Dość ma produkcji w Polsce. On produkuje 300 litrów dziennie ręcznie, na dwóch maszynkach, ręcznie, takich zwykłych, od 30 lat. Dorobił się przepiękne obory, ma 20 krów miał i z tego produkował, od wielu lat on produkuje. On go zna. To jest doskonały rolnik, możemy nie w naszej gminie, ale tego znamy od wielu lat. I on mówi zawsze, jak jedziemy na wycieczki czy gdzieś na zwiedzanie gospodarstw, to mówi, macie mój ser, zobaczcie jak on smakuje. To jest ser, który jest sprzedawany pod egidą innej firmy, bo ja nie mogę firmować własnym nazwiskiem. Więc wreszcie teraz on będzie mógł firmować własnym nazwiskiem. Tak, wreszcie też. Samo będzie tu sprzedawać. No niestety już może No, także wielu naszych gospodarstw, jeżeli Państwo nie damy bodźca w tej gminie komuś, że ma produkować, pani Trybuś, pan Sapała, który został, to będą płacili ogromne kary do Unii. Nasze dzieci nie będą korzystały z tego. My damy im szansę, damy im wszystko, a skarbówka ich zniszczy i my będziemy odpowiedzialni. Nie. Proszę pana, ja sądzę tak, spróbować można, wątpię bardzo, że wszyscy będą spisywali tyle kurczę sprzedani, bo nigdy chyba w Polsce tak nie było. Dotąd działają doskonałe winiarnie w Polsce, doskonałe działają przetwórnie soków owocowych, oczywiście przy własnych gospodarstwach, bo ja mówię tylko o małej przetwórni, ale doskonałe działają i nikt nikomu nie zrobił. Oni muszą coś zrobić, proszę Państwa, ponieważ cały naród świadomy, mam nadzieję, że młodzież jest narodem świadomym, nie kupuje rzeczy paczkowanych w Biedronce, tylko kupuje normalnie od gospodarza. A tych gospodarzy jest coraz mniej. Ponieważ mamy ogrom ludzi, którzy się wprowadzają do nas, no i widzę, oni by na pewno kupili te rzeczy, bo wystarczyłoby tylko w Dąbrówce postawić stragan, no to tam się biją o te kury, kaczki, kur, nie wiem co tam jeszcze, króliki, czy to tam cholera idzie, jeszcze jaja, ponieważ każdy, proszę, chce jeść zdrową wszystko, prawda? Czyli to jest no jest sobie jajko żółciutkie, a jest takie blade, jak gdyby... Dokładnie, ale pani przewodnicząca, jeszcze, pani, ja się cieszę, że pani promuje polską żywność i tak dalej, bo prawdopodobnie mało kto wie, że jest dopiero pszczelarz, rewelacyjny pszczelarz, który sprzedaje mleczko pszczele i zdolność po prostu się tak poprawiła, że mężczyźni 80-letni po prostu płodzą dzieci i tak dalej. Namawiam do tego sprzedania mleczko pszczele. Oszalałem, jak pani mówi, że w Biedronce niedobre, jak pani premier mówi, że jest wspaniałe. No wspaniałe warzywa są i tak dalej. Nie, proszę państwa. Wszystko, co jest w Biedronce, każde warzywo, każdy owoc jest pryskany. Jeżeli państwo jesteście ciekawi, to robimy ser szkoleń dla młodych kobiet, szczególnie w Dąbrówce i tam, gdzie są, które są niestety czym są pryskane. Ja mam jeszcze tutaj inne propozycje, jak OZE, odnawialne źródło energii, bardzo promowane. Tutaj należy bioczyszczalnie założyć, proszę Państwa, natychmiast, bo jest tyle terenów zielonych tego wszystkiego, że aż się wali, żeby tyle nie korzystać z tego, nie gaz rosyjski, tylko nasze. Potem jest jeszcze co tu? Ryneczek, miód, prawda, tutaj mamy pana, który w ogóle na każdym szkoleniu promuje ten miód. Zresztą wszyscy wiedzą o tym, że pan ma miód doskonałe. No i ta kuchnia powinna być założona. Ale tym miód panią pomagają nasi rolnicy. Bardzo, ja wiem. Ale przemysł stoją na naszym terenie. Wiem. Na terenie na świecie płaci się za to, że się przewozi ule z jednego pola na drugiego. W Kanadzie zarabiam na tym kolosalne pieniądze. Proszę Państwa, pszczoły giną. Ostatnie zdanie, jeżeli mogę. Ile jeszcze zostało minut? Właśnie czas się teraz skończył, chciałabym jeszcze podsumować. To proszę, powiem. Ja jestem raz na 5 lat na spotkaniu komisji. Ja byłam ostatni raz 5 lat temu. Nieprawda. I ostatni raz byłam tylko dzień raz, 10 minut. I na pewno już na następne 5 lat nie wrócę tutaj. Tylko chciałabym po prostu Państwu powiedzieć, co należy zrobić
bo inaczej po prostu nasza ludność, która tu mieszka, szkoda mi tych dziewczyn nieświadomych, staramy się je uczyć, staramy się je robić. Także jeżeli chodzi tutaj o pszczoły, to nie tylko środki chemiczne, absolutnie nie. Na terenie Polski nie, w tym roku stwierdzono, że to nie środki chemiczne, powodują je tylko parodale inne, ale specjalny czynnik, który zauważono zupełnie przypadkowo, który mieści się właśnie w przywodzie, że one nie mogą trafić do swego ula. A powodują to co? Nie, komórki. Komórki, system satelitarny spowodował. A po czym to stwierdzono? W tym roku była tak zwany festiwal, jeżeli Państwo rozczytacie się w programach rolniczych, był festiwal gołębi pocztowych, gdzie 1000 gołębi puszczono z jednego miejsca A do miejsca B i okazało się, że 65% nie wróciło do swoich miast. Co skrymuje, kim przyczynasz, dlaczego te gołębi? A no właśnie, naukowcy zaczęli badać i stwierdzili, że stacje ogrom nadajników, które powoduje, że zwierzęta nie mogą trafić do swoich domów. Tak? Takie ma miejsce wśród ptaków, gołębi pocztowe i takie to by też, prawda? I nie mogą niestety trafić do swoich kurzy. Jak chcecie, zapraszam do naszych szkolenia na Ergo. Tam można wreszcie sobie podyskutować już o nich. Prawda? Są to burzliwe szkolenia dotyczące no, naprawdę wielu, wielu rzeczy. No ale przede wszystkim teraz prawda dobra. Szkoda, że Panie Przewodniczący nie było na ostatnim spotkaniu. To Pan Nowarczyk był, dziękuję bardzo. To była jedyny przedstawiciel urzędu i Pan Bartkowiak. Było 108 osób. Jak opanować 108 osób na sali? Kiedy to było? Teraz podsumowując. Na miasto. Była. Jeżeli mam 108 osób na sali, proszę Państwa, to ja nie jestem w stanie tego panować. Ja dziękuję tutaj, prawda, z urzędu Pani mi tu pomogła, bo będę Pani mógł stoły dodatkowe na korytarze otwierać. Dlatego, że było hasło dopłaty. Jeżeli jest hasło dopłaty, a ludzie czegoś nie wiedzą, to jest bardzo chwytliwy temat i jeżdżą, ponieważ w internecie wszystkie szkolenia są ogłaszane, więc nie tylko jeżdżą od nas gminy, ja nie mogę zjść zamknąć przed ludźmi drzwi. No ale to, co się działo wtedy, no to było nie do pomyślenia, prawda? No nie można było po prostu tych ludzi opanować, 108 osób na sali, żeby opanować, no to jest... Żeby pan... pochwalić, że też było. No właśnie. Rocznica była na wydarzeniu. Także, no niestety, mówię, gdyby nie internet, a młodzi wszyscy tam działają w tym prawda, bo no to nikt by o tym nie wiedział, ale że no, w tej chwili mamy wyłącznie system połączenia internetowego oraz od następnego roku prawdopodobnie zaczynają się e-wnioski. I to będzie dopiero największy cykl na świecie. Tak? Pani, Pani Aniu, ja tylko powiem, fajnie, super to było zorganizowane, elegancko, tylko wie Pani co, nie podobało mi się to, bo przyjechała Pani kierownik i na pytania zadawane przez nie umiała odpowiedzieć, nawet ci doradcy, co są świetni, to trzeba im oddać, to na końcu zebrania się wszyscy zebrali i jeszcze zapytywali, jak mają te wnioski wyjdzie tego. No jak to wygląda, że przyjeżdża kierownik, który po prostu z agencji, on nie potrafi odpowiedzieć na proste pytania. I pani Ania chyba potwierdzi, że ci wszyscy doradcy jeszcze zostali i jeszcze dopytywali niektóre rzeczy, bo naprawdę, a oni się zdziwią zwykłemu rolnikowi, że on po prostu no, nie może sobie poradzić. I tu ubolewam nad tym tylko, że ci ludzie przyjeżdżają, nie wiem, bardzo słabo. Bezpośrednio kierowniczka nie była winna, tylko powiedziała, że w czwartek. Proszę Państwa, ponieważ przepisy prawne w tym roku 2015 weszły tak późno, ja zrobiłam to szkolenie w ostatnim dniu, kiedy wchodziły dopłaty. 15 marca. Dokładnie to był ostatni dzień, bo myślałam, że agencja, a w czwartek 15 zaczynały się dopłaty. Ja myślałam, że agencja jako płatnik jest całkowicie poinformowana, jak się robi. No bo jeżeli będą być wykonawcami dopłat i nie wiemy, jak to się robi, to to trzeba coś nie tak. Ale się okazało, że cała agencja niestety nie wiedziała, prawda? I na pytania rolników nie potrafi odpowiedzieć. A to już dopiero my, wykonawcy. W tej chwili, proszę Państwa, po tym roku odchodzi 8 doradców, które mam poznać. Wakaty są na opalenicy, następne dzień będzie, wszystko odchodzi. Zostaje tylko ja, jeszcze jako kamikadze, bo nie wiem, czy żadnej nie dostałam korekty jeszcze z agencji, więc już cała drże, prawda? I w 8 odchodzi. Ze względu na bardzo niski pułap, najniższy płac w ogóle w Polsce, a poza tym ogrom odpowiedzialności.
To jest dziwne, że ci ludzie nie myślą tam... No na pewno. Właśnie wczoraj stanowiska, że gmina typowej komorniki, czy dopiero gminą jest na razie rolniczą. Nie, nie jest rolniczą, nie ma agronomówek, nie ma niczego. Także nie możesz powiedzieć, że jest gminą rolniczą, ona jest poza terenem rolniczą. Natomiast na terenie już jest gminą miejską praktycznie. Ale zostawmy ostoje rolnictwa, które są. Bo z rolnictwa naprawdę ci ludzie tu żyją. Żyją, nie? Niektórzy, no to nieźle żyją, prawda? Przez ostatnie życie. Także to rolnictwo się tu nie zmieniło, tak? No ale niestety tak jest. Dalej należymy pod gminę wiejską, tak? I dzięki temu mamy zupełnie inne, no i podatki i tak dalej, prawda? Jak dalej będzie? No już wiele nam niestety umknęło, bo im więcej jest, prawda, przychodowości i więcej ludzi, no to tych miasteczek małych mamy już na różnicowanie, na mikroprzedsiębiorstwa nie można iść, na wiele innych czynników wtedy, kiedy jest bardzo dużo ludzi, tak? Czyli po prostu już to nie są typowe małe miejscowości. Może w Wiskowicach, jakby się przynoszą, to tam zaczną na przykład Bracia Kowiocha, na przykład do 5 tysięcy. Do 5 tysięcy. Tak, chciałabym zabrać teraz głos w celach podsumowania tego punktu i na początku powiem od razu, że nie jesteśmy w stanie, jesteśmy tego świadomi, że nie można zamknąć ani na pewnie 2 czy 5 posiedzeniach, żeby wyczerpać temat, dlatego to nie jest tak, że zamknięcie tematu, tylko podsumowanie dzisiejszej dyskusji, która się też wywiązała. Celem sprostowania chciałabym powiedzieć, że pani była tu, właśnie prosiłam pana inspektora 13 kwietnia na komisji ostatniej, bo tak, a nie 5 lat temu, także... Nie, no miała 5 minut. Dobrze. No nieważne, proszę Państwa, jednak chciałabym powiedzieć do końca, dobrze, także to też tak rozmawialiśmy na ten temat w sierpniu, chyba, żeby jak ustawialiśmy programy komisji, żeby one miały po prostu w jakiś taki cykl ułożony, żeby Pani przychodziła do nas rzeczywiście też cyklicznie. I teraz chciałabym, żeby wnioski z tego dzisiejszego posiedzenia przeszły dalej, to przynajmniej do tutaj pan inspektor do spraw biura rady przekaże, tak, wójtowi, tu przedstawiciele urzędu też są obecni. Ja te wnioski też pokrótce zapisałam. Myślę, że najistotniejszą tą sprawą będzie ten nowy dokument, także też to, ta możliwość rzeczywiście, która ma bezpośredni wpływ na naszych mieszkańców. Czyli rzeczywiście, tu mówiąc o tych kobietach i o tej sprzedaży bezpośredniej, bo wiem, że... Nie zrobić jakiś rynek sprzedaży. Nie wiem, czy to jest... Jak... Ryneczek tylko, co? Nic więcej. Wiem, że temat takiego właśnie możliwości, takiego rynku, czy... No bo nazwijmy to, tak, targowiska pojawiały się już w ubiegłych też latach, też mieszkańcy rozmawiają, bo ja jestem z Dąbrówki, więc wiem też, że tam ludzie takiego czegoś szukają, mówią, że jeżdżą do Stęszewa, jeżdżą do Kościana, jeżdżą do różnych właśnie okolicznych miejsc. Także to myślę, że jako komisja możemy taki wniosek przyjąć, żeby wnioskujemy o coś takiego, żeby urząd sprawdził taką możliwość stworzenia, znalezienia miejsca, stworzenia czegoś takiego, co by miał formalną. Proszę Państwa, sprzedaż bezpośrednia będzie się odbywała, jeżeli Państwo tego nie zorganizujecie, zwalniam się z pracy, ja organizuję sama, bo kurczę, jeżeli to nie, tak, bo każdy ma szkoda mi, ja już jestem człowiekiem niezależnym właściwie. No, także mogę zrobić, co mi się, jeżeli mnie podoba. W każdym razie właśnie myślę, że to będzie takie istotne i... Ale ponieważ oprócz produkcji w gospodarstwie rolnym kobiety robią jeszcze wspaniałe, ciekawe rzeczy, stroiki, prawda, i różne rzeczy, które naprawdę warto by było pokazać na światło dzienne, nie? Tak jak tą zupę, szczelina, panie, jadą do Brukseli, za zwykłą zieloną zupę, będzie artykuł napisany, panie z szczelina są po prostu zachwycone, nigdy nie dostały żadnej dotacji. Na cokolwiek, same jadą, za własne pieniądze pojechały do tego marszewa, namawialiśmy je długo, żeby tak wspaniałą zupę na... i wygrał 18 załóg. A musiały ugotować 60 litrów zupy. Panie Strzyjanie, dostałem rotację, ponieważ wielokrotnie namawiałem, ale nie chcą złożyć wniosku. Nie, one nie wniosą. One mi powiedziały, stowarzyszenie, to są panie, które mają, proszę Państwa, około 70, bardzo żywotne, ciągle tam jadą to tu, to tam, to tu. I one, żeby prowadzić stowarzyszenie, stowarzyszenie całe swoje przekazuje na cele własne, że tak powiem. Nie?
Po prostu trzeba ruszyć kółka rolnicze, trzeba ruszyć kobiety w kółkach rolniczych zakładanie, nie? Zakrzemie zakłada duże koło rolnicze kobiet, które siedzą w domu, bo po prostu po co mają siedzieć w domu, nie? Lepiej się spotykać, lepiej coś robić i ruszać te sale, wreszcie puste, które są na terenach, no wszędzie te sale, prawda? Bo to były przecież sale budowane przez rolników. Rolników, konkretnie. Wożone na samochodach, na transportach konnych i były ta ogromna mówka i wszystkie sale, które są na terenie tutaj naszej gminy. No one są bardzo niewykorzystane, a i żadne te kobiety, które tam siedzą w tym domu. No dlatego właśnie, że to jest istotny temat, jak każdy tutaj, z którego myślę, że można coś zrobić, w związku z tym on zostanie zapisany i po prostu... No, odpowiemy w trybie. Tak. To nie chodzi o odpowiedź, to chodzi o zastanowienie się po prostu, czy to jest możliwe do zrealizowania, tak? Czy ryneczek jest możliwy? Czy można fantastycznie, jak w Austrii widzieliśmy, czy w Niemczech postawić na święta, na przykład, i sobie kobietki wejdą i będą sobie sprzedawały, co będą chciały, bo będą mogły. Bo będą mogły. Tak? Wskutek czego legalnie to będą mogły. Dzisiaj pani z Cielina, ponieważ miała doskonałe robione wyroby, zrobione, nie mogła sprzedać tego wyrobu, chociaż pan się uparł. Na stoisku pan wczoraj w Warszawie uparł się, że chce kupić ozdobę choinkową. A one nie mogą im sprzedać. Bo one to zrobiły, ale nie mogą mu tego sprzedać. Wreszcie teraz będzie mógł sprzedać. Pani Aniu, tylko jeżeli mogę, istotna sprawa jest, żeby te informacje nie pozostały tutaj wśród nas. Czy, ale może żeby ona to nie do mnie należała. No, ja jestem z kobietami i z rolnikami umówiona, co ja. Ale są media. To są media, no to się kłócicie. No będzie wielki artykuł na temat tego zwycięstwa. Wszędzie tylko można będą artykuły, bo to jest wielki sukces. To jest bezpośrednio już jest w tej chwili jakby... To jest duża podróbka środowa, oni one robili wiedzy, bardzo Zosia. Tak, to jest jakiś, proszę Państwa, to jest jakiś malutki może sukces tych pań. No i ja uważam, że bardzo wielki, bo jeżeli Grzyb zaprosił mnie do Brukseli, to dla mnie to jest wielki sukces tych pań. I stwierdził, że one mogą gotować, że one już gotują, proszę Państwa, dla biskupów, dla... Czy tam jakieś tym niż wyjazd pani do Brukseli, no, że ważniejsze jest tutaj to, co z tej strony z tego to, żeby zacząć od pośrednia, czy to naprawdę ważne. No to na pewno coś takiego. Pani chętnie by przygotowała, ostatnio mi mówiła, no pani. Po co mają wchodzić tam do domu, po wejściu, jak on to sprzedać? Ale oczywiście, no tak. Jedyna co wiemy, że na pewno taki nas przyjęło. Proszę Państwa, punkty skupu doskonale w tej ustawie piszą, że można sobie zrobić przed domem, można sobie zrobić pomieszczenie, wydzielić w gospodarstwie, no bo przecież nikt nie będzie robił zmywania, sprzedaje ziemniaki do jasnej. A przypominam, że ziemniaków na terenie było 540 hektarów, a jest 40. Więc jeżeli dalej będziemy tak postępować, ziemniaków własnych gdzieś nie będzie. No bo tylko praktycznie kobieta produkuje na terenie gminy, pani Gołuska. Także praktycznie w ziemniaku... Ja już będę sprzedawał Austrukanacz. Ale my będziemy od ciebie kupować swoje siły. Czy ty wiesz, trzy dnia na Sesanko Bielicko? Nie. Ale, kochani, jak mogę się wygadać, że na 5 lat, to muszę. A potem będę muszę. Tylko na desce, że to ja mam zaprosić wcześniej niż myślę. Tak, dobrze. Punkt drugi, omówienie spraw związanych z gospodarką wodną oraz korekcjami w gminie Dopiewo. Bardzo proszę, widzę, że mam obecnych tutaj gości związanych z tematem. Właśnie. Bardzo proszę zabrać głos. Gmina Szybka Wodna Dopiewo wchodzi w skład Poznańskiego Związku Sprawy Wodnych i na planowany swój składek wchodzi 379 013 zł, czyli proszę, spłynęło na dzień dzisiejszy 306 655. Prace, które żeśmy wykonali od początku roku, wykonaliśmy pracę od początku roku na kwotę 386 163 zł i 89 zł. Tuż mamy, żeśmy wykonali konserwację też na 10 podstawowych naszych ręce.
na kwotę 6 416,88 zł. Czyli łącznie żeśmy wykonali na dzień dzisiejszy pracę na kwotę 392 580,73 zł. I wykonaliśmy tak prace konserwacyjne sieci denenarskiej na 46 hektarach. Wykonaliśmy konserwację robu melioracji szczegółowej na długości 53 km 142 m. I teraz jeszcze, znaczy tak, jeżeli chodzi o tą rzekę Wielinkę, tośmy wykonali konserwację na długości 1,50 m. I w tych składkach, co tutaj mówiłem, bo tam są składki Urzędu Gminy Drobiewo, które były przeznaczone, było przeznaczone 150 tysięcy, wykonaliśmy pracę na kwotę 146 378 zł. Jak zostało jeszcze tam 3600 zł, została tam grosza. Ale to odnośnie zejść jeszcze, co mamy. Tam w planie jeszcze co najmniej prace są na około 200 tysięcy zaplanowane, które musimy wykonać. Tym są też prace też przy autostradzie do wykonania i na rzeku Ścielińskim, na kanale Ścielińskim i na rzece Sanicy Straszewskiej. A ja mam pytanie, bo właśnie pan mówi na samicy Straszewskiej, bo to jest chyba należy tutaj ten główny, tutaj Sługa Czynicja, to jest chyba to z Obziru, tak? To znaczy, czy oni wam podpowiedzieli? Nie, to znaczy tu mamy taką troszeczkę inną, poważną, nie do rozwiązania, i tu mamy taką umowę z autostradą, na zlecenie po prostu przyjmujemy. No właśnie o to mi właśnie później chodziło, że po prostu jest się to temat. Minął i bardzo dobrze. Bardzo mi nie denerwuje. Tylko tak też to było zdziwione troszeczkę, że jak pan mówi tak, nie, to znaczy do Cyru. Przepraszam bardzo, bo ja bym chciała, żeby ta dyskusja, która się za chwilę tak powiedzmy będzie toczyła, bo o to nam chodzi, to żeby była w taki sposób, żebyśmy wszyscy słyszeli, bo jak tam do siebie mówicie, to my już nie słyszymy. Także to jest bardzo ważny temat, więc bardzo bym prosiła, żeby teraz tak, żeby to uporządkować, ten punkt. Czy pan ma jeszcze do dodania coś teraz na początek, tutaj na swoje takie wprowadzenie tutaj do sprawozdania jeszcze? Nie, właśnie to na razie wszystko. Mówię, na razie jesteśmy w trakcie jeszcze wykonywania prac, także może w miejscowości Dąbrówka, Dąbrowa, tutaj jest Dopiewiec Gołuski, tutaj na Dopiewie jeszcze są, także no, jeszcze jest dosyć dużo rzeczy do zrobienia. Dobra, to w takim razie teraz poproszę tak, bo to urząd prosi o czas na przygotowanie, na przedstawienie prezentacji i potem powrócimy do dyskusji na ten temat, dobrze? Może, tak? Proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Ciesiński, inspektor do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Popiołów. Jakby tutaj w kontekście tematu, który jest w tym momencie omawiany na dzisiejszej komisji i też jakby z naszymi poprzednimi ustaleniami, gdzie jakby myśleliśmy z tym, że przygotujemy Państwu taką bardzo króciutką prezentację odnośnie możliwości ochrony gruntów przy terenach cieków naturalnych, czy też roków w planowaniu przestrzeni. Zajmę na to sobie kilka minut. Zapraszam później ewentualnie, jeśli byłyby pytania, to z przyjemnością będziemy starali się na nie odpowiedzieć. Miło mi też powitać panów z Poznańskich Związku Spółek Wodnych. Witamy serdecznie i też przy okazji chciałbym zaprosić do dyskusji bezpośrednio. Bo na sam początek zaczęlibyśmy od takiego tematu, co tak de facto jest faktycznie tymi wodami publicznymi. Ponieważ musimy być świadomi pewnej rzeczy, mianowicie, że nie każdy rów, który bezpośrednio przylega do jakiegoś terenu, jest w rozumieniu tej ustawy właśnie terenami wód publicznymi, na mocy których później artykułu 27 mamy jakby bezpośrednio prawną możliwość nakazania jakby
nachowania tego pasa o szerokości 1,5 metra od linii tego brzegu, tego rowu w celu jego zabezpieczenia w przyszłości, w konserwacji tego typu rzeczy. To jest bardzo istotna rzecz, mianowicie okazuje się, że z mojej wiedzy, w każdym razie, także proszę ewentualnie o pomoc, gdybym był w błędzie, wynika, że rowy, bezpośrednio tereny rowów, które w ewidencji gruntu stanowią rowy, one nie są terenami wód publicznych. W związku z tym w tej sytuacji nie mamy zastosowania do tego artykułu 27 ustępu 1 ustawy. Mówimy tu oczywiście o ustawie prawo wodne, tak, żeby to wszystko było jasne. Stąd też, ja może inaczej, że pójdziemy kawałek dalej, tutaj mamy kolejne artykuły z tej ustawy, które mówią, co mamy tutaj na myśli, mówiąc o rowach. Przez rowy rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy o szerokości dna mniejszej niż 1,5 metra przy ich ujściu. To jest bezpośrednia definicja z ustawy prawo wodne. Następnie w artykule 5 mamy dosyć tam mocno rozpisane, co rozumiemy pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi. Między innymi są one tutaj precyzyjnie wymienione, że są to też wody płynące, do których zalicza się wody w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek. Nie mamy tutaj mowy o rowach, czyli nie mamy bezpośredniego odniesienia do tej definicji ustawowej. W związku z tym bardzo ważne jest przy ładowaniu przestrzennym na samym początku, żeby określić, z jakim ciekiem wodnym mamy tutaj do czynienia. Czy jest to faktycznie ciek naturalny, w myśl definicji śródlądowych wód powierzchniowych, które byłyby w własności publicznej, czyli w tym przypadku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego, bo wtedy z automaty mamy możliwość jakby zastosowania się do tego przepisu, że minimum te 1,5 metra musi być zachowane od wielkości. Czy są to też rowy, na przykład własności prywatnej, czy mogą być też własności Skarbu Państwa, tak? Bo w tej sytuacji zastosowanie tego przepisu nie ma możliwości i wchodzimy już troszeczkę w inny temat. Czyli musimy zacząć od tego. Bardzo precyzyjnie na etapie jakby procedur planistycznych, jeśli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, to temat w ogóle jest bardzo, bardzo dobrze rozpisany. W związku z tym my na etapie jakby przystąpienia do opracowania planu występujemy do Północnego Związku Swoich Wodnych o określenie, czy inaczej zawiadamiamy o podjęciu uchwały, na co otrzymujemy odpowiedź, że teren jest położony przy na przykład rowie melioracji szczegółowej, tak i tak, czy też jest wskazanie na to, że przy tym terenie są cieki wodne o znaczeniu takim i tak. Nie? Czyli my wtedy mamy już jakby tą świadomość, przy czym w tym momencie się znajdujemy. Ja może pójdę kawałek dalej i pokażę Państwu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzcieli wzdłuż fragmentu właśnie cieku wodnego pomiędzy miejscowościami Trzcieli i Niewiecówki. Jakość jest taka, że no nie wiem, czy będziecie Państwo w stanie to mniej więcej zlokalizować. Tutaj jedziemy, teraz wskazuję, jedziemy od Dobiewa, od wysypiska śmieci, od naszej oczyszczalni. Wjeżdżamy do centrum Trzcieli i tu jedziemy już na Stęszę. Czyli tutaj mamy przy lesie, to jest chyba ta droga prowadząca do DP. To do DP jest. Ideą jakby wywołania samego planu była właśnie ochrona gruntów zalewowych. To są tereny łąk, tam, które są dosyć mocno pomokre i w okresie faktycznie wylewania ta poziom tych wód jest na tyle wysoki, że musieliśmy je w jakimś stopniu zabezpieczyć. I tutaj mamy ruch melioracji szczegółowej, a dokładnie to jest ruch melioracji szczegółowej T28 z naszych informacji. Dlatego bezwzględnie już zaczęliśmy ten temat badać. I tak jak wspomniałem na początku, okazało się, że jest to ruch. W związku z tym nie mamy stosowania tutaj do tych przepisów bezpośrednio określonych w ustawie. W związku z tym my w projekcie planu miejscowego w zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, co też poniekąd wynika z ustawy, konieczność określenia tego typu terenów, wpisujemy nakaz zachowania pasów wolnych od zadrzewień i zakrzewień dla celów konserwacji o szerokości, w tym przypadku 5 metrów od brzegu rowu melioracji szczegółowej T28 zlokalizowanego poza granicami planu. I dzięki temu zapisowi w pewnym stopniu zachowujemy, inaczej, czy zabezpieczamy ten teren bezpośrednio przybiegający w celu zapewnienia chociażby konserwacji temu rowowi, tak? Ponadto w tym przypadku jeszcze również jest zakaz lokalizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5 metrów. Oczywiście musi być spójny z punktem drugim od brzegu rowu melioracji szczegółowej zlokalizowanego poza granicami planu. Czyli dzięki tym zapisom
zakazujemy wyłudzenia tego terenu, tak? Oraz zakazujemy wprowadzenia nasadzeń, które w przyszłości mogłyby utrudnić pracę konserwacyjną. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Plan miejscowy jest to prawo miejscowe, które daje nam taką możliwość. W związku z tym, jeśli chodzi o opracowanie projektów planów miejscowych przy terenach rowów czy cieków naturalnych, mamy tutaj dosyć szerokie pole manewru co do zabezpieczenia tych gruntów. To oczywiście na późniejszym etapie procedury planistycznej jest też opiniowane przez zarząd melioracji, przez też poznańskie spółki wodne. Zgadza się. I on jest na tym terenie, bo w tym roku nam wiadomo, że on jest, ten teren jest suchy, nawet powiem tak, że nawet jeśli tutaj konserwacji tam w lipcu czy sierpniu, to na tych terenach też występuje na tej łące wodą. Tak, to jest. Wszelka zabudowa właściwie na tym terenie to jest niewskazane. Dlatego tak ten plan... No właśnie, to wiadomo, że później tam gdzieś jest troszeczkę wyżej, powyżej tej łąki, to wiadomo, że oczywiście można wykonywać, nie? Ale powiedzmy, raczej to stawia się taką zabudową, zabudowę, raczej tym obrazem. No oczywiście, dlatego ten plan został wywołany z myślą o tym, żeby wprowadzić tutaj bezpośredni zakaz zabudowy. Tutaj nie dopuszczamy żadnej zabudowy. Oczywiście, bo nie jest przedmiotem jakby obrad naszych dzisiejszych tutaj ustalenia tego prawa, tak? Jeżeli to mogę jeszcze dodać, bo tam jest ten obszar jest taki, że 1,5 metra, tak prawdę mówiąc, to ja bym, jeżeli teraz jest planowana na przykład zabudowa i tak dalej, to bym jednak proponował gdzieś pas wolny, gdzieś mniej więcej około 4 metrów, albo nawet więcej, z tego względu, że jeżeli te rowy już pomału przestają się, jakby tak można powiedzieć, rowami, to zaczynają być to urządzenia właśnie odprowadzające wody typowo deszczowe z terenu zurbanizowanym. Więc one już mają troszeczkę inny charakter niż tego, także chciałabym powiedzieć to, że konserwacja na tych rowach, które właściwie nie będzie wymagała tak jakiejś wolna terena wolnie niż co 2-3 lata, tylko właściwie co roku. Na przykład teraz nawet tak jak w Skórzewie, na Skórzynce, tak mówiąc potocznie, to konserwacje nawet wykonujemy od 2-3 razy, zależy jak jest potrzeba. Szczególnie na przykład od ulicy Malwowej do ulicy Poznańskiej, gdzie właśnie to mamy zabudowę, już taką, że można powiedzieć prawie nie ma gdzie odłożyć na mur. Tam właśnie jest zabudowa, jest siatka i tutaj jest właśnie problematyczne. Dlatego jaką propozycję na przyszłe lata, jakby będą plany tworzone, żeby jednak ten obszar był szerszy. Właśnie w tym przypadku mamy tereny wyłączone z zabudowy całkowicie. Oczywiście tak, w szczegółach. Pozwolę sobie wyświetlać. Jeżeli mówimy o, powiedzmy, wyświetlaniu się tego, żeby ten obszar był na przykład te nasadzenia nowe, żeby te obszarze gdzieś tam 5 metrów. Doskonale to rozumiemy, dlatego pozwolę sobie dokończyć tylko, że mimo tego, że tutaj wprowadzamy zakaz zabudowy, czyli de facto nic teoretycznie nie może powstać, to jest bezpośrednie odniesienie do ustaleń projektu planu do tego załącznika, który przed chwilą widzieliśmy i wprowadzamy o szerokości 5 metrów, bo my zdajemy sobie sprawę, że technologicznie im pas jest szerszy, tym łatwiej później te prace wykonać. Także w miarę naszych możliwości, bo nie zawsze niestety będzie tak, że będziemy mieli taką możliwość, bo jeśli wejdziemy w tereny, które w części są już zurbanizowane, bo niestety będzie nie, się działa z terenach, które już zostały zurbanizowane i które już powoli zaczynają zmieniać charakter, czeka na zurbanizowane. Jeśli będą takie możliwości techniczne, to oczywiście tak, to będziemy starać się, żeby ten pas technologiczny, tak zwany, zakorzystać jak najszerszy. Do tego, że trzeba, mówię, ruch, który był rowem, który odbierał wody typowo rolne, no, zmienia charakter, trzeba go troszeczkę rozbudować, współczynnik spływu zupełnie się zmienia i trzeba rozbudować te nasze główne skarpy i takie niewolne też już pomału też zaczynają być. Także na przykład tak jak teraz prace wykonywane są z Górzowie na rowach UB, jest właśnie odbudowywane, można powiedzieć, ten ruch, gdzie jest poszerzany, no jest trochę poszerzane,
i są położone z karty tak, żeby nie schodziły. Zgadza się. Tu mamy również jeszcze ustalenia planu dla terenów inwestycyjnych. Tu mieliśmy na myśli taką rzecz, bo przed chwilą był prezentowany plan, który faktycznie jest tylko i wyłącznie pod zakres zabudowy. W tym momencie zdajemy sobie sprawę, że za chwileczkę, czy za jakiś czas mogą być procedowane plany, czyli właśnie terenach rowów melioracyjnych, które docelowo będą jakby przeznaczone pod zabudowę. W związku z tym takie główne założenia, jakie musimy przyjmować dla ochrony tych rowów, to przede wszystkim są wprowadzenie zakazu grodzenia. To, co było w poprzedniej sytuacji, to o czym mówimy, w zależności od możliwości, maksymalnie szeroki pas technologiczny. Wprowadzenie nakazu zachowania pasów wolnych od nasadzeń i zakrzewie. Wskazanie obszarów inwestycyjnych poprzez nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabudowy. Oczywiście obowiązujące, już nie będziemy wchodzić w definicję, co jest nieprzekraczalną, co obowiązującą. To jest opisane tutaj przez uprawę w skrócie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny punkt w sytuacji, ponieważ jeśli były sytuacje, w których zabudowa od dróg byłaby inaczej, plan miejscowy był procedowany od terenu rowu do terenu drogi, tak? Powiedzmy. Bardzo ważną rzeczą w tym momencie są linie zabudowy, bo oczywiście my jesteśmy zobligowani ustawowo do tego, żeby linie zabudowy znalazły się w projekcie planu i przede wszystkim ograniczały teren zabudowy od terenu dróg. Ale jest również możliwość, żeby linie zabudowy tworzyło pewne pole inwestycyjne. Mianowicie linie zabudowy byłyby od terenu dróg, zgodne oczywiście z przepisami odrębnymi, jeśli chodzi o odległości, ale również od terenu rowu. Nikt nam nie zabrania tego, żeby wprowadzać linię zabudowy od terenu rowu. Możemy robić nawet pole inwestycyjne na zasadzie 5 metrów, przypuśćmy, od linii rozgraniczającej drogi, 20 metrów pole inwestycyjne i zakończone linią zabudowy. Czyli jest to też pewne narzędzie, które możemy wykorzystać. Co prawda, pomaga nam w tym, żeby duże obiekty kubaturowe nie zostaną jakby wybudowane, nie wiadomo jak blisko tego rowu, ale jest taka możliwość oraz sprawdzenie szczególnej funkcji terenu z zakazem zabudowy. Ostatni z punktów. W takiej sytuacji, na przykładzie tego Pszczelina, tam też mamy jakby tą specjalną funkcję terenu, mianowicie jest to teren zieleni naturalny łąki kult. I w tej sytuacji mamy możliwość, jakby oczywiście musimy sobie dopowiedzieć, że plan miejscowy nie może ustalać naruszeń studiów, tak? Uwarunkować się naszego podstawowego dokumentu planistycznego. Ale mamy taką możliwość, że mimo tego, że wprowadzamy tereny zabudowy mieszkaniowe, to ten fragmencik w odległości 5 metrów od granicy tego rowu może być przeznaczony w innym terenie. Właśnie, albo pod tereny zieleni krajobrazowej i wód płynących, albo pod tereny zieleni naturalnej i rowu. Mamy pewną taką możliwość, wtedy linię rozgraniczającą ten obszar bezpośrednio wskazany, na którym to mogą być odrębne ustalenia niż do terenu zabudowy mieszkaniowej, w którym też bezpośrednio możemy wskazać zakaz zabudowy, zakaz grodzenia oraz wiele, wiele innych możliwych obostrzeń, tylko i wyłącznie po to, żeby te tereny były chronione. Także no, z naszej strony, jako tutaj organ, który te plany miejscowe opracowuje, zdajemy sobie sprawę z tego problemu i dlatego staramy się maksymalnie ograniczyć wchodzenie właśnie te tereny, czy już nie chodzi mi o tereny podmokłe, ale przede wszystkim te obszary blisko cieków naturalnych i rowów. Co ja mogę dodać jeszcze z naszej strony, jakby wydajemy uzgodnienia, szczególnie tam, gdzie są już teraz, tak myślą spożywa, bo to jest taki najlepszy przykład. Tam mamy obszar przy ulicy Poznańskiej, taki od początku spożywa. Mamy ileś marketów. Ten obszar, który jest wyświetlony market, parkingi i tak dalej, gdzie wiadomo, że skórzynka przy ulicy Malowej jest, mamy przepust w osiedlnicy Fisch-600, gdybyśmy to wszystko chcieli spuścić nagle, to no, nie dałoby się. Dlatego my proponujemy zawsze zbiorniki retencyjne w tym miejscu i tak nie wiadomo, czy to są po drugiej stronie, gdzie są teraz budowa na przykład przez Ławicę. Tam myślę, że trzeba będzie ograniczyć spływy sekundowe poprzez zbiorniki retencyjne. I tutaj, jeżeli są robione zbiorniki retencyjne, to mają spust wielkości, tam sięgną cm,
metrów, czyli 7 monitorów na sekundę w tym momencie. To jest tak jak parki z obszaru rolowego. Wszystko się rozrasta, a nasze rowy zostają właśnie takie prawie same jak nie. No myślę, że na to byśmy zakończyli nasze prezentację. Tak. Bardzo króciutko. Przepraszamy, że taka krótka, ale nie myślę, jest chodziło o to, żebyśmy mieli na czym dyskutować. Nie chodzi o ilość, ale o zawartość treści, tak, to jest bardzo ważna informacja, bo to jest istotna rzecz, której można zapominać o planach, w planach miejscowych. Teraz chciałabym powrócić tutaj do otworzyć dyskusję na ten temat i powiem pan radny ma pytania. Mam pytanie właśnie, nie wiem, czy do naszych gości, czy do Urzędu Gminy Nowiewo, odnośnie tych zapisów w ustawie zakazu wrodzenia nieruchomości do wód powierzchniowych, jak również pozostawienie pasa 1,5 metra. Jak tu się ma ten temat do odnośnie jeziora Niepuszewskiego? Znaczy, ja może... Bo ten temat jest dość... Dość długo on jest, z różnych stron właśnie dochodzą, znaczy nawet nie, że dochodzą, jest słuchy, bo sam to nocno stwierdziłem, że takiego przejścia nie ma. I tak jak na przykład dobrym przykładem jest jezioro Lusałka w Poznaniu, gdzie wkoło jeziora są organizowane różne biegi, marsze, rajdy rowerowe, tak tutaj wkoło naszego jeziora, gdzie mamy tylko jedno takie jezioro na terenie gminy, no nie można zrobić nic, bo jest wszystko pogodowe. Znaczy tak, bezpośrednie wysłanie do przepisów, które były przed chwilą wycytowane, nie? Czyli jezioro Niepuszewskie no ewidentnie podlega jakby pod ten przepis artykułu, czyli właśnie zakaz jakby tego brudzenia, zakaz występu na granicy linii brzegowej. Prawda jest taka, że jak to wygląda w rzeczywistości? No jeśli jest, nie znam tego tematu potrzebny, także mówię jak to powinno wyglądać technicznie. Jeśli jest faktycznie inwestor, który doszedł, czy nie zachował tego odstępu, no to myślę, że tutaj jedynym rozwiązaniem jest wyjście do organu nadzoru budowlanego, który kompetencje jest to, żeby ewentualne budowle były sytuowane zgodnie z przepisami prawa. Nie znam tego tematu, tak, że tak powiem, który mógłby się rozpocząć wypowiedzieć. Nie wiem też, o który teren chodzi. No, tylko mówię, jak to prawnie wygląda w tej sytuacji. Tak? Zgodnie z prawem powinno być, jeżeli nie ma, to znaczy, że to nie jest zgodne z przepisami. Panowie, ale jeżeli... W związku z tym, czy to można jakoś zweryfikować? Nie wiem, czy... Czy tam są kamienna, czy ktoś to by mógł, że tam są kamienie graniczne, bo miały być tam już 4 lata, znaczy, więc była akcja. To jest, nie tylko. Są już. To jest też troszeczkę inaczej z tym kamieniem granicznym, tak? Czy tak powiem, poza już jakby tutaj tematem, który w tej chwili omawiamy. Bo kamień graniczny może dojść bezpośrednio, do cieku naturalnego, tak jak jest jego granica w ewidencji gruntu. Tak? Tym bardziej, że tamten poziom jest duży. Tak, właśnie. Linia brzegowa, pamiętam doskonale, pewnie znając sobie sprawę, że linia brzegowa jest linią bardzo trudną do określenia, bo w zależności od stanu wody linia brzegowa jest zmienna. Tak? Czyli no jest to duży problem, dlatego kamienie są kamieniami, granice są granicami dziad, tak? Ale jednym słowem ja powiem może w ten sposób, bo chodzi o te Niepuszewskie jezioro, to od naszej strony powiedzmy i powiedzmy sobie szczerze, przecież kiedyś my pamiętamy ci starsi ludzie, że ta woda była dużo dalej niż jest obecnie, bo w tej chwili można powiedzieć, w głąb gruntu byłyby ten i nagle, kurczę, agencja jak sprzedawała działki, to linia, te kamienie kopali w jeziorze. No, kamienie były w wodzie normalnie granicznej. Bo wodę skusili. Proszę Państwa, ten temat jest gwałtowany od 2000 roku. Były sprzedawane działki. No, może były jako rolne. Nie wiem, nikogo za rękę nie kłóciłem, ale są słuchy, że było lustro specjalnie obniżone, powierzone działki. I teraz jest lustro wyżej i dochodzi do samych działek, albo nawet woda wchodzi w działki, jest temat zamknięty. Nie wiem, czy ktokolwiek to jest w stanie odkręcić. Tak jest temat. Panie Nowaczek, jest tak? Tak. No. I my możemy sobie tu wałkować, nie wiadomo, trzeba się jedynie zastanowić,
ale to nie tu, bo tu my się nie zastanowimy, bo nie wiemy wszystkiego prawa, czy jest to w ogóle możliwość odkręcenia. Ale sądzę, że już ludzie pokupili działki i pobudowali się. Cieszę się, że pan widzę tutaj, ale tak zastanawiam jedna rzecz. Poruszam się po terenie Spurzewa, Dąbrowy, Dąbrówki. I kiedy panowie byli na Rowie, w Spurzewie, to jest ta słynna na potopie. Lub następny jest WB. Tak. Powiem panu, że no, tam, gdzie działa spółka wodna Tarnowo-Podwórne, chylę czoła, ale ta strona tutaj, prawa, nasza do Pieska, to powiem, że no, nic się w kieszeni otwiera, bo po prostu nie wiem, czy panowie byliście tam na tej ilustracji, która to mnie interesuje, czy po prostu no tak ma dostać. A jeszcze spustoszenie robią Bobry przy okazji, ale już się próbują przenieść. I jeszcze jedna rzecz, drugie pytanie jest takie. Chciałbym się dowiedzieć, czyje są te rowy? Czy to są gminne, czy to są prywatne, czy są spółek wodnych, czy czyje? Bo ja do tej pory jeszcze nie doszedłem do tego, kto jest właścicielem, kto ma za to odpowiadać i dbać o to. Widzicie, co się dzieje, jest kryzys z wodą. Nie ma ani jednego słowa, co by tutaj można było zrobić, żeby tę wodę przytrzymać. Żeby to nie stypowiało, bo przecież dzisiaj lustro wody jest na 3 i może 4 metrach. To jest odrobinka wody. Nie słyszę nic takiego, o tym się nie mówi. Także na początek to mam takie dwa pytania konkretne. Jeżeli chodzi o te, gdzie są pracy wykonywane, też z grudnia pracujemy, jest rozbudowywany. No na tyle, ile pieniądze będzie wystarczy. Finansowe niż my. Także to jest zupełnie też inne. Myślę akurat, jeżeli chodzi o tą część, którą pan mówi, zaczęliśmy pracę na pierwszym usuwaniu krzaków. Są usuwane krzywa. Drugie jest rozbudowywane, a tyle jest mówię środków finansowych. Powiem panu, że jest jeszcze jedna rzecz, że rolnicy mówią w ten sposób. Jak nie zrobicie rowów, nie dostaniecie pieniędzy. I teraz jest odbijanie piłeczki od jednego do drugiego, my zrobimy, jak zapłacicie, a oni mówią, że my zapłacimy, jak wy zrobicie. I teraz jak to robić? No połączy nam oka, no właśnie. I co teraz? Ja już mogę dopowiem, akurat ten teren znam od 60. lat, nie obserwuję, a 81. roku znam. Doskonale ten teren, bo byłem dyrektorem przez 35 lat, to jest konkretnie. Na czym polega? Pracę można wykonywać, proszę państwo, też. Jak państwo coś produkujecie i sprzedajecie, macie za to pieniądze. Jeżeli nie ma środków finansowych, które wystarczałyby na wykonanie wszelkich prac, jakie powinny być, no to tylko można robić w ramach takich środków, jakie spływają. Tutaj chodzi o ten rejon Dąbrowa, tam no bo o tyle on jest szczęśliwszy w tej chwili powinien, że Chłowica chcąc tam rozbudowywać sobie dalsze osiedla, bo praktycznie rzecz biorąc, jeszcze dopowiem do tego planowania, jeżeli tam powyżej gruntu, w tej chwili co Chłowica buduje, w tej chwili, a w górę nie będzie budowany zbiornik wodny, retencyjny, a miał być, bo w poprzedniej radzie na ten temat już się rozmawiamy, że ten zbiornik miał powstać. To jeżeli ta zbiornik retencyjny powstanie, to żeby można sobie powiedzieć, krzyżyk położyć o rozbudowie mieszkaniowego, tam jest taka tendencja, że to ma być mieszkaniowe, nie? Po prostu ta woda nie spłynie. W tej chwili już uzgodniliśmy projekt na ulicy Poznańskiej, gdzie ten przepływ sam, jak to w ogóle wpływa, pamiętam, bo on potem rociągiem płynie, bo też kiedyś zrobiono, nie wiem kto to zrobił, jak ja, że tam jest 800 włącznie, ona staje jeszcze tak okablowana, to, że tam praktycznie dotknąć, to może zaraz wylecieć jak w powietrze. To tam nie będzie przebywany ten przepis na LED 20, akurat świeżutki jest teraz, bo przyszły papiery do zrozumienia w ramach tej przebudowy poznańskiej. I w sumie jest od Poznańskiej w górę, tak, kończą grupę agrofarmy, w sumie jest rozbudowywany, bo raz, że
kwestia możliwość wejścia na grunt, a to, co pan właśnie słyszy, tutaj wyznaczył, że niestety zwierzęta nam tak demolują te dobry, że to szybko będzie. Trzeba wrócić państwa gdzieś akurat w innym miejscu, zawieźli, to praktycznie rozbiorą też ten ruch UB, który ma poniżej dwie oczyszczalnie w Skorzewie i w Dąbówce, to jest zbudowana dziura, bo ten odcinek od Wołobornicy do Wyjęcia w roku zostanie rozbudowany, to może być no, kar. Rozumiem, bo w tej chwili jakby podejść zobaczyć, to jest drogi na szpinie, bo chłopacy zrobili na tyle ile środki pozwalają w Wyjęcie w górę i idą aż do tego parku w Skórzewie, no bo jest, limituje się no, są sprawy powodziowe. Jeżeli to spadnie, a wiemy, że w tej chwili co starsi pamiętamy tam deszczy grawany, spadł tam raz w opaleniu, który tam 82, gdzie to prawie pół metra spadło, ale od tego czasu jakoś tak nie było takich rzeczy, bo zalało wszystko, ale w tej chwili od dwóch lat na przykład pokazał w zeszłym roku 2009, bo też służyłem spotkania, prawda, jeszcze wreszcie pan burmistrz Wiński, że to już zaczyna być bardzo chwiejne i te rowy, które są rowami melioracyjnymi, jak nazywa korownicze, które kiedyś tak były, no w tej chwili to już zaczyna być taki znak zapytania, jak nie będzie rozbudowy i budowy zbiorników retencyjnych, żeby ten skrót sekundowy tak z gruntu, to ten skrót jest 10-15% tego, co spadnie, to 10-15% tylko spłynie do roku, reszta się kupuje w gruncie. Jeszcze jak rośliny, jak w okresie wegetacji, one są też tam wypiją, to co mamy się mówić, żeby się tej wody przydało. Dlatego ten ruch w tej chwili jest robiony tam, jak grunty aż agrofermy są, będzie robiony też dalej, ale najmniej, że chcę zwrócić uwagę, jak w zeszłym roku też, nie, to tam były wycinane krzaki, inne rzeczy, bo to alarm był taki, że hej, hej, nie, prawie po polsku widziało, to mają wody się trzeba było zmienić, żeby krzaki wyszło, ale żeby krzak za chwilę tam spadnie, to wszystko, liście lecą, to tego, dlatego mówię, ta piłka, to wszystko to jest takie bardzo płynne, bo to jest typowo bardzo dobrze, że kiedy się zabudowuje, tylko że to na pole sobie gmina to samo budżet, bo wiadomo, że to będzie zurbanizowane, to niestety jak Marica czy Anglika człowiek jeden sprzeda, to w tym momencie sprzedał, by się zgłosił i firma znika. W tym momencie zostaje z tym bagażem po prostu, niech to nie jak gmina, bo woda ścieki nie tylko, ale to szybka, to naprawdę może pochylę, bo wodę można tylko taką czy inną doprowadzić, prawda? Ale jak się rzuca i zoczyszcza, to już można by zobaczyć, jest sucho, a woda tym jest tych oczyszczeń na ogromną. Tutaj to limituje też pieniądze, bo pan ja też no, tak nowo cały powiat i tu Pszczołowskiego i cały Poznań, nie? Także to jest kwestia tylko pieniędzy, ale również tego, bo jak było gdzieś dwa lata temu, jeszcze ten prezes Zawadzki z spółdzielni tego Babica, tam też, no mówię powiem, no, coś do ucznia, no to spodziewam na wiele rzeczy, no bo nie da się, no z pieniądza z nieba nie lecę, nie? Wszystko jest kosztuje. No to wtedy się trochę ze sprzętem dołoży, prowokany dał, że chyba miałem możliwości to robili, ale daruję, to limitują ośrodki, naprawdę limitują ośrodki, bo ja powiem, przy pełnym szacunku dla rolnictwa, bo przyjdziemy teraz w tym mieście, jak się mówię, jak rolnik siedzę, to w sumie jak te składki się pozbiera, to będzie chciał 60 hektarów. Jak się tam pozbiera, to aż wtedy, czy nie są te środki, które zostały na restaurację. To całe szczęście akurat jest ta komunikacja, że te środki inne mogą, muszą być włączone, bo nie tylko, że bo jak na pole się tam wody trochę dolało, a jeszcze tam nie za długo, no to tam doła wygląda postawa, no i tak potem do rolnik spłynie, to się świat oraz nie zaleje. Ale jeżeli ta woda zaleje z kuzie, bo na przykład, bo mówiąc, no to po tym mieszkańcu już, prawda, mają dużo rzeczy problem. Także wydaje mi się, że część tych, które bardzo ważne mówi, że część tych rowów, które się nazywa melioracje szczegółowe, tak jak pan powiedział, tam do 1,5 metra, bo to są podstawówki, bo dam jeszcze był rozdział 0,8 jako pół podstawowe, no takie było, przynajmniej jako ciekawostka, tak 60-tych, 70-tych, to w sumie zaczynają te rowy, bym powiedział, pomału, bo muszą się dostosowywać do tego, co się na tym terenie dzieje. To nie jest tak, że tutaj mamy grunty rolne i spokój, cisza, to nagle tutaj ciach, jeden do drugi wpada, prawda? I to zaczyna, ta sprawa naprawdę bardzo taka delikatna, bo
W sumie wtedy tam w Palędziu, wie Palędzie, Wieńka tam też, Nikę buduje osiedla. I tak tutaj było powiedziane, że on też finansuje utrzymanie tego, ale on finansuje do czasu, kiedy to osiedle wybuduje. No to potem ulica przekaże, tu ci dzwoni i powiedzą do widzenia. I się dzisiaj w Radzie Gminy, gmina, jako było to ta gmina, to państwo wszyscy jesteście, bo wszyscy właśnie operacje, to są te pieniądze, no tutaj, wasze w drodze, nie? To zebrane, bo to tak z nieba nic nie leci, także no, kumulacja fajnie, ale szkoda, że nie ma na przykład większej zabudowy, tylko jak na targowym, bo tam co, jak się co dwa tygodnie by przejechało, by ktoś jechał, to tu coś jakby, bo to są też inne pieniądze na utrzymanie, nie? A tutaj w zasadzie, jak jest mieszkaniówka, no to niestety spukamy do pana Wójta, no to plany na przyszły rok nie trzeba tyle, no i to coś nie da, bo jak nie ma pieniędzy, to się naprawdę nie robi. A tak? Ale ja może dam o przerwę. Myślę też o technologii właśnie odnawiania tych dróg, umacniania i tak dalej. Myślę, że ta łopatka i tych paru ludzi, to tam za dużo się nie zwołujecie, bo jeżeli maszyna konkretna nie wiedzie, nie zrobi tego, co ma zrobić, to takie będzie odpychanie po czasie. Myślę, że tych osiedli tutaj powstaje mnóstwo, dużo. Też to są połacia datów. Ta woda musi gdzieś spłynąć, ale ona stróżką nie popłynie, tylko musi spłynąć konkretnym rowem. Tak, konkretnym rowem nie może płynąć, tylko a przepusty zamulone do połowy. To proszę nie mówić równocześnie. Ja prosiłam może o nie wiem, pytania radnych, tak, żeby państwo goście odpowiadali i potem wnioski. Jeszcze właściciele, powiedzcie mi to z tymi własnościami. Bo własności są różne. Są rowy w większości są własnością prywatną i też dlatego, jakby pan na przykład Malbowie pojechał na Skórzynkę, sobie przeszedł, a propos, że ta maszyna, pan nie ma gdzie tej maszyny. Nie ma gdzie. Bo jeżeli pan sobie wyobraża, że bezczelny ten, który tam mieszka, jak odmówali, że odrzucili do namu, gadrami musieli po 500-600 metrów nosić do ulicy Malbowej. Chcę państwo go zabrać. Dlatego mówię, to jest ten świat, to jest to życie. Zabudowali, a płoty są na skarbie. Rozwoje są na skarbie. Także tam nie ma, więc tak to robią. Przedtem, to gdzie tam jest? O, Szczelinie w tej ruchy, Szczelina tam będzie. Ale to też chyba skąd jest potrzebny, jak jest obolenie takie, ale jak co roku jest wygląda oczyszczalnia, jest tam praca, to tam jest tak, to jest ta oparta z niepotrzeba tam, gdzie zaraz to poświęci. To po co ma tam dużo? Żeby wyrwać, porozrywać, to tylko nie potrzebne. Trzeba to wykosić i tylko to, co jest wykoszone, bo przykład jest bardzo prosty. W tej chwili, jak są wysokie, niskie stany wód, to państwo rowy tak zarastają, nie zarastają jak normalnie. Jak woda płynie, jest mniejsze zarastanie. Mniejsze. Ale tu jest też, no, tam na ramach oczyszczalnianych, no to proszę się przyjechać, zobaczcie, jak wygląda na przykład Wieńka w tej chwili, która wtedy szła wizerowana. Nie ma woda płynąca, ona likuje też we mniejszym wizerowaniu. Jak się tam powiedzie, no to tak jest, uczciwie tak. Ale to tym, no też nie, no, gdzie nie idziemy, to wjechać, ale wymiar zabudowany, nie ma gdzie. Zresztą to, o jak będą pasy takie, gdzie wodę, widzę dla woda, że w 4-5 będzie ludzie robione, no to tam to na kawiedzie, tylko znowu następna sprawa, że to trzeba wybrać, załadować i nie wyjść. No, pieniądze to się rzeczy, że dobre chęci nie brak niż do wyjścia przed budynek do sprawy, tylko o tym, no, wiesz, to pieniądze nie wyjdzie. Ja mam tylko pytanie jedno, pytanie. Może on... Proszę. Nie, mam tylko pytanie, bo w Wielolicie tam u siebie na terenie, a zwłaszcza Skórzynka, wie pan, ten to są rzeczywiście drogi prywatne. I to czemu jest część drogów prywatnych zostawione na ewidencji właściciela danego gruntu, a część drogów jest przyjęte przez Niemcy, to przez spółkę, czy wodną, czy też przez gminę. Wy nie macie nic. No to dlaczego nie przyjmę na przykład, to na przykład gmina tych rogów i ma święty spokój, bo... Słuchajcie, bo burzą się z tego względu ci, którzy po prostu już skasowali grunty, a rów zostaje rowy. Właściciele sobie pokładu, niektórzy tam wiecie z tym, to jest wasza sprawa, powiedzcie i zobaczcie, jak to wygląda. A rolnicy płacą za ten rów, za ten metr. Właściciel. Podatek od tego.
tego obuw, który ma na przykład 500, 600, 700 metrów płaci. Jest złożony z tym, że jak... Nie tak, słuchajcie, ale wysłuchajcie dobrze. Skoro był rów sprzed 20 czy tam 15 wieku, niech tam jest, opłynie, jak służebo było, tak jest, 1300 w którymś roku i płynie to mój strumyczek. Teraz się podłączyło tak, wiecie chyba dobrze wszyscy. Droga województwa 307, całe Wysokotowo jest podłączona, nawet Skórzewska ulica do tego rogu Skórzynka. I rzeczywiście, świętej pamięci Czesiu Włoszech, na święty rację, przyjdą ulewy, będą zatopili cały Skórzewo, które mieszka przy tym rogu Skórzynka. Bo ja pamiętam dobrze, bo mieszkam prawie 50 lat, do ulicy Gostynnej były przepusty, to robił Bzi z Przeźwirowa, zresztą ten ruch pogłębiał elegancko, do pół tylko tego roku jest zrobione, przepusty są na 40, a tam wszędzie są, jak tylko istniały Skórzewo, takie rurki, jakie są 30, albo tam może nie było jeszcze nas. I pozostało tak, jak jest. Dalej nie ma na nic środków, na nic nie stoi. I teraz jak przyjdzie coś takiego, jak spuszczą jeszcze się z tej drogi wojewódzkiej, te wszystkie wody, za tym traktem, za stacją paliwową, która tam jest, bo ta firma tam amerykańsko-kulczykowska, tam są wszyscy podłączani do tego rogu. Więc ja bym opowiadał to, zaznacz to, bo to będzie, jak przyjdzie jakoś ulewa na wiosnę, to dopiero będzie larwa. Larą takie, żeby to wchodzić we wodzie, pod kolana. Ci wszyscy, którzy mieszkają na tych terenach. A czy póki jeszcze są przepusty niezmienione, to dają jakieś retencje? A teraz widać wszystko, bo jest tyle wody tylko na dnie. Trzeba było, jeżeli byśmy chcieli to spuścić, panie, to trzeba było przebudować przepust pod ulicą Malwową. To jest raz. Co kraj to obyczaj, co gmina, co miasto to inny zwyczaj. I kiedyś... Ja przerwę, panie dyrektorze, ale sekundę. Wie pan co? Wszystko gra. On jest czyszczony, wyjdzie czyszczony, bo widzę, że nawet co drugi miesiąc idą. A wie pan kto? Tarnowo podgórne, bo Wysokotowo nacisko, żeby się nie topili, bo jak oni sobie podłączali, to wszystko im powychodzi. Jak się zatko ten ruch. Tylko do pewnego miejsca, do wody. Tak, ale ja to za dobrze, tak znam. Bardzo, ja przerwę teraz tą dyskusję tutaj, bo też ze względu na to, że czas nas nagli i też dlatego, że to jest temat, którego nie da się omówić dzisiaj i nie doprowadzi do niczego nas takie właśnie wypowiadanie niezadowolenia z różnych stron i wykazywanie niemożności z innej strony. Ja mam taką prośbę, to Państwo do gości, o pozostawienie tam kopii czy oryginału tego sprawozdania, które Pan przeczytał na początku i też może do... No, to jest tak, że głosy i od mieszkańców, i od radnych, i od Państwa też płyną, które mówią o tym, że te rowy nie wszystkie są w takim stanie, jak byśmy chcieli, z różnych powodów. I też w takim razie proszę napisać do urzędu, czy do, albo też Państwo wskazują na to, na brak środków, proszę napisać do urzędu, do wiadomości rady, swoje uwagi, sugestie, wnioski. Także też proszę o to, żeby Państwo radni złożyli, jeśli są wnioski teraz, żeby ten temat na dzień dzisiejszy zamknąć, złożyć wnioski dotyczące omawianego tematu. Tutaj, żeby się do Państwa gości jako wykonywujących te roboty oczyszczające. Ja mam wniosek tylko jeden tu, żeby rzeczywiście ktoś wydał decyzję o wycięciu tych wszystkich drzew, które rosną w rowie. Jedyne, co przez 2 miesiące walczyłem na przykład tu, żeby mi tu kierownik wydał decyzję i wyciął te drzewo, tam było 55 ol, to średnica i tam już niektóre mają powyżej 100 obwodzie już średnicę, więc ja nie wiem, ja nie rozumiem tego, co to jest, że takie upewniliwe są ludzie, że tu, że nie wydawają tych decyzji teraz, jak ktoś idzie. Ale to jest konkretny wniosek o... Konkretny o wycięcie wszystkich drzew, które są na terenie, które rosną w środku. Dobra. Jak żeśmy tu wspominali, spółka nie jest właścicielem ani metra rowu. Właścicielami są osoby prywatne lub skarb państwa i o pozwolenie musi wystąpić właściciel danego, danej nieruchomości.
My tu z wycinką nie mamy nic, żeby wnioskować o pozwolenie na wycięcie. My jesteśmy za tym, bo każde drzewo, które rośnie, czy w skampie, czy nawet w dnie, no to jest zmora. Co jesiennie jest pełno liści i jest dodatkowe czyszczenie. A jeszcze dodatkowo tamuje spływ wody. Tak, to jest dobrze. Dobrze, no to w takim razie przekażemy wniosek do urzędu, żeby ten sprawę zapoznać i rozpocząć jakieś działania, czy rozmowę z właścicielami. Dobrze, ja mam pytanie, żeby to brzmiało technicznie, usunięcie wszystkich krzewów i drzew z profilu regulacyjnego. To znaczy, to proszę to tak zadać, dobrze? Dno, skarpy i ławeczka do metra. Tak. Bo to jest ten dostęp, no. Bo wtedy nawet jak coś się dzieje, no przykład po tej nich już jest nie ale ci sami ludzie z parę miesięcy temu jeszcze dużo byś mi tu zahaczył o to rzecz. Dopiero jak przyszło coś tak krótkę spadło, to dopiero się teraz następny wziął i wyciął. Bo reszta powycinała, bo przynajmniej trochę się napracowałam, ale w kupę trzeba przynajmniej. Dobrze. Ja mam pytanie odnośnie właśnie wycinki tych drzew, bo tutaj padło stwierdzenie, że właściciel musi złożyć wniosek o wycięcie tego drzewa, a na jakiej podstawie te rowy są czyszczone? No bo jak też to są grunty prywatne, no to spółka melioracyjna wchodzi tam i czyści te rowy, bo patrzy na pewno jakieś rozporządzenie bądź artykuł, prawda? Czy w tym rozporządzeniu nie ma również ujętych tych drzew, krzewów bądź jakichś innych, nie samo siebie? Krzewów i drzew po prostu nie ma. No dobrze, czyli utrzymanie rowu polega tylko na pogłębieniu, poszerzeniu rowu, na rowu, tak? Tak. Od ulegu na rowu wykoszenie skarby ławeczki tej... Ale wykoszenie skarby w jakim zakresie? No bo wykoszenie... Tyle ile trzeba, bo jak jest zarośnięte, to albo są... No dobrze, ale to, krzewy i trawę można ciąć, a drzewy nie, nie można, wszystkie, tak? Nie wszystkie, bo są okresy, nie, bo tam kanarek, bo wróbelek tam na inna historia. Są też okresy tak zwane, że rozwoju... Nie kto inny, jak spółdzielnia, mieszkańcy spółdzielni Ławica najwięcej larów robią, że się przycina krzak, ale jak potem w piwnicy ma wodę, no to znowu larów jest, no to woda. Czyli takie podsumowanie, po prostu te rowy są tak rzadko koszone, że takie drzewa po prostu, tak? No strasznie. Właśnie, nie zawsze koszone, wie pan, to, że jest koszone, no ale... Drzewa niektóre są wojenne, ja tylko tego są przedmiotowe. Najgrubsze u mnie miała 137 roku. Ja mam zapytanie do panów, bo jeżeli po prostu pan panowie potwierdzicie, że nie macie tutaj, cały czas mówię, sługa Czcielińska tutaj od do Bieskiej ulicy w kierunku Czcielina, on jest tak zarośnięty, czy Zirwan też to zlecił nie. Do samego Konarzewa? A jeżeli nie, to składam wniosek formalny, żeby wystąpić do Ziru, że mają wyczyścić, bo jest tak zakrzaczony, ściną zarośnięty, że niestety, jeżeli przyjdzie woda, to naprawdę wybycie się wylewać. Ja to też, żeby było jasne, bo była mowa, że tam robiona wilienka czcielińska, jest tylko robiony odcinek 500 metrów kanału Czcielińskiego na koszt autostrady, 500 metrów samicy Stężyńskiej na koszt autostrady, kropka i jest koniec. Dobrze, pan nie może by było jasne. To ja też dlatego zapytałem i w związku z tym złożyłem wniosek, żeby wystąpić do tego. Wniosek zapisany, dobrze. Szanowni Państwo, ja ze względu na to, że tutaj mamy już następny punkt i czas nas goni, jest zasłużona tutaj przerwać i na ten dzień dzisiejszy zakończyć ten temat. Proszę, te wnioski zostały zapisane, proszę pana o przekazanie do protokołu, do Biura Rady tych dokumentów. No i myślę, że temat oczywiście też nie jest zamknięty, bo to nie jest możliwe, żeby na jednym posiedzeniu wyczerpać tak istotny temat. I dziękuję bardzo za przybycie, za odpowiedzi na pytania. No i myślę, że nadal będziemy współpracować z celem jak najlepszego rozwiązywania tych problemów, które są. Dziękuję bardzo. Mamy lekkie przesunięcie w czasie i rozpoczynamy trzeci punkt dzisiejszego posiedzenia. Informacja o pracach Stowarzyszenia Grupy Inicjatywnej Wspólna Przestrzeń. Mamy tutaj gości. Widzę. Oddaję głos od razu. Do widzenia. Dziękuję bardzo.
ogólna przestrzeń. Państwo się przedstawią, bo ja może tylko dopowiem, że ja znam tutaj Państwa i o inicjatywie wiem, ale myślę, że Państwo najlepiej o sobie powiedzą, o swoich działaniach i rozpocznie się tutaj. Dzień dobry Państwu. Zostawiliśmy się tylko 4 osoby, ale najpierw może podziękowania za zaproszenie dla Pani Przewodniczącej i dla Szanownych Państwa Radnych. Bardzo się cieszymy, że możemy tu być i opowiedzieć o naszych działaniach. Jak powiedziałem, 4 nas się zjawiło. W naszej grupie działa Agnieszka Kuczyńska. Trzeba przedstawiać Iza Tokarczuk i Daniel Stawiński. Ja się przedstawiłem. W grupie działa troszkę więcej osób, ale dzisiaj w takiej prezentacji się tutaj stawiliśmy. Ja może usiądę sobie, żeby zostać dostrzeżony. Pozwolę sobie wstać. Działamy od kilku miesięcy jako grupa właściwie mieszkańców nie tylko Dąbrówki, ale także Palędzia, Dopiewa, także osoby z Dopiewca gdzieś z nami starają się też działać. I jesteśmy grupą nieformalną, tak? Nie jesteśmy stowarzyszeniem. Być może kiedyś jakaś formalna organizacja się z tego urodzi, ale tutaj jesteśmy grupą nieformalną. No i cóż, zebraliśmy się jakby w taką grupę ze względu na to, że jakoś wszyscy doszliśmy do wniosku, że tak zwana przestrzeń wspólna, czyli ta przestrzeń, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców, to jest coś ważnego dla naszych społeczności lokalnych. Ludzie powinni mieć gdzie się spotkać, zintegrować, rozwijać jakieś tam swoje pasje. Myślę, że ten pomysł troszeczkę tak wyszedł z okolic Palędzia, Dąbrówki, bo w tych okolicach z tą przestrzenią wspólną to jest troszeczkę problem z dostępnością odpowiednich miejsc, żeby się spotykać. My jako grupa też mamy z tym niejaki problem. Przez kilka miesięcy głównie się spotykaliśmy w komercyjnym lokalu obok Biedronki, no bo nie mamy świetlicy, bo nie mamy takich miejsc, w których te spotkania mogłyby się odbywać. Czym się zajmujemy? Właściwie nasze działania, tak sobie ostatnio staraliśmy się spisać, co my właściwie chcemy robić, tak? Ponieważ mamy też stronę internetową, która od niedawna, że tak powiem, zawiera jakieś konkretne treści, bo na początku to był tylko obrazek jakiś tam migający, ale w tej chwili na naszej stronie możecie Państwo znaleźć informacje, czym się tak naprawdę chcemy zajmować. No i pierwsza rzecz to po prostu integrować troszeczkę ludzi, społeczność lokalną wokół właśnie problemu przestrzeni, tak żeby ludzie jakby mieli świadomość, że przestrzeń to jest coś istotnego, coś ważnego, żeby chcieli jak gdyby także jakby do tej przestrzeni troszeczkę się pojawiać ze swoimi inicjatywami, żeby chcieli, żeby zrozumieli, że to jest dla nich ważne, ta przestrzeń, tak? Ta przestrzeń wspólna. Druga rzecz, chcielibyśmy jako grupa też, żeby troszeczkę może inspirować, może no my się uczymy też sami od tej przestrzeni, jak można ją w sposób taki przyjemny, fajny, przyjazny dla mieszkańców zagospodarować. Chcielibyśmy też pokazywać pewne dobre praktyki, tak, w tym zakresie. Tak jak mówię, w naszej grupie są ludzie o bardzo różnych kwalifikacjach, takich zawodowych, bo są ludzie, którzy mają przygotowanie takie artystyczne, można powiedzieć. Ja jestem ekonomistą. Jesteśmy ludźmi o bardzo różnych tutaj jakby zawodowo obszarach działania. I to jest bardzo przydatne wtedy, kiedy właśnie mówi się o przestrzeni, o tym, jak można ją fajnie zagospodarować, żeby właśnie łączyć ludzi bardzo różnych. To nie o to chodzi, że to była grupa, która ma dokładnie takie same jakby zainteresowania i kwalifikacje. I my chcemy jak gdyby no troszkę przy tej okazji, że tak powiem, może zainspirować pewne działania tutaj, jak można tą przestrzeń zagospodarować. Jeżeli ona się znajdzie, jeżeli ona będzie dostępna, to jak można ją w sposób dobry dla mieszkańców zagospodarować. To jest taki drugi obszar naszego działania. Trzecia sprawa, no to już takie ambitne troszeczkę. Znaczy chcielibyśmy, ponieważ obecnie duży nacisk się kładzie w różnych działaniach na to, żeby inicjować pewne partnerskie projekty, to znaczy
Chodzi o to, żeby przestrzeń to jest coś, co dotyczy nas wszystkich. Dotyczy mieszkańców, dotyczy władz gminy, dotyczy przedsiębiorców, dotyczy właścicieli gruntów, no, organizacji pozarządowych. Byłoby dobrze, gdyby myślenie o tym, jak można tą przestrzeń dobrze zagospodarować, no, przemieniło się w konkretne działania, konkretne projekty, które będą miały też taki wymiar partnerski, żeby zaangażować te różne strony, tych różnych, jak to się teraz mądrze mówi, interesariuszy i włączyć ich w takie mądre zagospodarowanie tej przestrzeni, tak? Środki unijne, środki zewnętrzne, myślę, że one w jakiś sposób czekają na tego typu inicjatywy i jeżeli one będą wychodziły z naszych społeczności, może od mieszkańców, mam nadzieję też jak gdyby współpracując jakby w szerszych grupach, można by tego typu działania realizować. Także chcielibyśmy jako grupa troszkę inicjować tego typu przedsięwzięcia partnerskie. No i ostatnia grupa działań to są takie małe projekty, małe działania typu to, co nam się udało ostatnio zrobić. Dwa takie wydarzenia. Pierwsze przed Aurorą zrobiliśmy takie kilkugodzinne spotkanie z mieszkańcami, gdzie po prostu pytaliśmy ich, czego by potrzebowali, jak widzą tą Dąbrówkę, nie wiem, czego im brakuje, z czego są zadowoleni, co może by chcieli więcej. Zebraliśmy jakąś tam wiedzę o tym, czego ludzie chcą, spisaliśmy to, mamy gdzieś to, że tak powiem, w jakimś naszym banku pomysłów czy idei. No i staramy się nad tym dalej pracować, żeby może za jakiś czas zaoferować mieszkańcom jakieś ciekawe tutaj wydarzenia, które jakby z tej wiedzy płyną. No, zorganizowaliśmy też piknik, tak, który miał miejsce i tutaj z udziałem pana wójta Przepióry, który przybył na to spotkanie, który miał takie właśnie znaczenie integracyjne dla naszej społeczności. Takie działania też byśmy chcieli realizować. Tak? Czy generalnie, tak podsumowując, wspólna przestrzeń jako pewna jest pewnego rodzaju miejscem, gdzie po prostu grupa ludzi się spotyka, rozmawia o tej przestrzeni, stara się w jakiś sposób, no, można powiedzieć, jest to taki inkubator pewnych pomysłów, pewnych inicjatyw, które mają z tego wychodzić, tak? Być może będą to jakieś poważne projekty, także większe, jeżeli uda się jak gdyby dalej ludzi włączać w tego typu idee. No, a może poprzestaniemy na takich mniejszych działaniach integracyjnych. To jeszcze tego tak do końca nie wiem. Z mojej strony wszystko. To mogłoby pomóc takie spotykanie się mieszkańców nawet w takich błahych bądź większych problemach, na przykład dotyczących tych drzew. Tak? Gdyby się okazało, że mieszkańcy tych, czy tam właściciele tych rowów mają czas i chęć gdzieś się spotkać, to być może na jakichś nieformalnych spotkaniach dowiedzieliby się od kogoś, że warto przypilnować tego, żeby te drzewa wyciąć. Nie byłoby dzisiaj dyskusji na temat dbałości o oczyszczenie tych drogów, bo oni by sami się dowiedzieli, że to jest dla nich istotne i ważne, bo inaczej dalej piwnice czy domy i sami powinni dbać o to na przykład. Jeśli nie ma takich wspólnych miejsc, gdzie mógłby się spotykać, wymieniać się poglądy czy inspirować się, to myślę, że cała komunikacja z mieszkańcami jest słaba. Gminie to może pomóc. Czyli rozumiem, że Państwo wnioskujecie o udostępnienie jakiejś sali, tak, na której by się mogli spotykać i dyskutować o pomysłach, które mogą ewentualnie wdrożyć w życie, tak? To znaczy, my chcieliśmy podjąć takie działania na razie na terenie Dąbrówki, bo tam jest nam najbliżej, tak jak kolega tutaj Krzysztof wspominał, tam nie ma żadnej świetlicy, więc nie ma możliwości spotkania się wspólnie i chcieliśmy, jakby próbujemy, tak podejmujemy próby, żeby wygospodarować jakąś przestrzeń w Dąbrówce. W tej chwili rozmawiamy z deweloperami. Nie ukrywamy, że to nie jest tak, że wszyscy deweloperzy w Dąbrówce nas kochają i nam od razu oddadzą na przykład kawałek ziemi, żebyśmy my tam postawili na przykład kontenery na taki dom kultury w cudzysłowie. Więc poszukujemy miejsca, gdzie byśmy mogli takie wspólne miejsce zorganizować na terenie Dąbrówki. W tej chwili w bardzo różnych miejscach się spotykamy, tak jak koledzy mówili, czy w restauracji, czy raz nawet udało nam się w świetlicy Paleckiej spotkać.
czy też korzystamy z takiego nowego miejsca El Pueblo, które powstało na terenie spółdzielni Dąbrówka. Jednak no, docelowo chcielibyśmy, żeby takie miejsce dla mieszkańców powstało w Dąbrówce. Jeszcze nie wiemy, jak do tego tematu poważnie podejść. Może, jeżeli uda nam się z deweloperami, z deweloperem jednym uzgodnić, że on nam takie miejsce wynajmie, to będziemy chcieli tam taki projekt jakby wspólnego miasta uruchomić. Tego jeszcze nie wiemy, bo deweloper się nie określił. Czyli rozumiem, że na chwilę obecną ta świetlica paletka by nie wchodziła w grę, tak? Bo jest, nie wiem, odległym tutaj miejscem, czy... Ja myślę, że miejsce na samo spotkanie to nie jest dla nas jakiś większy problem, bo możemy w tej, nawet w tej restauracji się tak spotykać, tylko chodzi o to, że jeżeli chcielibyśmy później realizować projekty, tak? Na przykład nie słyszeliśmy, że harcerze nie mają się gdzie podzieć, tak? Albo słyszeliśmy, że ktoś chce jakieś tam pasjonacko grać w szachy. Nie ma też miejsca, żeby pójść sobie gdzieś w Dąbrówce i usiąść ze znajomymi i pograć w szachy. Żeby wygospodarować takie miejsce nie tylko dla nas, żebyśmy sobie siedzieli tam i się spotykali, ale też dla mieszkańców. Żeby mieszkańcy mogli tam swoje małe projekty, większe może projekty realizować. Ja zachęcam do wymieniania zdań. Bardziej, może Państwo chcą coś dopowiedzieć, do zadawania pytań, też może urząd, bo cele działania wydają się być bardzo ciekawe i przydatne dla mieszkańców i, że tak powiem, dobrze rokują dobrze, dlatego że mogą mieć pozytywne skutki. Natomiast może w takim razie, jeśli spotkaliśmy się tutaj na komisji i Państwo chcieli do nas przyjść, to może przekorzystając, że jest, są radni, część rady gminy i urząd, Państwo nie wiem, złożyli jakieś wnioski, pytania albo coś, co chcielibyście nam przekazać jeszcze na początek. Dziękuję dwa słowa. Proszę. Pomysł, może rozwinę tutaj wątpię to, co powiedziała Iza. Pomysł jest z jednym z deweloperów, że on nam wynajmie teren. My postawimy tam kontenery i będzie tam świetlica albo coś w stylu domu kultury. Piszemy, opracowujemy w głowie na razie projekty, między innymi na zagospodarowanie młodzieży, która jest w Dąbrówce. Wydaje mi się, że to jest temat, który dziś może jeszcze snu nam człowiek nie spędza, ale za chwilkę, jak te kilkaset dzieci, które aktualnie są na Malinowej, skończy lat 13, to możemy mieć w samej Dąbrówce bardzo poważny problem. I jeżeli dzisiaj nie podejdziemy poważnie, żeby w Dąbrówce było takie miejsce, pomijając już szkołę, kościół i bibliotekę, naprawdę byłoby dobrze, żebyśmy się na tym pokryli. Jeśli chodzi o ideę tego domu kultury, to tak jak tutaj wspomnieliśmy, byłyby to kontenery, może nie tak piękne i okazałe jak w Dąbrowie, bo myśleliśmy o dwóch, trzech postawieniach. Pieniądze na to prawdopodobnie znalazły się w projektach Unii Europejskiej, aczkolwiek moje pytanie jest, czy ze środków sołeckich byłaby możliwość na taką inicjatywę w Dąbrowce albo w jakiejkolwiek innej wsi, żeby ze środków sołeckich na taki projekt poszły pieniądze. To jeśli chodzi o środki sołeckie, to prawda, że ja mogę decyduję do nas. Kwestia techniczna, czy to jest w ogóle możliwe? Ja może odpowiadać, przynajmniej formalnie. Po pierwsze, grunt, na którym miałyby stanąć te kontenery, powinien być usankcjonowany tak, żebyśmy mieli możliwość, że tak powiem, wydatkowania publicznych pieniędzy. Więc albo powinien być własnością gminy dopiero, albo przynajmniej wydzierżawiony w sposób długotrwały, tak żebyśmy mogli te środki publiczne wydać. Tak samo kontenery, jeżeli miałyby być, to musiały być własnością gminy dopiero. No i środków na zakup takich, powiedzmy, majątku trwałego wydać nie możemy ze względów na ustawę o finansach publicznych, która nas w tym zakresie ogranicza. Natomiast no Państwo możecie też pozyskiwać jakichś sponsorów, no możemy jakoś tam się też włączać w to, tylko że jak ja się przysłuchiwałem, to te działania są na dzisiaj mało konkretne, bo że ktoś chce sobie pograć w szachy, no to się spotyka w domu i sobie grają w szachy. Tak naprawdę jest sekcja szachowa
przy koronie za krzewo. Grają tam młodsi starsi. Sam byłem, że tak powiem, uczestnikiem tych rozgrywek na salce u księdza w Zakrzewie. Salce, która stoi pusta i do wykorzystania, bo kiedyś tam odbywały się zajęcia religii, dzisiaj jest zupełnie niewykorzystana. Korona Zakrzewo robi tam turnieje szachowe, w którym uczestniczą młodsi i starsi. Jakby nie widzę potrzeby budowania świetlicy po to, żeby ktoś mógł zagrać w szachy. Ale to nie jest, żebym się czepiał szachów, tylko chciałbym, że tak powiem, poznać konkretne działania, no bo wspólna przestrzeń, fajne hasło, medialne bardzo. Natomiast co za tym się będzie kryło? Jakie dzieci będą wspomnowane? Jaki Państwo macie program związany z tymi dzieciakami 13+, ile tych dzieciaków chce być? Bo z tego co wiem, na grupce jest ZHL, tak? Są Rangersi. Są jeszcze kluby sportowe, które też te dzieciaki w jakiś sposób aktywizują. Więc proszę mi powiedzieć już tak konkretnie, jak to ma wyglądać. Z mojej perspektywy, jako osoby, która gdzieś tam pisze projekt Ukraina, to wygląda w taki sposób i taki jest na razie nasz pomysł, że będziemy pisać projekty również unijne. Częściowo na dobrówkę, dlatego że działania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, one jednak są kojarzone z takimi troszeczkę większymi projektami, więc raczej będziemy jakby w tym kierunku szli, że część tych działań będzie realizowanych na terenie gminy Dopiewo, a część na terenie innych gmin. I te projekty kojarzone są właśnie z takimi działaniami z tego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale ponadto będziemy starali się też pozyskiwać inne fundusze, czy z gminy, czy z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich jako organizacja pozarządowa. I to będzie jakby to określone już w tych programach. No właśnie, to są jak gdyby narzędzia pozyskania środków, natomiast tutaj, jak Kulik zwrócił uwagę, nie ma jakichś konkretnych, ja nie widzę jeszcze, jak mówię, skonkretyzowanych faktycznych działań. Poza tym też się zastanawiam, jak Państwo będziecie funkcjonować i jak będziecie Państwo starać się o środki unijne bez jakiegoś tam sformalizowania Waszej organizacji, tak? Bo organizacja na chwilę obecną, rozumiem, że jest organizacją po prostu w żaden sposób niesformalizowaną, nigdzie nie zarejestrowaną, prawda? No tak, ale też to już jest jakby sprawa tutaj trudna i państwa, techniczna. Natomiast no, opieranie swojego projektu na pozyskiwaniu środków zewnętrznych w moim zdaniem nie jest zbyt mocne, bo najpierw lepiej coś zainicjować, spowodować. Jeżeli to będzie się, że tak powiem, szło we właściwym kierunku i będzie rozwojowe, to wtedy na to można programy jakieś pozyskać. Napisanie programu dla programu, żeby dostać pieniądze, że tak powiem, na funkcjonowanie jest bardzo fajne, tylko że program nie, natomiast co dalej potem będzie, jak to dalej będzie realizowane? Bo programy trwałe, projekty, nie wiem, 3 lata, 4, może 5 maksymalnie. Natomiast my mieliśmy takie sytuacje, że gdzie coś było proponowane za darmo, w ramach projektu unijnego, po zakończeniu projektu unijnego było więcej z tym kłopotów niż pożytku. Więc to jest raczej skupiłbym się jakimś na długotrwałym działaniu takim systemowym. Czy na pewno myślimy też o tym? Ja też znam ten problem, bo tak jak mówiłam, pozyskuję te środki już od dłuższego czasu i myślimy o tym, żeby też tą organizację, która pozostanie ewentualnie gospodarczą, będą na te środki takich środków wsparcia na rzecz ekonomii społecznej i one będą wykładały fundusze na to, żeby organizacje pozarządowe zakładały działalności gospodarcze i żeby te działalności jakby uniezależnić, znaczy te organizacje pozarządowe uniezależnić właśnie od środków projektowych unijnych. No muszą zarabiać. Tak, muszą zarabiać i my myślimy o tym, żeby też, jeżeli ta nasza organizacja powstanie, stowarzyszenie, bo w tym kierunku idziemy, żeby ono prowadziło działalność gospodarczą. Chociaż zarobiło na tym podstawową, jakby na podstawowe utrzymanie, na przykład w barakach, takie, że tam się kondynerów nie będą, bo ich
liczymy się z tym, że to nie może być tak, że te kontenery powstaną i one zostaną, nie wiem, zostawione samokaz, tak? I będziemy sobie tylko problemy przekazywać. To to będzie problematyczne. To musi być jakiś zarządca, musi być jakby ktoś, kto tego dopilnuje. I tu widzimy właśnie to, na przykład nasze stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, które się tym opiekuje, zarządza i to utrzymuje. To, no to będzie kosztowało jakieś pieniądze. Jeśli chodzi o same konkrety, co chcielibyśmy tam robić, to jest dużo. Na tym spotkaniu przed Aurorą to sami mieszkańcy spisali i powiedzieli nam, co chcieliby robić. Tych projektów jest naprawdę kilka przykładów. Typu jeden człowiek, który przyszedł, okazał się, że jest pracownikiem Akademii Muzycznej i mógłby robić, organizować z dzieciakami koncerty, czy uczyć je grać na instrumentach. Różnie. Druga dziewczyna jest w naszej grupie, jest wykładowcą na ASP. No to już panu odpowiadam. Jeżeli mówimy o takich rzeczach, to mamy orkiestrę i jest problem, żeby pozyskać młodych, ale tam były nawet osoby, które same chciały uczestniczyć na przykład w takich jam session. Nie mówię tylko o dzieciakach. Też, ale tam też osoby starsze, także tam w każdym wieku. Gdzie mamy gdzie jest takie miejsce? W Dąbrówce? No, w Dąbrówce nie ma, no, na terenie Gminy, no ale traktujmy tą wspólną przestrzeń, jak pan Krzysztof przedtem powiedział, że to nie tylko Dąbrówka, ale to również do Gminy, również do Piewiec, również Palędzie. Traktujmy to jako całość gminną. I mamy orkiestrę, u was też z tego co wiem jest chór. To ja u nas też jest chór Belcanto, który też nowy, że tak powiem, dobrego na rybku nie może rozgrywać. O rzeczy, której na pewno nie ma gminy, dopiero Fabla, czyli taka przestrzeń nowoczesna, w której się uczą dzieciaki nowoczesnych technologii, drukarka 3D, z której się korzysta. To są takie nowoczesne rozwiązania, które funkcjonują już w Polsce. I później nie było innowacyjności na gminy. Jeśli w danym miejscu pojawi się coś takiego innowacyjnego, a myślę, że Dąbrówka jest nowoczesna, że pasowałoby to do niej, to by było i plus dla gminy, a na pewno dzieciaki bawiłyby się tam. Nawet dorośli by poznawali te innowacyjne rozwiązania, które wiążą się z, na przykład z drukarką 3D, czy z prezentacjami multimedialnymi, czy z jakimś takim szkoleniem z nowoczesnych technologii, czy z internetu, czy z portali społecznościowych. Tych pomysłów mamy mnóstwo, ale tak naprawdę dzisiaj nie mamy nawet miejsca, nie możemy o nich konkretnie myśleć, co byśmy chcieli zrobić dokładnie i w jaki sposób, jeśli nawet nie mamy miejsca, gdzie to zrobić. Bo to, co mogliśmy zrobić w przestrzeni wolnej, czyli na przykład festyn, czy piknik, czy dzień sąsiada, to zrealizowaliśmy. Było kilka takich rzeczy, które dało się zrobić bez konkretnego pomieszczenia i to zrealizowaliśmy. To pokazuje trochę nasz potencjał. Natomiast jeśli dostalibyśmy jakieś zielone światło, jakąś światełko nadziei, że jesteście Państwo w stanie zagwarantować nam jakąś taką przestrzeń zamkniętą wspólną, no to wtedy jesteśmy w stanie przygotować pewnie jakieś bardziej konkretne. To zamkniętą czy wspólną? Znaczy ja staram się... W sensie pomieszczenia zamkniętą. Znaczy i tak na ten moment oczywiście ja staram się, żeby się od Państwa wyciągnąć jak najlepiej informacji dotyczących tego projektu i Waszej działalności, którą zamierzacie realizować. To też nie do końca to, co Pan mówi, to mnie nie przekonuje, bo to, że na tablicy pojawiło się 150 pomysłów, to rozumiem, że ich nie jesteście w stanie zrealizować. Skupicie się na jakichś najbardziej, tak powiem, możliwych do zrealizowania, najbardziej efektywnych. Natomiast no, każda inicjatywa, każdy program, każda możliwość pozyskania środków, czy to unijnych, czy to zewnętrznych, oparty są na jakichś biznesplanach, prawda? Na dokumencie, który stwierdzi efektywność tego projektu. I tak naprawdę myślę, że zarówno ja, jak i Rada o jakichś środkach, czy ewentualnych korzyściach dla gminy będziemy mogli dopiero mówić po tym dokumencie. Ja rozumiem, że w tym dokumencie raz, że powinno być opracowana, jak to, ile osób tu będzie uczestniczyło, jaka grupa wiekowa, ile potrzeba na to środków, jak te środki będą wydawane, jak kto nimi będzie zarządzał. I to jest w mojej ocenie podstawa do tego, żeby otworzyć się na dalszym dyskusji. Ale to nie jest tak, że jeżeli na przykład znajdą się środki, to załóżmy, że jest biznesman i państwo... Jak pani może pisać projekt, to będzie potrzebne. Tak, ja to jest tak i tak, tylko
chodzi mi o to, że czy jeżeli znajdą się środki, to nie musi później być jakiegoś, nie wiem, zasady prawa zamówień publicznych, że wybiera się operatora dla tego miejsca. To jest pytanie, czy jakby my wtedy możemy być tym operatorem, czy staniemy do konkursu. Rozumiem, że jakby gmina zakupi na przykład te kontenery, by się okaże, że ten biznes plan ratuje, no to wtedy startujemy do konkursu, no albo wygrywamy, albo nie wygrywamy. W zależności od tego, czy jesteśmy konkurencją czy nie. Jak to wygląda później? Znaczy nie, no jeżeli będą nasze obiekty, to konkurs i nie będzie przekraczało 30 tysięcy euro, czyli to przypomnę dla sprawa z obiektów publicznych, to tak samo. Nie jest i mogę coś powiedzieć, panie wójcie, na tym sposób. Ja mam najbardziej z pełnym szacunkiem do państwa i tak dalej. Wierzcie mi państwo, ja mieszkam 50 lat w Skurzewie i nie mam sali. I też bym musiał jednego wójta, drugiego, trzeciego, chyba z siedmiu już wójtów z tu wziąć za dlatego i budujcie mi jakaś sieć, a tutaj nie ma pieniążków. Cóż ja wam mówię po chłopsku, ale tam kim jak jest. Ale słuchajcie państwo, przecież tam gdzie rozbudowa 14 sal. 16 lat. To co nie możecie gospodarować jakoś tam jednej sali sobie, żebyście mieli tylko budować kontenery? Ale mówię pan o szkole. Skoro mi proponują tylko wyjść, idź do szkoły i dać czas i zrób zebranie, spotkaj się z Radą Sołecką, to byście państwo nie wytrzymali w Skurzewie, abyście tak mieszkali, bo chyba tu byście co drugi dzień byli w urzędzie gminy i tak dalej. Nie ma pieniążków na to na razie, bo nie wiecie, jaka sytuacja jest, nie to każdy wie. Jak nie bąknięte milion ponad złotych, coś na to i nic z tego na razie nie ma, to widzicie, co się dzieje. A tutaj każdy grozie się liczy i tak dalej. No ja mówię, jak Przepraszam bardzo, chciałabym, bo tam się pani mieszka podczas głosiła. Tak naprawdę dzisiaj mówimy o Dąbrówce, ale moim marzeniem jest, żeby takie domy kultury powstały tam, gdzie ich nie ma i tam, gdzie ich potrzeba. W tym momencie Skurzewo jest największą wsią. Tam jest ponad 6 tysięcy ludzi. Wy będziecie mieli zaraz dokładnie ten sam problem. Albo będzie to równolegle. I jeżeli, mówię, nie jest... Ja wiem, że to brzmi jak bajka, ale może naprawdę to nie jest, jeżeli wspólnymi siłami byśmy maksymalną, nie wiem, życzliwość sobie dali, może naprawdę to nie jest taki głupi pomysł. Znaczy, jeśli chodzi o Skurzewo, to ja bym się zastanawiał, bo bliskość centrum Poznania i oferty, którą oferuje Poznań, dla Skurzewa, dla młodzieży jest bardziej interesująca niż pewnie te projekty, które byłyby realizowane w samym Skurzewie, więc tutaj... Może tak, a może nie. Nie jest do końca powiedziane, że dom taki w Skurzewie by się sprawdził, dom kultury. Znaczy nie wiem, czy to koniecznie musi się nazywać dom kultury. Ja to bardziej widzę jako miejsce, które będzie faktycznie przyciągać młodych ludzi, nazwijmy to jakkolwiek. Tak naprawdę ta młodzież będzie zagospodarowana w pewnym wieku w Poznaniu, nie wiem, do godziny 18 na przykład. Oni wrócą z kursu, ze szkół do domu i pójdą z kumplem na piwo do pary. Jeżeli będzie jakaś alternatywa, nie wiem, zaoferujemy jakąś ofertę dla nich absolutnie współczesną, może nie granie na lutni, ale nie wiem, coś, co by naprawdę ich przyciągnęło, to mamy szansę. Tak, to tak samo. Ale mam jeszcze pytanie, bo tutaj kolega zadał właśnie, dlaczego nie możemy na razie skorzystać z tej oferty szkoły? Dlaczego w ramach tej szkoły jakoś nie można by na razie gospodarować, żeby sprawdzić, czy te państwa projekty i zamierzenia jakby mają rację bytu i są z perspektywą na przyszłość? Czy dzisiaj, dlaczego jeśli chodzi o Dąbrówkę, bo jakoś tak się na razie skupiliśmy na pierwszy ogień tutaj, dzisiaj w szkole jest ponad 500 dzieci. Zajęcia dodatkowe są do godziny 21. Tam niektóre zajęcia dodatkowe już się odbywają na salkach w kościele, bo już w szkole nie ma miejsca. Rozbudowa szkoły będzie dopiero około 2017 roku. Obstawiam, że na dzień dobry będzie full. Tam szkoła, żeby mówić na wynajęcie salki, na jakieś spotkanie, to są
są jakieś zapisy. To nie jest tak, że mamy wolną jedną salę, którą mieszkańców mogą z nich korzystać. Generalnie to mrówka wchłonie każdą salę, jaka się pojawi. Wspomniane tutaj Pueblo. To jest komercyjnie wynajęty lokal, gdzie od sierpnia de facto dzisiaj już nie ma wolnych godzin. Bo przyszły tam i fitness, i zajęcia takie, i dla dzieci. Po prostu Dąbrówka, przepraszam za określenie, łyknie wszystko. A my też, ja na przykład osobiście zaproponowałam napisanie projektu, bo są projekty dla szkół. Pani dyrektor ze szkoły w Dąbrówce i ona powiedziała, no pani, za dwa lata może pani do mnie przyjść i mi napisać. My też proponowaliśmy, żeby... Ona mówi, nie ma szans. Żeby Dąbrówka wystartowała w projekcie teraz na czwarty kwartał, który będzie ogłoszony i po prostu w tej kubaturze niewiele da się zrobić. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił tutaj uwagę na taki jeden aspekt, że jeśli chodzi o majątki szkół, no to póki co no, my też w zasadzie przyjęliśmy, czy tak jest po prostu na chwilę obecną, że w zasadzie za darmo tych sal i salek do fitnessu nikomu nie udostępniamy, wszystkie stowarzyszenia, wszystkie kluby sportowe, tak, płacą za ten wynajem, no bo to po prostu takie przyjęliśmy zasady, bo jeśli komuś byśmy dali, jak gdyby wiecie Państwo, udostępnić za darmo, to od razu, że tak powiem, cała masa różnych innych interesariuszy, którzy też by chcieli wykorzystywać ten majątek w taki sposób, więc może faktycznie, to znaczy na chwilę obecną i tak tematu nie ma, przynajmniej do momentu wybudowania szkoły w Dąbrówce i do jej oddania. Moment, dobrze? Teraz pan Kraciński, bo się zgłasza od dłuższego czasu. Oczekiwania, co chcieliby się robić. Przypomina sobie to, co ja, jak miałem przemyślenia, robiąc to 10 lat temu, kiedyś tam w dziedzinie. Pierwsze, co mi się nasuwa, to, że my w tej chwili troszkę poruszamy się w kolorze. Pierwsza podstawowa sprawa, którą mówiła, że co powinniśmy zrobić, to sformalizować to i pakować stowarzyszenie. To stowarzyszenie powinno dojrzeć, bo to nie jest problem, to nie kosztuje specjalnie dużo. Mało tego, no jak będzie tam tych 15 osób, które do stowarzyszenia zakładam odpowiedzialnych osób, pojawią się następne, pojawią się może, powinny się pojawić jakieś składki i to jest ten początek, bo zatem macie możliwość aplikowania do pozyskania środków z pożytku publicznego. Też znaczy to, że jakieś szanse na pieniądze. No a później jako stowarzyszenie, to jest kwestia miejsca, jest to argument za tym, żeby się mogli gdzieś tam funkcjonować, będzie łatwiej. Jestem też godziwy dla osób, które no, próbują coś, szczególnie w takiej miejscowości jak Dąbrówka, gdzie tych osób, tak w ostatnim czasie nastąpiło szybkie, znaczy tych osób bardzo dużo przybyło, coś działać i myśleć w perspektywie o przyszłości. No ale tak mi się nasuwa to szczególnie to, że zależy zacząć od sformalizowania. I nawet nie wiem, czy do końca czy działalność gospodarcza od razu, czy też później przejść na etap, żeby robić za działalność gospodarcza, a na początku z finansji starostwa powiatowego i tyle. W kontekście już konkretnego miejsca, gdybyśmy mieli, to my te kontenery. Ja w ogóle zastanawiam się, jak pisać te projekty unijne, nie mając osobowości wydawcy i nie mając miejsca, no bo to się nie da chyba, nie? Mamy pewne rozwiązanie na dzisiaj, bo też jak podjęliśmy decyzję, że na pewno rejestrujemy stowarzyszenie. Zobaczymy, w jakim tempie to nastąpi, bo teraz na przykład ja też rejestruję, robię zmiany do organizacji pozarządowej i czekam już drugi miesiąc z KRS-em, jeżeli chodzi o zmiany, więc to pewnie trochę potrwa. Ale z drugiej strony ja też mam organizację pozarządową, swoją fundację i
stowarzyszenie nie będzie miało historii, tak? Więc będzie miało marne szanse, jakby, żeby pozyskać dofinansowanie i chcemy zrobić to w partnerstwie. Na razie jakby weźmiemy partnerstwo, stowarzyszenie jeśli będzie sobie nabijało doświadczenie i, no, i po prostu będzie realizowane samo projekt. Że wiemy, że ciężko będzie, może z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich tam jeszcze takie organizacje pozarządowe świeże, bez historii finansowej, bez dorobku, mogą się starać o finansowanie i tam moglibyśmy spróbować. Natomiast przy funduszach rodzinnych, no to wiadomo, że trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć obroty i tam nikt taki po prostu świeży nie wstrzymał. Także jako partner część działań, na przykład na terenie gmin dopiero, może realizować na przykład stowarzyszenie w jakimś tam projekcie unijnym. Tak, tak to sobie wymyśliliśmy, a ta działalność gospodarcza to w momencie, kiedy będziemy mieli konkretne miejsce i to konkretne miejsce będziemy musieli utrzymywać. Żeby chociaż te środki na to utrzymanie, na media, na wynajem obsługi, nie wiem, prostego sprzątania. Ja chciałabym dodać, dlaczego nie chcemy tego w szkole. Ponieważ biorąc pod uwagę młodzież, to akurat w tym okresie nastolatkowym oni trzymają się od szkoły jak najdalej. I nie przyjdą na takie zajęcia dodatkowe, no bo to jest młodzież katolicka i robimy jakieś tam bardzo specyficzne zajęcia. Ale młodzież, której chcemy zaoferować naprawdę te nowoczesne warsztaty, ona się nie będzie chciała przyjść spotkać w szkole. Byłam na takiej wymianie doświadczeń w Norwegii, w Oslo i obserwowałam, jak się organizacje radzą sobie z młodzieżą. Naprawdę jest czego się uczyć, skąd czerpać i nie mówię, że dzisiaj że zakładamy partnerstwo akurat z norweskimi organizacjami, ale też można napisać takie projekty, żeby się po prostu uczyć, jak tę młodzież zagospodarować od najlepszej. To naprawdę nie musi być do kultury. To trudno jest. Proszę. To trudno jest porównać ze Zachodem, mówię Pani tak szczerze, bo też znam zachodnią szkołę w Holandii i tam jest całkiem inaczej młodzież ustawiona do nauczania, więc nie możemy porównywać z naszym krajem, bo trudno, ale nie u nas wychodzi, że 13-latek może szkołę, a po 13 latach to niech Pani wierzy, że jest tak blisko Poznań, co tu kolega wspominał, że pojedzie na dyskotekę niż na popołudniowe zajęcia. A drugie pytanie, to lokum, to praktycznie, to tak, żeśmy długo dyskutowali nad tym lokum, to musi być w Dąbrówce, czy to może być na terenie całej gminy? Znaczy to jest tak, dzisiaj no my od czegoś trzeba zacząć. Stwierdziliśmy, że Dąbrówka jako ta osada, która w tej chwili zaraz posłużyła najbardziej, najdynamicznie się rozwija, tamtej młodzieży za chwilę będzie bardzo, bardzo dużo. No tak sobie akurat ją upatrzyliśmy, ale mam nadzieję, że będziemy łączkować po całej gminie. Czy trudno jest też dzieciakom i kazać jeździć autobusem, czy zawozić rodzicom do nie wiem, co to jest. Ja Pana rozumiem, ale znowu jak będzie taki przypływ czy do młodzieży, czy do tego, to też tylko z samej Dąbrówki. No, jak na razie myślimy, to jest nasz system. Tak, to jest odwrotnie ta sama sytuacja. Znaczy myślę, że takie miejsca są potrzebne punktowo. Proszę? Takie miejsca są potrzebne punktowo. Bo ile dopiero jest na przykład biblioteka, która troi się i dwoi, żeby tutaj przynajmniej dzieciaki zagospodarować, to w Dąbrówce no, ta biblioteka też ze względów lokalowych ma bardzo, bardzo ograniczone możliwości. I tam głównie dzieciaczki są zagospodarowane. A młodzież niestety, o ile są kluby sportowe, gdzie ta młodzież jeszcze chodzi, ale to na przykład są same w większości chłopaki. No ale wszędzie jest Pani wszystko taki problem. Nawet z radą gminy jest problem, żebyśmy zajęli komuś miejsce siłą rzeczy. I absolutnie myślę, że nie jest to dzisiaj mówienie, komu zależy bardziej i komu te pieniądze są bardziej potrzebne i komu zabrać. Ale myślę, że warto o tym pomyśleć, co z tym warto zrobić. Ja myślę, że półtora roku warto się wyjaśnić. I tak szybciej. A z tym, że ten sposób przedstawiciele dewelopera, no to jakby jako macie zaawansowane. To nie jest tego dewelopera. Ten nie ma, więc nie Państwo proszę. Proszę? Ten drugi nie ma. Nie ma. Pan Remigiusz chciał coś powiedzieć. Proszę. Ale jeżeli macie. Uprzedził.
Dobrze, szanowni państwo. Całego nie weźmiemy. Myślę, że tak, dodawajcie światło. Dziękuję bardzo, proszę. Słuchajcie, szanowni państwo, dlatego chciałam zabrać głos. I teraz tak, my mamy takie tematy, które nie jest się w stanie omówić ani na jednym, ani na dwóch, ani na pięciu posiedzeniach, bo to są tematy, które są ciągłe. I teraz może ja też to wyjaśnię. Ja znam państwa i właściwie osobiście, bo miałam okazję spotykać w różnych okolicznościach i dlatego zaprosiłam tutaj na komisję po konsultacjach z urzędem, który również chciał, żeby państwo tutaj zaistnieli, powiedzmy, że to jest początek, ja to uważam jako początek naszej współpracy, dlatego tak jak tu pan Kapciński, bardzo mnie cieszy, że istnieje już taka właściwie no, prawie formalna, tak? No, bo to jest większa grupa, która spotyka i jakieś działania podjęte udało się w praktyce zrealizować. Pan Krzysztof nazwał to tym mniejszymi działaniami w rodzaju tam pikników czy festynów. W związku z tym, dlatego też uważam, że bardzo dobrze się stało, że państwo tutaj o tym powiedzieli. I teraz traktuję to jako początek współpracy, dlatego że nie wyobrażam sobie, żeby też inicjatywy, obojętnie jak sformalizowane, grup mieszkańców były odrębne, czy sprzeczne, czy nie współpracowały z Radą Gminy, z Urzędem, który działa głównie, generalnie dla mieszkańców, tak? Bo tak jest. I teraz myślę, że nie zostali państwo zrażeni tutaj, mam nadzieję, w żaden sposób tym, bo im więcej pytań, to znaczy, że tym większe ich zainteresowanie tak naprawdę i chęć działania, albo uszczegółowianie różnych tych działań. Ja bym chciała dopowiedzieć do momentu takiego, co pani Agnieszka zapytała o dlatego ja powiem, dlaczego chciałam, żeby państwo byli dzisiaj na komisji, dlatego że jest to czas składania wniosków do budżetu na przyszły rok i wiem, że na przykład w Dąbrówce, gdzie Rada Sołecka spotyka się dzisiaj, prawda, gdzie pan Krzysztof jest przedstawicielem, nie wiem, czy państwo mają kontakt też z przedstawicielami Rady, ale myślę, że to z sołtysem z Palędzia nie ma. Ja jestem w Radzie Sołeckiej. Właśnie, czyli nie wiem, kiedy jest tam spotkanie. No, też dzisiaj, aha, zdublowałeś. No to dobrze, to myślę, że... To jest, ja zresztą z panią Agnieszką rozmawiałam na którejś z posiedzeń, przestańcie mówić, jak chłopaki w szkole, w jednym z posiedzeń komisji czy tam sesji, że właśnie te wnioski, które państwo zebrali na tych spotkaniach od mieszkańców, to jest takie działanie jak nasze, my wnioskujemy zawsze na podstawie wniosków innych mieszkańców, składamy do budżetu. Uważam, że państwo na dzisiejszych posiedzeniach te mniejsze rzeczy tam były, ławki, były elementy siłowni, były rzeczy, które są możliwe formalnie, że tak powiem, bo środki sołeckie mogą być wydatkowane na określone rzeczy. I te rzeczy, które ja czytałam, albo też rozmawiałam i spotkałam panią, którą nie pamiętam jak się nazywa, przepraszam, ale spotkałam w Dąbrówce i opowiadałam o spotkaniu o tych, właśnie wymieniłyśmy uwagi o niektórych tych rzeczach, które są realne, no bo wiadomo, że temat, który pojawia się czasami, skatepark albo pływania, jest to rzecz zdecydowanie bardziej trudna do wykonania. Natomiast są drobne rzeczy, które można i uważam, że dzisiaj możecie państwo wnioskować, żeby środki sołeckie, przynajmniej w tych dwóch sołectwach, bo państwo akurat są przedstawicielami tych dwóch sołectw, które są bardzo blisko, można wydatkować na niektóre rzeczy, które będą realizowały wnioski mieszkańców. I do tego zachęcam i tutaj też to jest ta droga i jeśli byłoby możliwe potem na przykład przekazanie tych wniosków, które żeby zostały one poparte naszymi wnioskami, jeśli radni nie, będą mieścić się, będą bilansować swoje wydatki i będą je też składali do budżetu, żeby one były jeszcze bardziej poparte, tak? I jeszcze chciałam powiedzieć jedną taką rzecz, bo rzeczywiście, też jest na Dąbrówki wygodnie i jest, żeby przed działania były miejsce zamieszkania.
ale na ten czas, który jest teraz możliwość, ja słyszałam, że pani sołtys z Palędzia bardzo jest otwarta na wasze działania. Czy, no właśnie, to dobrze. Że mieszkańcy Dąbrówki nie chcą się przemieszczać do Palędzia. No właśnie, i słuchajcie, na czym to polega, bo ja rozumiem Skórzewo, gdzie jest ta droga powiatowa, ciężki dojazd i rzeczywiście autobusem. Rozumiem Dopiewo, gdzie trzeba też rzeczywiście dojechać. Ale na przykład od Kurcza kończy się na Szlabanie. No właśnie, na przykład może skupmy się na jakichś takich działaniach też informacyjnych, nie wiem, może będzie przy współpracy też prasy pani i gminnej. To nie trzeba iść samochodem, naprawdę, trzeba jechać samochodem, można przejść, jest to bezpieczne, nie? I korzystać teraz z tego miejsca, ono jest odległe od szkoły, bo ja rozumiem tą ideę, rozmawialiśmy wtedy też, że nie na każdego zadziała zachęcająco miejsce w szkole, zwłaszcza, że techniczne możliwości są ograniczone. I po prostu spróbować w taki sposób zachęcić ludzi, chociaż takie początkowe grupy, spotykać się tam i zachęcać do rozpocząć jakichś działań, zajęć w Palędziu. No, póki co, żeby nie odsuwać tego w czasie do innych rozwiązań. Może tak. I jeśli no my jesteśmy w częstym kontakcie i tak dalej, może spróbować w jakiś sposób docierać. I, bo ja nie wiem, czy mieszkańcy, czy szeroki krąg ludzi wie, że jest taka w ogóle inicjatywa, jest na przykład, można na przykład zgłosić, że jest jakaś grupa, która chciałaby coś tworzyć, a nie ma się gdzieś spotykać. Na Palędzie, siedlica w Palędziu jest dostępna. Spróbować coś takiego. Ja bym takie działania popierała, prosiłabym tutaj, żeby z urzędu na stronie czy w gazecie się coś takiego pojawiło. Takie jest moje zdanie, żeby nasze spotkanie dzisiejsze nie było po prostu takie bez no, żadnych efektów. Dlatego o te środki sołeckie to dzisiaj jest jak najbardziej na to czas i tak. I potem mówię, współpracujmy celem informacji, spróbujmy aktywować Dąbrówkę w Palędziu, tak powiem. A z drugiej strony jeszcze, dopowiadając tutaj, co pan Remigiusz i pan wójt i pan Remigiusz, który chciał to samo powiedzieć, mamy przedstawicieli deweloperów. Deweloperami, co prawda, i teraz powiem tak, może nie zaczynajmy teraz tego tematu z tutaj, bo nie w tym temacie dokładnie spotkaliśmy się, tylko znacznie szerszym, bo całym zagospodarowaniem, jak to pan nazwał, pola. Natomiast nie wyłączajcie swoich rozmów, nie ograniczajcie tylko do jednego dewelopera, tak na przyszłość, nie? Myślę, że jesteście otwarci też na tego rodzaju działania, zawsze liczby. Proszę. Jeszcze do tej świetlicy w Palędziu. Nie do końca jest to prawdą, że ona jest dostępna dla mieszkańców, bo próbowaliśmy zorganizować to spotkanie naszej grupy i dostaliśmy informację od pani sołtys, że owszem, ale to 21. Jakby ona jest też tego skorzystała. To nie jest tak, że ona jest pusta i chyba, że my dostaliśmy tę informację. Nie, tam są zajęcia prowadzone. No ale właśnie, też codziennie nie ma fitness, tak, że można. Fitness, nie, fitness karate. Nie można też zarejestrować. Bardzo, bardzo. Jest jeden taki. No wiem, ja nie mówię, że to jest ostateczne rozwiązanie, ja mówię tylko na ten czas, żeby spróbować w jakiś sposób to, no chociaż cokolwiek, żeby chociaż jedno raz, nie wiem, jeden raz w tygodniu, żeby cokolwiek móc spróbować, żeby też jak pan wójt mógł wybadać te potrzeby, bo potrzeby są, ale takie jakby praktyczne realizacje, nie? Zacząć jeden temat na ten czas, zanim państwo po prostu dalej. Oczywiście, mam nadzieję, nie opadniecie z chęci i sił i sformalizujecie i będą takie możliwości i uda się takie miejsce w Dąbrówce stworzyć i potem w innych miejscach, może w Skórzewie też, i dając możliwości, nie wiem, konkurencji dla zajęć w Poznaniu, bo można stworzyć takie, których w Poznaniu tej części nie ma, może nie każdy by jechał gdzieś. Po prostu uważam, że współpracujmy i pan Walenty. Ja tylko panie Agnieszko, super. Cztery ściany buduje pan Tytkiewicz, a dach pan. Już macie. Deweloperów. A ja pytam się od pana Zamarskiego. Nie powoduje. Także na spodniku od nieruchomości, tak? Nie wiecie, co państwu wydaje.
oczywiście to jest cała jakby zaszłość i wszystkie rzeczy, które się wydarzyły wcześniej, ale też najwygodniej, tak, jest spotykać się gdzieś w centrum miejscowości. Ja wiem, że to na dzisiaj jest niemożliwe, żeby każda z naszych miejscowości miała jakieś centrum i tam, żeby się skupiało życie jakby tej miejscowości. No ale docelowo gdzieś tam w marzeniach można tak sobie pomyśleć, że żebyśmy też myśleli o tym, żeby było jakieś takie centrum życia, tak? Dla miejscowości. Poza mieszkaniami. Nie dzisiaj, jutro, za dwa lata, ale żeby jakby w ogóle w myśleniu o gminie w taki sposób. To my jesteśmy na odpowiedniej komisji, bo to jest komisja zajmująca się też planowaniem przestrzennym i myślę, że no, wniosek... Tam w Grudze nie ma takiego miejsca, a jedyną działką, która zostanie zarządzona, to jest ta działka, o której będziemy rozmawiać. A Grudza przy Poznańskiej jest jeszcze jedna. Ale to płynnie chyba przejdziemy do kolejnego programu. Dobrze, słuchajcie Państwo, także myślę, że bardzo dobrze, że to spotkanie się odbyło. Myślę, że wszyscy mają podobne zdanie i uważam, że no, na ten moment przerwiemy ten temat i dalej będziemy po prostu w jakiś sposób współpracować, żeby cele zostały realizowane. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność i przechodzimy do punktu, zanim przejdziemy do punktu czwartego, ja proszę o, znaczy właśnie zarządzam 5 minut technicznej przerwy. Wiesz co, numeru nie mam sprawy, Mariusz, ale Tak jest. Tak jest.
Jesteśmy na etapie przygotowania praktycznie projekt planu miejscowego mamy już na finiszu. Jutro ukaże się ogłoszenie prasowe odnośnie ponownego wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. I od razu chciałbym Państwu tutaj zasygnalizować, że to wyłożenie będzie miało miejsce w dniach od 14 października 2015 roku do dnia 4 listopada 2015 roku. Teraz w siedzibie urzędu w pokoju numer 13, w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z projektem planu.
Ponadto ten ustawowy termin składania uwag do projektu, czyli ten dosyć ważny termin, gdzie każdy z nas poza poznaniem się z projektem będzie mógł taką uwagę złożyć, to jest 19 listopada 2015 roku. Do tego terminu będziemy przyjmować wszelkie pisemne uwagi co do założeń. Ponadto dyskusja publiczna została zaplanowana na 30 października na godzinę 12. Także od dnia jutrzejszego można już, znaczy nie, przepraszam, od 14 października dopiero, tak jak ustawa o planowaniu stanowi, będzie można zapoznać się z projektem. Także serdecznie zapraszam. Myślę, że tutaj, tak, panie kierowniku? Jak mogę jeszcze skorzystać z chwili, to chciałbym powiedzieć Państwu, że nie ukrywamy, ale ten projekt w jakiś sposób spełnia oczekiwania Rady Gminy po rozstrzygnięciu uwag, które zostały uchwałą podjęte. Dlatego to przewiduje się tam przede wszystkim zabudowę jednorodzinną pełnostkę w dużej części. Oczywiście zwiększyliśmy obszar usług, ale to wszystko będziecie Państwo mogli zobaczyć od 14 października tego roku. To może przekazali. To może przekażę teraz głos gościom, to są przedstawiciele firmy, z którymi Państwo radni na pewno już się kontaktowali, ponieważ byli Państwo na poprzedniej posiedzenia. I spotykamy się tutaj dlatego, że ten temat jest bardzo trudny, jak widać, bo uchwalenie tego planu trwa wiele lat i myślę, że dzisiejsze spotkanie może w jakiś sposób nas przybliżyć do celu. Marek Paliszka, dzień dobry, Pilnika. Dziękuję serdecznie za zabranie głosu. Ja w kontekście tego planu, który jest dość dla nas kontrowersyjny, bo nie spełnia oczekiwań naszych głównie też. Czy ten projekt planu, który jutro będzie wykładany. Ja bym chciał przekonać jeszcze raz, zanim dojdzie do dyskusji publicznej, na której też będziemy mogli porozmawiać, zanim dojdzie do składania uwag. Chciałbym przekonać tutaj radnych, czy tak naprawdę radnych i przedstawicieli mieszkańców i władze gminy tak naprawdę do podjęcia jeszcze raz współpracy z tym deweloperem, żeby ten deweloper nie kojarzył się z samym złem tutaj w gminie, a żeby on tak naprawdę oznaczał także jakieś korzyści dla urzędów gminy. To tutaj jesteśmy, to moment tak naprawdę jest koncepcja pierwotna, która powstała w oparciu o porozumienie zawarte z jeszcze poprzednim wójtem w 1999 roku, kiedy to firma Nitel kupiła te grunty, decyzją podziałową tak naprawdę przekazała tereny pod drogi gminie w zamian za taki podział, takiego rodzaju funkcjonowanie, sposób zabudowy, który ani w mniejszym, ani w większym stopniu nie był nigdy przez nas wykorzystywany. Chciałbym jeszcze podkreślić tutaj kilka rzeczy, że budowę na tym terenie, powiedzmy sobie, Komornickiej, patrząc, stojąc twarzą do kolei po prawej stronie, toczymy przez 16 lat. Można powiedzieć krótko, długo. Oddaliśmy tam na chwilę obecną łącznie około 580 lokali mieszkalnych, uzbrojonych w pewną infrastrukturę, z drogami, ze oświetleniami, z której te infrastruktury także korzystają dzisiaj właściciele działek po ESP, po panu też Marku, tak naprawdę te wszystkie kanalizacje wyciągi były przez nas. Średnio można powiedzieć, oddajemy około 40 lokali mieszkalnych rocznie. Ktoś tu kiedyś mówił, że to dużo.
Dla porównania, według danych GUS-owskich, z czym z tego Urzędu Statystycznego, osoby indywidualne w gminie Dopiewo budują na własny użytek lub na sprzedaż około 250 lokali mieszkalnych rocznie. Czyli jakby ten deweloper tak naprawdę pięciokrotnie mniej buduje i zapewnia całą infrastrukturę, gdzie indywidualne budownictwo tak naprawdę kończy się tylko na zabudowie chłodni. To są dane z GUS-u. Mogę podesłać. Mogę powiedzieć tak, że zostawiliśmy naszych mieszkańców jeszcze gminy bez jakiegokolwiek wsparcia po zakończeniu tejże budowy. Przykładowo to są małe rzeczy, ale jakże potrzebne do funkcjonowania. Plac zabaw, ograniczniki prędkości, czyli te hopki, chodnik wzdłuż ulicy Kolejowej. No, wspólnie to było realizowane tak naprawdę z inicjatywy mieszkańców, finansowanych, współfinansowanych przez nas. Teraz troszeczkę to były takie, powiedzmy sobie, dane historyczne. Natomiast teraz chciałbym przybliżyć całą tą procedurę, jak to wyglądało. Ostatnie dni funkcjonowania jeszcze wójta Strażyńskiego tak naprawdę myśmy zaczęli rozmawiać o zrobieniu planu. Wójt nam zachęcił wspólnie, zróbmy plan, żeby już nie bawić się decyzją rządu zabudowy. Na podstawie tego powstawała taka koncepcja, która w 2010 roku tak naprawdę stanowiła załącznik do uchwały i podjęto tą uchwałę w kontekście tegoż takiego sposobu zagospodarowania i kontynuacji istniejącej się zabudowy. W 2011 roku tak naprawdę ten projekt troszeczkę, można powiedzieć, czy ta procedura troszeczkę zwolniła, jakby została ułożona na półkę. Dopiero po zmianie władzy wszczęto dalej realizację tego przedsięwzięcia, tego planu. I no, podczas tutaj niejednokrotnych ostatnich naszych spotkań dowiedzieliśmy się, mieliśmy wgląd, materiały tak naprawdę i zresztą uwagi, które zostały przygotowane na komisji, tutaj na sesji, spowodowały radykalną zmianę tego przedsięwzięcia i tego podejścia do planowania całego. I tak naprawdę zaczęliśmy się zastanawiać, co tego powodu. Jakby natężenie, ilość mieszkańców, jedna rzecz, ale głównie przejawiały się dwa aspekty. Komunikacja oraz woda. I teraz, czy powiedzmy sobie, kontynuować tą zabudowę, czy nie byłaby możliwa kontynuacja tej zabudowy, oczywiście rozwiązując te problemy dotyczące komunikacji oraz zapotrzebowania na wodę. To są jakby dwa takie kluczowe pytania, które sobie zadaliśmy. No i tutaj wspólnie z panem kierownikiem też gdzieś pojawia się jakieś światełko w tunelu dotyczące przynajmniej rozwiązań komunikacyjnych, a mianowicie zrobienie tak zwanego bypassu, możemy to nazwać, a mianowicie dodatkowe skomunikowanie ulicy Komornickiej z drogą serwisową poprzez głównie tereny gminne i tak naprawdę w dużej mierze już objęte planem, który to plan przewiduje także drogi. Czyli jakby brakuje nam tam odcinka 400 metrów, 500 do tego, żeby tak naprawdę pominąć całą Dąbrówkę, ściągnąć trochę ruchu z ulicy Poznańskiej. To jest jakby ten jeden aspekt, który nie ukrywam, że przy współpracy tutaj kieruję do radnych tak naprawdę, bo w Państwa rękach leży ten głos w dużej mierze. Jesteśmy w stanie rozwiązać, pomóc rozwiązać, samemu to rozwiązać, biorąc pod uwagę możliwość
kontynuacji takich istniejących zabudowy tak naprawdę zrobić, wybudować to własnym sumptem, zrobić dokumentację projektową i próbować to zniwelować ten problem. Drugim aspektem jest tak naprawdę woda. I tutaj wielokrotnie próbowaliśmy jeszcze za poprzedniej władzy znaleźć jakiś konsensus na tą partycypację w tej rozbudowie Jan. No ale kwoty, powiedzmy sobie, oczekiwania, jakie były, no były no, naprawdę nie do spełnienia przez nas. Kwoty, które się tu pojawiały, od 17 do 8 milionów, tak naprawdę jest to było coś, co naprawdę biorąc pod uwagę trudności tych projektów, to jest kolejny się spokojnie. Ale podjęliśmy także tutaj próbę gdzieś znalezienia jakiegoś, no, powiedzmy sobie, rozwiązania, które przynajmniej mogą zaspokoić tą część Dąbrówki, ewentualnie próbować to dalej rozwijać. I jesteśmy w trakcie rozmów, mamy już ofertę na wykonanie własnego ujęcia, które by pozwoliło zaopatrzyć wodę mieszkających na tym terenie, czyli rozpoznać prawo do torów, praktycznie wszystkie. Drugą alternatywą jest taki kawałek wodociąg, który dzisiaj jest zakończony w stworzeniu. Aktualnie, ja wiem, że Janka lepiej to rozbudować, to trzeba być wątpliwy. Natomiast wydaje mi się, że tańszym rozwiązaniem, czy nawet nie wydaje mi się, że tańszym rozwiązaniem byłoby pociągnięcie wodociągu zakłonetów, który to akłanek wyraża dzisiaj chęć, mam opinię na to, że jak najbardziej jest możliwość zasilenia tych terenów wody, zamknięcia tematu braku ciśnienia wody. No tylko tutaj tak naprawdę to wymaga no, szerszej współpracy gminy, decyzji lokalizacji celu publicznego, tereny, które nie wiemy, kogo są własnością, ale jest możliwość rozwiązania tego problemu. Tylko jest, żeby ten deweloper, powiedzmy sobie tak kolokwialnie nazywany, mógł partycypować, rozwiązywać też, uczestniczyć w rozwiązywaniu takich problemów, no musi mieć zyski, no to jest biznes na końcu. Pozostawienie tego terenu z domkami jednorodzinnymi naprawdę, mówię Państwu, nie rozwiąże problemu. Budowy się będą toczyły przez najbliższe 50 lat i będą wieczne wycieczki do gminy, wybudujcie mi drogę, wybudujcie mi kanalizację, podłączcie mi wodę, zróbcie mi to. My jesteśmy w stanie to kompleksowo jakoś ludzi rozwiązać, to na to musi być potencjał do pomocy. I teraz jeszcze tak, biorąc pod uwagę te rozmowy, które się odbyły, zmniejszenie, czy to ma być 200 mieszkań, 400 mieszkań, 700 mieszkań. Jakby początkowo ten plan, ten projekt, ta koncepcja przewidywała około 750 jednostek mieszkalnych. Oczywiście to jest zmienne, w zależności od powierzchni i tak dalej, tak dalej. My za sugestią troszeczkę tutaj radnych, troszeczkę też tutaj po rozmowach z panem wójtem, gdzieś no, próbowaliśmy też z naszej strony tego ekonomicznego balansu, szukać tego kompromisu. Proponujemy tutaj w koncepcji, która też została przedłożona już na ręce prawnika, proponujemy zwiększenie terenów zielonych, o których tutaj Państwo też mówicie, terenów rekreacyjnych, przeznaczenie działki pod jakąś oświatę. Natomiast czy jest sens produkować? Nie wiem dzisiaj. Natomiast jest możliwość rozmowy i szukania kompromisu w kontekście uzyskania dostępu do gruntu, zwiększenia tych placów zabaw, tych rekreacyjnych rzeczy, o których tutaj Państwo mówili, ograniczenia w jakiś sposób tej zabudowy, ale nie tak radykalne, to wszystko na końcu musi dać wynik ekonomiczny, o którym tutaj zawsze widzę wójt,
Zimny mówi, że ekonomia nie ubłagała. No i teraz, biorąc pod uwagę tak naprawdę ten plan, nawet jeżeli nam by był jutro uchwały, biorąc te statystyki rokroczne, przez nas budowy 40 lokali mieszkalnych, to ten plan zostanie skonsumowany co najmniej w 2028 roku. Także napływ ludności, nawet jeżeli ten plan jutro będzie uchwalony, on nie nastąpi pojutrze, to to będzie sukcesywne zagospodarowanie. Teraz kończąc, nie chcąc przedłużać, bo wiem, że Państwo chcecie, jak to się mówi, do domu. No chciałbym jeszcze raz poprosić, żebyście się Państwo pochylili nad tym, żebyśmy naprawdę powołali zespół roboczy, wspólnie jeszcze raz siedli przemyśleni. No i znaleźliśmy konsensus. Zwłaszcza, mówię, rozwiązanie droga, woda. To poddaje rozwadze. Ostatnia taka rzecz. Toczy się postępowanie w kontekście wydania decyzji o drogach zawodowych na fragment PPR-u, który dzisiaj jest objęty tym projektem planu. Wydaje mi się, że to tą decyzją zawodowych tutaj, która się tam toczy, jesteśmy w stanie wpisać w koncepcję planu, który chcielibyśmy procedować z Państwem. Także no dziękuję za umożliwienie, a słucham pytań. Dobra, myślę, że otwieram dyskusję i proszę właśnie o wypowiedzi, o pytania. Mówił Pan o ostatecznej wersji, takiej złożonej na ręce wójta. Jest taka koncepcja. To znaczy, jaką ilość mieszkań ona... Powiem tak, około 600. Z czego 100 są domy, tak naprawdę, za to jest szeregowość, nie? 600 razy 4, tak 2000, to jest do policzenia. Szanowny Panie, może Pani Przewodnicząca, ja powiem Panie, Pan mówił, dwa Pan perspektywy był ten, a ja podam Panu, że Pan zapomniał o trzecim, tak? Szkoła. Tej nie, Pan nie wspominał. Przepraszam, ja słuchałem Pana dobrze. Pan powiedział drogi, szkoła. Proszę Pana, na dzień dzisiejszy, tu Państwo przed chwilą mówili, że po prostu już dzieci chodzą chyba na dwie zmiany, o ile mi wiadomo. I teraz w tej chwili, jak Pan nam wprowadzi znowu następne 2500, to nawet, chociaż rozbudujemy tam o te 15, że mamy 16 klas, to jak Pan odda z te osiedle, znowu będzie za mało. I kto będzie budował? I znowu gmina będzie budować szkołę, niestety, i będziemy ciągle bazować na jednej miejscowości, a pozostałe miejscowości po prostu no, będą jakoś pominięte. Ale to nie o tym chciałem mówić. Proszę Pana, my rozważając to jako radni, to głównie drogi komunikacyjne. Powiedzmy ze szczerze, proszę Pana, dzisiaj jadąc już dojedziesz do Dąbrówki, tam byś poznali, będzie 150 metrów i prawie stajesz. A proszę Pana, Pan powiedział, ta alternatywna droga, proszę Pana, albo tutaj w kierunku Gołusek na Plewiska, albo z powrotem do Skórzewa. To nam nic nie da ta nowa droga, proszę Pana. I my głównie jako radni pod tym względem patrzymy, bo nie ma nowej drogi docelowej, żeby wjechać do Poznania. I w związku z tym po prostu my w ten sposób patrzymy, że niestety nie, że komuś tam zabraniamy czy cokolwiek, tylko po prostu my się zapchamy komunikacyjnie, bo wiadomo, Państwo też jeszcze drugie osiedle, co wali ten Pietkiewicz, nie? Lina, nie? No, tam jest Pan znowu ile tysięcy dzieci ludzie wyjadą, proszę Pana, zrozumcie nas. Dzieci, ludzie wyjadą i my mamy problem, nie to, że komuś tam chcemy tam ograniczać cokolwiek, ale jeżeli docelowo tam będzie 12 tysięcy, panie kierowniku, tak? Tam tu, w tym dowiewcu to, nazwijmy to na tym ruczaju, to gdzie my wyjedziemy?
naprawdę, gdzie my wyjedziemy. I tu jest właśnie problem. I gdzie te szkoły? To znowu jeszcze na dzień dobry wy będziecie wprowadzać mieszkańców, a gmina będzie budować szkoły. A co z tymi miejscowościami starymi, co są, mają, to są miejscowości, to już 100-200 lat i nie mają szkoły i tam też trzeba o nich pomyśleć, żeby wybudować. A my w tej chwili, jeżeli się zgodzimy, to my się skoncentrujemy na jednym, że niestety będziemy tylko i wyłącznie jedną miejscowość faworyzować, a te stare miejscowości po co? Bo na wszystkie inwestycje gminy nie stać. Dziękuję bardzo. Że jeżeli mogę, tak naprawdę powiedziałem, że kwestia szkoły jest kwestią otwartą, tak? Jakby nie zamykowali jednej rzeczy, którą tutaj też deklarowali. Porozumienie było składane na ręce pani wójt Zofii Dobrowolskiej, dokładnie, które mówiło o partycypacjach na rzecz rozbudowy szkół. To deklarowane było zarówno przez pana Mariana Nikla, przez panią Dagmarę Nikiel, przeze mnie. Natomiast musimy wsiąść i powiedzieć, kiedy ta rozbudowa jest potrzebna, jaki dopływ tej ludności nastąpi w związku z tym konsumowaniem tych planów, bo rozbudowanie to jest moim zdaniem najprostsza już rzecz. Tylko przewidzenie, to o czym pan mówił, faktycznie to pan ma rację, przewidzenie tego, czy ten cykl demograficzny, powiedzmy sobie za 5 lat, jak on będzie wyglądał? Czy ta szkoła rozbudowywana wystarczy, czy nie? Bo być może ona wystarczy. Ja tego nie wiem dzisiaj. Ja też nie wiem. Dlatego ja się próbowałem dowiedzieć. Ale tylko ci mieszkańcy, proszę panów, ci mieszkańcy nie przyjadą to, co powiedziałem, pojutrze. Oni będą sukcesywnie przez 15-17 lat napływać, a młodzież będzie wychodzić. Nie, no, dobrze pan mówi, że pojutrze nie przyjadą, ale ja panu teraz powiem, że ja wczoraj stałem samochodem w kolejce jadąc do Poznania. Jakbym nie był bezczelnym kierowcą, to bym stał na torach, zamknięty. Niech mi pan wierzy. No dobrze. Jadąc z rodziną. Takie są kolejki na poznańskiej drodze w Dąbrówce. Ale dlatego proponujemy, bo tam jest przecież rondo. A gdzie tam pan ma rondo? No przecież... Ronda już teraz nie rozwiążą tego kłopotu, bo jak wejdzie kolejka samochodów od strony do Piewa, to pan na rondo nie wejdzie, będzie mieszkając w Dąbrówce. Nie, ja mówię o tej budowie tego bypassa. Dobra, to właśnie, to przepraszam, że przerwę, bo wcześniej już miałam to zapytać. Ja bym chciała, żeby pan więcej szczegółów podał odnośnie tej drogi. Tak, mieliście to ustalone, bo tutaj pan... Nie, to jest powiem tak. Nie, jakaś rozmowa, wspomniał pan, że była jakaś rozmowa, więc bardzo proszę o szczegółowienie, bo to jest interesujące. Patrzyliśmy, gdzie ewentualnie ona mogłaby się pojawić. Bez jakichś takich rozwiązań technicznych, tak? Nie patrzyliśmy już na parametr, ale gdzieś tam się pojawiły drogi gminne, które są... Znaczy ten obraz tego nie pokażę, może... Może plan, na którym możecie po prostu pokazać, nie wiem, schematycznie, tak? Tak. Wskaźnikiem, gdzie to mogło być. Państwo zobaczycie, na dole jest fragment studium. I tutaj możemy szukać tej drogi na granicy tego parku. To jest taka droga gminna. Oczywiście to jest alternatywa może dla tych mieszkańców, tak? Czy przyszłych mieszkańców. No bo raczej nie sądzę, że ktoś, kto będzie na Poznańskiej, będzie próbował tędy przejechać, ale po granicy tego kompleksu tu parkowego jest droga wyznaczona już w planie miejscowym, który jest uchwalony pod aktywizację gospodarczą. Oczywiście tą drogę trzeba byłoby albo wykupić, żeby wybudować ten fragment. No, alternatywą jest na skraju tego terenu też parku jest droga gminna, która bezpośrednio włącza się w tą drogę lokalną równoległą do trasy serwisowej przez wpięcie już później w powiatową na rondzie. To jest taka alternatywa. Natomiast jak już jestem przy głosie, to pozwolę coś powiedzieć sobie, bo tak jak tutaj pan Marek wspomniał, faktycznie
firma Nikiel złożyła też wniosek o ustalenie warunków zabudowy. I ten wniosek o ustalenie warunków zabudowy, on tak naprawdę koresponduje z tą zabudową, która była planowana w tym projekcie. W tym projekcie, który tak naprawdę nie zyskał uznania czy akceptacji przez Radę Gminy. Dzisiaj jest taka sytuacja, że bo to jest dla pewnego fragmentu, ten fragment może pokażę, to jest ten wniosek dotyczy tego tutaj terenu, tego segmentu, tak? Działek. No i to jest taki wyścig jakby z czasem, tak? Bo firma Nikiel w jakiś sposób ten temat nie był ruszony, jak już ruszyliśmy, to na ile mogliśmy zawiesić, to zawiesiliśmy. Dzisiaj jest projekt przygotowany. Nie mieliśmy podstaw, aby ten projekt był negatywny, bo to musicie Państwo wiedzieć, że w przypadku warunków zabudowy analizujemy sąsiedztwo i tam w sąsiedztwie ta zabudowa występuje. Także decyzja jest pozytywna, projekt decyzji jest pozytywny. Dzisiaj chyba podpisywałem pisma, które dotyczą możliwości zapoznania się przez strony postępowania z projektem decyzji, bo projekt decyzji uzyskał konieczne uzgodnienia. No i tutaj będzie sytuacja trudna. Tutaj pan Marek deklaruje jako chęć dyskusji, natomiast to postępowanie, tak, dąży do tego, żeby zostało zakończone i zburzy ustalenia, które mamy w planie dzisiaj, tak, w tym projekcie, który będzie wykładany. Także tu będzie pewien konflikt i to jest, no muszę przyznać, trochę nie fair, no bo jeżeli chcemy dyskutować, no to dyskutujmy, a tu jakby drugim torem idzie coś, co tak naprawdę... Chciałem zauważyć, że ten wniosek składany w listopadzie, gdzie jeszcze tutaj te rozmowy co do zmiany planu zostały wszczęte. Plan, tak powiem, leżał 3 lata, nic się nie działo i miałem ten wysoki stopień zabudowy, że jeszcze nie było tutaj koncepcji zmiany tego planu. No tak, ale od 2012 Państwo widzieliście, że do planu zostały złożone uwagi dość, no, dość radykalne, które też była możliwość, że one zburzą tą waszą koncepcję. No, to dokładnie. I zostało odrzucone przez panią wójt, nie? Zostało odrzucone przez panią wójt, owszem, ale no, mieliśmy świadomość, że Rada Gminy podejmie dyskusję, tak? I tutaj było wiele spotkań, bo ja uczestniczyłem też w tych spotkaniach jeszcze swego czasu jako pracownik referatu. Spotkaliśmy się w tym roku kilka razy. Ta liczba mieszkańców naprawdę no nie jest do zaakceptowania, patrząc na dzisiejsze uwarunkowania i sytuację gminy. Mam pytanie, który dokument się będzie uprawomocnił? Warunki zabudowy czy plan miejscowy do tego terenu? Znaczy ja nie mogę powiedzieć, które. Pewnie decyzja o warunkach zabudowy będzie wydana wcześniej niż uchwalimy plan miejscowy. Natomiast co do ostateczności, to trudno mi powiedzieć, bo jeżeli jakaś strona postępowania się odwoła, no to wtedy już dokument ten idzie do całego postępowania, w zasadzie jest analizowany przez samorządowe kolegium odwoławcze. A jaka jest wielkość tego obszaru, o którym pan mówi? Mniej więcej? Powiem mniej szczerze, to jest hektar. No może być ponad. Znaczy dla terenu, który jest objęty decyzją o warunkach, wnioskiem o tu jest rozpoczęte tworzenie planu, czy można wydać warunki zabudowy? Proszę? Dla terenu, na którym jest tworzony, przygotowany plan miejscowy, warunki zabudowy można wydać? Znaczy ustawa, jest czas na wydanie tych warunków? Ustawa określa, kiedy możemy to zawiesić. My to zawiesiliśmy, ale już termin tego zawieszenia 9-miesięczny minął, to jest od momentu, kiedy wniosek spłynął, więc nie mamy już możliwości tego postępowania zawiesić dalej. A Państwo tutaj, trzeba przyznać, Państwo reprezentujący firmę Nikiel też wiedzą, że firma, jeżeli wystąpi o w przypadku, kiedy ta decyzja stanie się ostateczna, wystąpią o pozwolenie na budowę, no to te pozwolenie na budowę będzie już jakby powodowało możliwość konsumpcji tego, co... A dlaczego... W tym momencie, panie Piotrze, sekunda, jakby mogę wyrzucić. Panie Remigiuszu, czy państwo występujący o tę WZ-kę mogą to zawiesić? Państwo? No tutaj... Na swój wniosek? Na swój. Jesteście państwo w stanie zawiesić na hektar? W tej chwili? W tej chwili.
No. Z jakiego powodu? No nie wiem, no, no z takiego powodu, żebyśmy mogli dalej rozmawiać. Jeżeli zaczniemy rozmawiać, tak. Ten poziom będzie wyłożony w naszym celu, tak jak w formie... No właśnie, bo jeżeli mówimy o już jeszcze nie wyłożeniu planu, to... A co teraz z tym miejscowym planem? Jeśli te warunki zabudowy będą wydane, to ten miejscowy plan ulegnie... Będzie wyłączenie po prostu tego problemu. Wszystko będzie zależało, jak daleko zajdzie sprawa z kwestią wydania decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli na mocy wydanej tej decyzji o warunkach zabudowy zostanie wydane pozwolenie na budowę, bo jest taka możliwość, to wtedy, kiedy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego na ten teren wejdzie w życie, to z automatu moc swoją straci decyzję o warunkach zabudowy. Ale, tak jak pan kierownik wspomina, jeśli w tym czasie zostanie już wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, to decyzja nie wygasa i ona swoją moc cały czas zachowuje, tak? Czyli mimo tego, że plan wejdzie w życie, a jeśli inwestor zdąży wystąpić z pozwoleniem na budowę i to pozwolenie uzyska, to one utrzymuje swoją moc. I zrealizuje w tym obszarze to, co uzyskał na decyzji pozwoleniu na budowę, a nie to, co to de facto prowadzone zostało w planie zagospodarowania przestrzennego. Tak to jest, tak to wygląda. Nie jest to tak. Ja bym tylko chciał na chwilę wrócić jeszcze do tego szkolnictwa, bo tutaj pan przed chwilą wspomniał, że pan nie wie, czy ta szkoła wystarczy, jakie są dane demograficzne. To powiem tak, że z tego, co widzę, Urząd Gminy dopiero dysponuje takimi danymi, bo nie wiem, 2 miesiące temu mieliśmy komisję, na której takie dane były przedstawiane, jakie są zapotrzebowania na budowę szkół na terenie naszej gminy. No i z tego co pamiętam, to wędrówka wykazywała tutaj taką właściwość, że tam szkoły jakby brakuje na tym terenie i będzie brakować w przyszłości. To jest jedna taka uwaga. A druga uwaga, znaczy nawet nie uwaga, tylko pytanie. Pan wspomniał, że były składane do Urzędu Gminy jakieś deklaracje o partycypacji w kosztach budowy szkół, tak? Czy szkoły? To mam pytanie, czy tam były jakieś konkretne kwoty, że na przykład Państwo proponujecie dołożyć 1 000 000 zł czy 10 milionów do budowy takiej szkoły, czy? Rozmowa była tak naprawdę o kwotach rzędu 4 milionów. 3 do 4 milionów. Tylko to było w kontekście rozmowy, porozumienia łącznych zrozumianki. To był jeden z punktów. Bo ja nie byłem w poprzedniej komisji. To po prostu nie są pewne konkrety, tylko kiedy były rozmowy po prostu różne. Ktoś coś powiedział i... Nie, nie, przepraszam. To już dochodziło tak naprawdę do sformalizowanych, czyli deklaracji. Znaczy z... Ale nie doszło. Natomiast do formalizacji. Ale z urząd nie był zainteresowany? Nie. Urząd był zainteresowany większymi środkami, jeżeli ktoś miał budowę zainteresowanie. Tak, potem się zaczęły pojawiać już innego rodzaju żądania łącznie z rewitalizacją tego parku, czy w kontekście nieuregulowanych na praw własności. Katalog życzeń był dość. Dobrze, więc... A ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych dróg, które Państwo tutaj proponujecie alternatywne do tej drogi S11. To rozumiem, te drogi ma gmina by pobudować, tak? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To jest całość kosztów, czy jak? To z tego co widziałem 700 metrów. Tak naprawdę niecały kilometr. No ale z tego co pan tutaj Remigiusz mówił, pan kierownik, to tam jest jeszcze kwestia wykupu gruntu, bo to nie są tereny gminne, na których by można wybudować taką drogę. Więc to na chwilę jest obecną jest takie. Znaczy to jest tak, są jakby dwie możliwości, tak? Bo grunty gminne są
wzdłuż tego parku. Tak. Prowadzimy przez grunty gminne. Czyli tutaj jest droga taka w zasadzie pod lasem, szerokości pewnie nie więcej jak 5 metrów. Jest możliwość włączenia tutaj, ale takim rozwiązaniem docelowym to jest jakby droga, która jest zaplanowana w planie na grudach RSP, tak? Droga taka o parametrach na przykład nawet 12 metrów. To z pewnością także lepsze rozwiązanie, ale na pewno bardziej kosztowne. W planie zagospodarowania ta droga będzie ujęta, ja nie pamiętam. Tam jest, tam to planie z 2012 roku, pod aktywizacją gospodarczą jest, tak? Mam jeszcze pytanie, bo Państwo, ten plan, który tam był przedstawiony, on był pierwotny, ale tak, wiem, że te, co macie tutaj to jest propozycja składana tak naprawdę na pierwszym kwartale tego roku. Czyli pierwotnie planowaliście 750 jednostek mieszkalnych, a teraz 600? Około 600. 600. A jak to się ma w kontekście właśnie do tych wspólnych przestrzeni, czyli boiska, na Państwo macie zaplanowane wydatkiem, tylko rokrocznie trzeba dość dużą kwotę wyłożyć na utrzymanie takiej szkoły. Jeśli ta szkoła się zwiększy, nie wiem, o połowę albo o 1/3, to te koszty na pewno o połowę albo o 1/3 wzrosną. W związku z tym musimy mieć na uwadze to, że koszty później utrzymania tej szkoły będą spoczywać na barkach tej urzędu gminy, czy naszej gminy. W związku z tym no, rozumiem, że tutaj nawet jak Państwo się dołożycie ten 1 000 000 zł, to to jest kropla tutaj w morzu potrzeb, jakie się pojawią. Przepraszam, 4 000 000, tak? No, ale to mimo wszystko, że budżet gminy pochłonie oświata w 100%. Jeszcze jak dwie szkoły wybudujemy i
i obsadzimy to wszystko, to kto wie, czy budżet gminy nie pójdzie na oświatę. Tylko. To, a mam pytanie, czy może tutaj urząd gminy ma takie dane, że to więc może kosztować utrzymanie takiej szkoły? W skali Szanowni Państwo, jeszcze się przysłuchuję tej dyskusji. Chciałem powiedzieć, że ten temat był wielokrotnie tutaj o tym planie rozmawialiśmy wielokrotnie zarówno z przedstawicielami firmy Nikel, jak i tutaj z radnymi, z przedstawicielami Rady Gminy miejscowości Dąbrówka. I należy go tak naprawdę rozpatrywać wielowątkowo. Z jednej strony mamy zabudowę mieszkaniową, w której wprowadzamy około pewnie 3000 mieszkańców. Jeżeli Państwo rezygnujecie z lokali użytkowych, to pewnie pojawią się tam mieszkania, które wypełnią te luki, które były przeznaczone pod lokale użytkowe. A mianowicie mamy problem komunikacyjny, mamy problem z oprowadzaniem ścieków, mamy problem z dostawą wody, mamy problem z oświatą. I te 4 miliony złotych z punktu widzenia tak naprawdę biznesowego może robi wrażenie na niektórych z Państwa, natomiast na mnie nie robi żadnego wrażenia. To utrzymanie szkoły w Dąbrówce rocznie kosztuje około 3 milionów złotych. Rozbudowa w tej chwili tej szkoły, można to sprawdzić na WIP-ie czy na Biuletynie Informacji Publicznej, o 14 sal lekcyjnych i salę gimnastyczną będzie kosztowało 16 milionów niespełna na zewnątrz uposażenia. Wiadomo, że racjonalnie w tym miejscu ta rozbudowa już jest niemożliwa z tego względu, że powstanie wielki nałóg. Zresztą działka przewiduje takie możliwości, żeby ją rozbudowywać nieskończoność. Teraz po tej rozbudowie przy zmianowości jest w stanie pomieścić ponad 700 uczniów, więc kolejna rozbudowa na szkołę ponad 1000 dzieciaków to już jest mało edukacyjne i mało wychowawcze, żeby ta grupa dzieci się uczyła w tym budynku. Więc należałoby też zabezpieczyć jakiś teren, na którym będą szkoła antyrobikowska. Druga sprawa to taka, że te mieszkanka, które oferujecie Państwo na swojej stronie internetowej, kupują ludzie, że to jest średnio zamożni. Natomiast gmina i budżet gminy odpadów jest głównie na picie odpisów z gminy. Z tego realizowane są zarówno drogi, oświetlenie, jak i współfinansowana jest oświata. Mówimy jeszcze o subwencji, którą dostajemy jak gdyby z budżetu państwa, ale tak, żeby to zobrazować na dzisiaj 18 milionów, to jest subwencja z budżetu państwa, natomiast do tej subwencji musimy dołożyć zwłaszcza ten budżet jeszcze 30 milionów, więc łącznie prawie. Co pochłania około 60% budżetu całej gminy. Tak dla zobrazowania, w tej chwili w całej gminie pracuje 350 nauczycieli. To jest naprawdę duża firma, która rokrocznie bierze konkretne pieniądze. Wracając do tych budynków, do tych mieszkań, to zazwyczaj ludzie, którzy kupują chociażby zabudowie, no tu będzie zabudowa bliźniacza jest proponowana w planie miejscowym, tak? Jaka jedna rodzina? Jedna rodzina ma mostyńcy. No czyli dwulokalowa tak naprawdę, więc mówiąc tak kolokwialnie, na planie będą widoczne bliźniaki, bo prawo do tego dopuszcza i tak ta zabudowa będzie fizycznie w terenie wyglądać. No to też osoby, które tam się wprowadzą, będą przynajmniej statystycznie musiały mieć większy portfel do tego, żeby zakupić takie mieszkanie, czy nawet większe zdolności kredytowe, jeżeli takie mieszkanie wezmą na kredyt. Natomiast te potrzeby, które będą się wiązały nie tylko z tym osiedlem, ale również z tym osiedlem, które w tej chwili jest realizowane na podstawie planu miejscowego przez drugiego dewelopera na terenie Lubiewca, przy tym budżecie, przy tych obciążeniach, nawet z tą partycypacją w 4-milionową, nie jesteśmy, że tak powiem, budżetowo w stanie w dłuższej perspektywie sprostać. Z tego względu, że koszty bieżącego utrzymania będą
wysokie. Natomiast no, rentowność z oświaty no, pewnie do następnych pokoleń na kwestii naszej emerytury oczywiście tak, to ma jakieś uzasadnienia. Ale to raczej byśmy należało rozpatrywać w kategoriach globalnych, państwowych i to nie my, że tak powiem, tym się powinniśmy martwić, tylko parlament nasz. I tą decyzję no, oczywiście będzie to wyłożenie, kiedy będzie? Jak od 14. No to zgodnie z procedurą zarówno jedna, jak i druga strona, czyli zarówno Rada Gminy, Radni, znaczy średni Rada Gminy, tylko Radni mogą składać uwagi do tego planu i Państwo możecie składać uwagi do tego planu, a rozstrzygane będą już w głosowaniu na właściwej sesji Rady Gminy. I do mnie tak naprawdę też ten moment negocjacyjny nie do końca przemawia, ponieważ my rozmawiamy nie od listopada, nie podam dokładnej daty, kiedy było pierwsze spotkanie. Natomiast równolegle tak naprawdę po tych spotkaniach, po tych rozmowach Państwo też złożyliście to, o czym była mowa. Wniosek o warunkach zabudowy, który jest swoim biegiem. Bez względu, nie chcę powiedzieć złośliwie, że jest to pewnego rodzaju grania czas. Natomiast myślę, że Pan kierownik potwierdzi, że to tak teraz wygląda. No i tyle, jeżeli chodzi o te wątpliwości, które tutaj gdzieś w toku dyskusji się przejawiały. Jak mogę powiedzieć jeszcze coś, że plan, który teraz będziemy wykładać, no, gdybyśmy na tych liczę 100 działkach założyli, że powstanie zabudowa dwulokalowa, o której Pan Wójt mówi, to możemy się spodziewać, że to jest gdzieś jakieś 200 lokali. Przyjmując średnio 3 osoby na lokal, to jest 600 osób. Natomiast żadne założenia planu tego, który był poprzednio, do takiej liczby mieszkańców się nie zbliżało. No. Ale ten 1 hektar jest już stracony, tak? Ten 1 hektar jest już stracony. Nie jest stracony, to jest jeszcze otwarta sprawa, aczkolwiek no, dosyć trudna. Cały czas trwa postępowanie, tak? Cały czas postępowanie administracyjne, tak? Wydaje decyzję z kwotą, więc nie jest z tego trzeba powiedzieć. Ja tutaj popieram stanowisko pana kierownika i pana wójta, także tutaj no raczej na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, żeby ten teren w tym stopniu zabudować. Także to moim zdaniem nie wchodzi w grę. Nawet jeśli deweloper deklaruje tutaj chęć wsparcia gminy, to wsparcie nie jest niewystarczające i niestety nie ma. Dobra, pytanie, jak jest wystarczające? To znaczy żadne wsparcie, o którym moglibyśmy mówić, nie byłoby wystarczające na dzień dzisiejszy, bo my mogliby, no jak tutaj pan wójt wyraził się jasno, no, koszty są takie, a nie inne, także myślę, że deweloper nie jest w stanie sprostać tym potrzebom i nie jest też w stanie sprostać tym potrzebom gmina. Także tutaj tego konsensusu myślę, że się nie znajdzie i nie wiem jak koledzy, ale takie jest moje zdanie. Ja mam pytanie dla przedstawicieli firmy. Jeśli plan zostanie wyłożony, procedurę wszyscy znamy, jak to będzie wyglądało, Państwa uwagi, znaczy jakie Państwo kroki podejmą, jeśli tak to zostanie? Wszelkie możliwe. No to już nie wiem o co chodzi. Powiem tak, no jeżeli będziemy to gdzieś tam próbować, tak naprawdę, jeżeli nie znajdziemy w drodze jakiegoś tutaj, no mówię, porozumienia, konsensusu w kontekście tego wszystkiego, no to będziemy. Zwłaszcza, że
My inwestowaliśmy tutaj, tak jak mówię, od 1995 roku, zgodnie z jakimiś tam sobie porozumieniami też zawartymi z gminą, które no, wydaje mi się, że powinny no, związać nie, te strony. No, no państwa, jak to się mówi, decyzją. Wie pan co, nie zgodzę się z panem, bo wie pan co, ja jestem akurat, tak się dobrze składa od tego 98 roku już radnym i w tamtym czasie, powiem szczerze, mieliśmy jako gmina 8,5 tysiąca mieszkańców, w tej chwili mamy 22, nie będę się powtarzał, nie mamy, tego nie mamy. Ale, proszę pana, wy jako deweloper praktycznie nic się nie zrobili w kierunku tych waszych przyszłych mieszkańców, ze względu na to, że druga strona, chociaż dała 1,5 hektara, działkę pod szkołę, ale się chwalili, że całe. Ja ich kiedyś wyprostowałem, bo przyszedł też pan, zaczął powiedzieć, że on grunt. No przepraszam, proszę pana, 1,5 hektara panie Wietkiewicz pan dał, drugie 1,5 dała gmina, a on zaczął się chełpić i ludziom tym nowym radnym opowiadać, że on cały plac dał. A proszę pana, a u was praktycznie boksujemy się o drogę komornicką, praktycznie ona jeszcze nie jest zbudowana i proszę pana, praktycznie rzecz biorąc, szkołę musieliśmy wybudować, bo musieliśmy wybudować. Proszę pana, powiem taką panu ciekawostkę. 152 osoby, ja pamiętam, ja miałem Dobrówka. Bo ja tu jestem miejscowy, się tu urodziłem i tak dalej, ja to dobrze pamiętam. I w związku z tym, proszę pana, gmina ciągle ponosi koszty, a wy tak troszeczkę z zaczajenia może ich zaskoczymy. Nie, proszę pana, bo naprawdę spójrzmy prawdzie w oczy. Proszę pana, wy jako po prostu ten deweloper praktycznie ście nic nie wybudowali do tych waszych przyszłych mieszkańców. A pan, jak pan opowiadał tu 20 lat, proszę pana, pan Zawadzki, jak przyszedł, mówi tak, trzecie osiedle, szanowni panie, w 18 roku. Że będzie w 18 roku, proszę pana, on już buduje piąte. Jak będzie popyt, proszę pana, to wy nie będziecie patrzeć na lata, tylko jeżeli będą klienci i złapiecie klientów, to wybudujecie przez 2 lata, a problem zostawicie gminie. I tu jest, widzi pan, no przepraszam, z całym szacunkiem, ale dużo mówicie, ale praktycznie żeby od siebie nic nie dajecie do tych swoich przyszłych mieszkańców. Ja nie mówię dla gminy, tylko do tych przyszłych swoich mieszkańców. A najgorszy problem jest właśnie głównie z tymi drogami. Tak. Za chwilę do Piebiec nam wystrzeli 10 tysiącami, gdzie pojedziemy. Przepraszam, ja nie chciałabym przerywać niegrzecznie, ale te argumenty były już wypowiadane. Myślę, że dzisiaj już do żadnych ustaleń nie dojdzie. Bo to już wiemy i myślę, że to spotkanie nie było bezcelowe, dlatego że znamy jakby potwierdziły się jakieś oczekiwania, znamy jak stanowiska, wiemy na jakim etapie proceduralnym jesteśmy. I teraz uważam, że ja cały czas uważam, że powinniśmy dojść do jakiego, znaczy nazwijmy to porozumienia, nie? Jak to bym miała formę, to już jest inna rzecz, żeby jednak ten teren został zagospodarowany w taki sposób, żeby spełnił oczekiwania i możliwości właściciela i gminy i przyszłych mieszkańców i do całokształtu. I no, na dzień dzisiejszy teraz, jeśli tu radni się wypowiadają w tym kierunku, no nie będzie wniosku tutaj o przerwanie procedury, natomiast tutaj Państwo deklarują ze swojej strony no, działania, czyli nie zgadzają się Państwo z takim kształtem, to uważam, że no, będą następne spotkania, które może będą związane z tym tematem bezwzględnie i musimy dojść do jakiegoś porozumienia. Nie? Jesteśmy skazani. My jesteśmy, ja już rzeczywiście wiele lat też w związku z tym w różnych tych rolach. Natomiast, na dzień dzisiejszy również jakby kończę w tym momencie temat i na pewno prędzej czy później Państwo radni wszyscy będą się dowiadywać
odnośnie terminów i spotkań następnych na danym temacie. Myślę, że pan przedstawiciele będą rozmawiali z urzędem, ja również, żeby wiedzieć, na jakim kierunku wszystkie ustalenia zmierzają, może do spotkania, żeby dojść do konsensusu, bo w taki sposób no, nie wyobrażam sobie, żeby to się zakończyło. To jest zbyt ważny temat i zbyt duży teren i za dużo problemów, żeby to później jakoś tak rzucać w taki sposób. Czy mogę jedno pytanie zadać? Tak, to proszę na zakończenie naprawdę ostatnie. Dokładnie, ja tam nie wiem, nie orientuję się, ale ile kosztuje kilometr nowo budowanej drogi? Metr kwadratowy, tak naprawdę nowo budowanej drogi, jeżeli nie ma drugich warunków. I też w zależności od kategorii, nie? No ale tak od 120 zł. 120 zł. No, prosto. Nie najwięcej. O! To jest wyż. Kwestia warunków. Najwięcej. No nie, no to w zależności od kategorii. Ale tak od podpiry, czy zanim to proponować trochę tryb, bo można było zrobić elegancko leśną ulicę i do Paterowskiej uciekają sobie na Bukowską. Bardzo prościutko i bardzo króciutko, ale ktoś musi to wybudować. No, jak znacie teren, to widzicie wszystko. Ja bym to wybudował. Tak? Szanowni Państwo, wejdzie za dużo nowych tematów, nowych pomysłów. Temat jest otwarty. Będziemy spotykać i uważam też, ze względów technicznych uważam, że powinien to być temat jako jeden na jedno posiedzenie, dlatego że on czasowo naprawdę zajmuje za dużo czasu, że jesteśmy za późno. Także na przyszłość spotykamy się wcześniej w tym temacie i dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji.